Dzień dobry, drodzy widzowie. Witam was bardzo serdecznie na kolejnym dniu zmagań Mateusza Bartla z najlepszymi zawodnikami na świecie. A dzisiaj ze mną będzie współkomentować arcymistrzyni Jola Zawadzka. Także dzień dobry, Jolu. Witam. Dzień dobry. Tak, i będziemy oglądać sobie partię Mateusza tradycyjnie, no i zobaczymy, jak to pójdzie. Tradycyjnie też mam nadzieję, że kamerkę, że ucelowałem kamerkę, jak nie, no to będę musiał zmienić, ale poza tym wszystko powinno działać, także witam was wszystkich. No i cóż, kurczę, no trudny turniej dla Mateusza, ale dzisiaj gra kolorem czarnym, więc paradoksalnie to może być dla niego plusik, no bo z Gukeszem... No remis będzie dobrym wynikiem, a może gdzieś tam przechwyci i podobnie jak z Widitem, gdzie pod koniec już nawet jakieś szanse się pojawiały, no zobaczymy. Zobaczymy jak to pójdzie i ciekawe jaki debiut wybierze. Czy zdecyduje się E4, E5, czy tak bardziej coś zakręci? To E5 mu w miarę chyba wychodziło do tej pory, ale nie ma sensu kombinować jak coś, jedna rzecz w turnieju idzie, że tak powiem. No w sumie racja, nie? To też jest takie dość dziwne czasami, że często próbujemy coś zmieniać, a potem po partii jakby na przykład nie wyszło, to można pomyśleć, kurczę, a mogłem na E4, E5 zagrać i by było dobrze. Także ja tutaj się zgadzam z Jolą, że raczej nie będziemy tutaj w debiucie mieć jakichś fajerwerków. Na spokojnie. Myślę, że też Mateusz będzie jakby rozumiał to, że inni widzą, że jest troszkę pod formą i może będą próbowali przeginać i wtedy będzie mógł przechwycić, także... No, miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Być też tak, że Gukesz będzie próbował kombinować, żeby wieś jak najszybciej zejść z teorii, żeby Mateusz musiał grać samodzielnie jak najszybciej. Co to mu prawda. Nie uszło średnio, więc... Zgadzam się. Aczkolwiek to jest dla mnie, ja o tym też wspominałem, jak z Kacprem Piorunem komentowałem, że kurczę, to jak oni znają teorię, to jest niesamowite, że potrafią w każdym debiucie coś tam znaleźć. Oglądałem wywiad w ogóle po ostatniej partii Mateusza z Abdusatorowem i Abdusatorow w wywiadzie powiedział, że no nie, chciał grać smoka, ale tak stwierdził, coś tam znam, to sobie zagrał i faktycznie już po debiucie miał bardzo dobrą pozycję. To jest niesamowite. Znać muszą takie czasy, że teraz już na coraz niższym poziomie ta teoria jest konieczna i za dużo jest dostępnych informacji, że tak powiem, bo jak za moich czasów juniorskich to ledwo się komputery miało, a teraz wszyscy kupią jeden kurs i nagle są jeden debiut, znają bardzo dobrze. No co prawda dalej trzeba jeszcze umieć w szachy grać i nie podstawiać za dużo, ale no już utrudnia życie. Tak. To prawda, to jak ja pamiętam, to ty jeszcze lepiej na pewno będziesz pamiętać te czasy. Ja pamiętam swoją pierwszą ligę chyba juniorów, to nie wiem ile miałem, z 11 lat. No to wtedy o tym, że nie wiem, wrzucisz pozycję na komputer i on ci zaraz powie jaka jest ocena, no to nawet nikt nie myślał, że tak będzie w zasadzie. I pamiętam właśnie na pierwszej lidze, znaczy na lidze juniorów, gdzie ja grałem, no to w zasadzie przygotowanie zaczynało się dopiero od trzeciej rundy, bo było wiadomo co przeciwnicy w pierwszej grali, a tak wcześniej no to ani nie było jak za bardzo sprawdzić, szczególnie że no wiadomo, ja tam nie byłem jakimś wybitnym szachistą, żeby mieć dostęp do jakiejś tajemnej wiedzy, ale to tak pamiętam, że były takie książki, drodzy widzowie, to się nazywało biuletyny i w tych biuletynach były partie z danego turnieju zawsze i tak w taki sposób się przygotowywaliśmy. No to były zupełnie inne czasy, ja tak trochę zabrzmimy jak tutaj 80-latki, nie, że kiedyś to było, ale... Widać, jak szybko ten postęp się robi, no bo to... Jeszcze powiedzmy, tacy starzy nie jesteśmy, a ja pamiętam bardzo dobrze jeżdżenie z wielkimi teczkami, z notatkami, wszystko pisane ręcznie. Miałam specjalne zeszyty, z których miałam informacje na przeciwniczki z poprzednich turniejów, żeby właśnie nie musieć biuletynów ze sobą wozić. Także ta cała logistyka inaczej wyglądała wtedy niż teraz, bo teraz wszystko w jednym laptopie. To prawda, to jest niesamowite, tak? Miało to swój urok, tak z perspektywy czasu, że trzeba było się trochę napocić, a teraz to się wklepuje w internet imię, nazwisko przeciwnika i mniej więcej już się wie, no. Wow. Trochę inne umiejętności też były ważne, bo nie dość, że trzeba było umieć zdobyć te informacje, to jeszcze potem je dobrze wykorzystać. A to, że nie było komputerów, oznaczało, że no, przygotowanie wyglądało tak, że z bazy partii wybierało się arcymistrzów i grało się tak, jak arcymistrzowie grali.
A że Arcymisz coś podstawił, czy jakąś niedokładność zagrał, no to już się nie wiedziało, bo komputer tego nie powiedział. I dlatego powtarzały się te same błędy. Ale no, ma się poczucie, że się gra jak Kasparow, to zupełnie inaczej się myśli w ten. Tak? No, to bardzo dużą drogę się to. No, ostatnie myślę, że tak 15 lat to naprawdę bardzo duży rozwój i ma to swoje plusy. Mistrzów, bo teraz wszystko stopisz powie, że a ten podstawił to, a tamten podstawił tamto. Tylko że jak się samemu siedzi przy szachownicy, to nie włączy się tak łatwo. Tak, to ja widzę nawet po sobie, że gdzieś tam, wiesz, przygotuję. Miałem tak, we Wrocławiu grałem na turnieju tam w poprzednie wakacje, no i przygotowałem sobie jakiś tam wariant, widziałem, że Prześmik gra jakąś tam boczny wariant w obronie francuskiej i tak zobaczyłem, o, zagram tak i tutaj komputer mówi plus półtora, no i stwierdziłem, że w taki sposób gościu nie zagra, bo to jest plus półtora i zagrał i się okazało, że spoko, było do plus półtora, tylko trzeba było 3-4 dokładne ruchy zagrać, a tego już nie zdążyłem sobie popatrzeć, no i no to są takie pułapki, nie? Tu, jak czasami się gra debiut, którego powiedzmy nie gra się zazwyczaj, no to, że masz ocenę pozycji, która wiesz, że jest dobra, nie oznacza, że będzie to kulało. Dokładnie. Nie wystarczy się nauczyć na pamięć jakichś właśnie wariantów tylko. Tylko trzeba wiedzieć, co dalej, jakie plany, jak się gra w danych strukturach, nie wiem, jak się gra końcówki, które mogą powstać z tego debiutu i tak dalej. To jest ta różnica między tymi zawodnikami właśnie topowymi, którzy nie dość, że to wszystko pamiętają i dużo więcej, to jeszcze wiedzą, co robić dalej. Zgadza się, to jest... Ja jestem bardzo pod dużym wrażeniem. Tam, może to też jest trochę kwestia tego, że ja właśnie nigdy nie miałem jakiegoś takiego trenera, który by mnie nauczył debiutu. Ja raczej byłem zawsze samoukiem. I no dalej te debiuty u mnie kuleją niestety. I jak właśnie widzę to, bo ja bardzo lubię oglądać analizy Mateusza i was też do tego zachęcam, no bo to w ogóle tak rozmawialiśmy z Jolą przed wejściem na transmisję, że teraz kurczę, jak się gdzieś analizuje partię, to bardzo mocno kusi, że wrzucić sobie na kompa i zobaczyć, co tam ci komputer powie. A to, że Mateusz się nie dość, że z tym wstrzymuje, to jeszcze potem idzie nagrywać partię, analizę, mówić to, o czym sobie myślał, to jest bardzo dużo. No a teraz to mocno kusi, żeby po prostu sobie w minutę sprawdzić i już wiesz, gdzie popełniłeś błąd. Dokładnie, ale myślę, że to akurat takie zobaczenie partii, najlepiej jeszcze z kimś po partii, ale bez komputera i żeby przetworzyć jakby to, co się samemu myślało, tak? Żeby nie tylko, że sprawdzam, że a komputer gra tu, tylko żeby to jakoś przemyśleć, dlaczego się zagrało tak, a nie inaczej, no to jest bardzo rozwojowe. Tak, to na pewno. Może najlepiej by było popatrzeć z kimś, kto już z tym komputerem sprawdził i samemu, no żeby wiedzieć, gdzie te jednak duże błędy były jakieś konkretne, tak? Ale żeby to, no jeszcze raz przemyśleć partię bez właśnie pomocy tu komputera, no to bardzo istotna sprawa, jeśli chce się naprawdę no, zrozumieć szachy. Tak, to prawda. Ja zawsze powtarzam, że, bo no wiadomo, od tych 2, 3, 4 lat dużo osób na nowo zaczęło gdzieś tam grać w szachy. No i moim zdaniem najlepszy sposób na progres, no to próbować rozumieć, może gdzieś tam analizować nawet z silnikiem, żeby wiedzieć, gdzie pojawiły się błędy, ale próbować samemu dojść do tego, z czego te błędy wynikają, bo... No, bo czasami samo, jak w idealnym świecie, to okej, okay, analizujemy bez silnika i spoko, ale jednak fajnie jest mieć takiego bata nad sobą, który ci pokaże, okej, okay, tutaj był błąd, tylko żeby samemu rozumieć dlaczego, nie? No bo jak ci komputer pokaże ci po komputer linię, a ty jej nie rozumiesz, to ci nic nie da za bardzo. Ale no, taka... Komputer ma tendencję do pokazywania jakichś trików taktycznych, których się nigdy nie widziało w czasie partii, a które mają znaczenie w jakichś konkretnych liniach. No też ważne jest, żeby mieć jakieś strategiczne przemyślenia w czasie partii, że tutaj plan był taki, tutaj chcieliśmy zagrać tak i tak, ale że komputer jakąś sztuczkę znajdzie, no to już myślenie taktyczne. Ale to nie oznacza, że sama strategia była zła, tylko no, konkrety są niestety przeważające. Zdecydowanie. To zawsze mówię, że komputer to taki zły rodzic, co zawsze ci przyjdzie i ci wytknie twoje błędy. Kończysz partię, wydaje ci się, że zagrałeś super partię, po czym sprawdzasz, a tutaj błąd. Ale nie ma co się tym złościć, no po prostu takie są komputery. No nawet Magnus Carlsen by z nimi przegrał, nie? Trzeba z tym jakoś
sobie poradzić też psychicznie, że komputer wszędzie błędy pokaże, nawet jak się myślało, że się grało genialnie. Oj tak. Oj tak. No dobra, tak podglądam, no na kamerce, na tej szachownicy jeszcze nikt się nie pojawił. Mamy 25% szans, że, że kamerka, którą widzicie, to jest kamerka Mateusza Bartla, bo na jednej z innych szachownic już siedzi Dawid Nawara, także wiemy, że tamta szachownica nie jest jego. Natomiast czy ta jest, to już się dopiero wyjdzie w praniu. Jeszcze jakieś 5 minut. Oni co prawda już grają, ale my to będziemy widzieć dopiero za 5 minut. A ty grałaś na tym turnieju kiedykolwiek? W sensie wspominałaś wcześniej, że grałaś w Pradze, w tym miejscu, ale czy grałaś na tym turnieju, czy nie? W tym Prague Grałam w Mistrzostwach Europy, które były rozgrywane w tym samym hotelu, tak wizualnie patrząc, 2 lata temu. I kiedyś, dawno temu grałam dużo turniejów w Czechach w ogóle i grałam w Openie w Pradze, ale czy to był ten sam turniej, to wątpię. Okej. Okay. To pewnie były ten Open z tego cyklu Czech Tour. Mm-hmm. Jest coś takiego. Racja. Bo to chyba ten festiwal cały to nie jest. To nie tak długą historię ma. Okej. Okay. To nawet nie wiedziałem. Ale widziałem, że trochę Polaków gra. Nawet tam wczoraj gdzieś śledziłem na transmisji, bo jedna streamerka grała właśnie z Danielem Stadzikowskim i jej partia była komentowana na żywo, także sobie rzucałem okiem, no Daniel nie podołał i zremisował 2-100 z Diną Belenkają, no ale to wiadomo, no takie są szachy. Szczególnie, że czarnymi grał, no to wiadomo, że ciężko. Zdarza się. Teraz coraz ciężej mam wrażenie jest wygrać z rankingowo gorszymi zawodnikami. Każdy właśnie przez to, że ta teoria jest tak łatwo dostępna. Też mniej mam wrażenie, że się ogólny poziom się zwiększył, w sensie, że mniej podstawiają ludzie jakichś takich prostych, taktycznych trików, także. Tak, ja też się tak bardziej namęczyć. Tak, to prawda. No ja pamiętam, jak właśnie gdzieś tam wchodziłem na ranking Elo, miałem to 1700 czy 1800, no to już musiało być z 15 lat temu, ale pamiętam, że właśnie wtedy osoby, co miały to 1500 Elo czy coś, no to miałem wrażenie, że to jest podstawianie figur jeszcze, nie? Te kilkanaście lat temu. A teraz, kurczę, no pamiętam, grałem na turnieju w Hiszpanii. To było na turnieju w Hiszpanii. Brałem udział w poprzednie wakacje i zagrałem z zawodnikiem gdzieś tam z Irlandii, jakiś młody zawodnik, 1700 rankingu. No i grałem czarnymi, no i mnie ograł. Zagrałem Sycyla i ktoś poleciał taką teorią, gdzie ja musiałem wymyślać to przy partii i potem jeszcze Hetmana poświęcił i mnie ograł, nie? Tak po prostu wiadomo, że nie ma co się sugerować tam dokładnością silnika, ale no miał 98% w partii z zawodnikiem 500 rankingu więcej, no to naprawdę szacun. Ale czasami tak się zdarza, dlatego ja już sobie powiedziałem, że gdzieś tam, jak mam podejrzenia, że przeciwnik może znać dobrze teorię, to nawet w pierwszym, drugim ruchu wolę zagrać coś, co umiem, ale gram trochę słabiej niż coś, co obiektywnie pewnie jest lepsze i daje mi większe szanse, ale gdzie przeciwnik może się przygotować. Nie? To też, to myślę, że akurat jest taka rzecz, która faktycznie się zmieniła dość mocno w porównaniu z przed szachami na przykład 10 lat temu, że no kiedyś można było grać 1-2 debiuty i jakoś to szło. No taki najlepszy przykład to pamiętam MVL. MVL to był taki przykład, który tam wbił już prawie, nie wiem czy przekroczył 2800 rankingu, ale on zawsze na D4 grał Grünfelda, na E4 grał Sycyla wariant Najdorfa i tak grał to regularnie i jakoś to szło i potrafił i wygrywać i dobre pozycje ustawiać, jakieś nowinki przygotowywać, a teraz to już niestety no nie bardzo działa. Kacper Piorun mówił, że właśnie nawet po Radku Wojtaszku widzi, że no Radek Wojtaszek to kiedyś też miał kilka debiucików, a teraz już zaczął żonglować, no bo faktycznie jest to pewien problem, szczególnie na takim poziomie powiedzmy międzynarodowym już, że... Na pewno teraz trzeba mieć szerszy repertuar i trzeba też umieć właśnie pracować z komputerem w tym sensie, że no na przykład mamy pozycję, w której 5 różnych ruchów daje nam ocenę 0-0, ale trzeba umieć wybrać ten, który tam nam da większą szansę na przykład na przejęcie albo wymusi znalezienie przez przeciwnika jakichś trudniejszych ruchów. No, trzeba być tutaj bardzo kreatywnym. Akurat jeśli o to chodzi, to wydaje mi się, że Mateusz ma bardzo dobre podejście, bo on potrafi no nie bać się pójść na wariant, w którym na przykład komputer tam mu daje białym 0,80, czy coś w tym stylu, ale nie dość, że zaskoczyliśmy przeciwnika,
no to jeszcze wiemy, jakie są triki, jakie są plany w danej pozycji, dużo lepiej niż przeciwnik. Także no, inne umiejętności tutaj są, stają się ważniejsze. Tak, to się zgadzam. Że Mateusz bardzo dobrze, ogólnie mam wrażenie, że on tak jakby dobrze czuje szachy i dobrze rozumie szachy. W sensie nawet jeżeli jest gdzieś tam taka pozycja, jak mówisz, nie? Gra z czarnymi 0-7 dla przeciwnika, ale mam wrażenie, że Mateusz ma taką fajną czutkę, że rozumie, że okej, może to jest trochę gorsze, ale jestem w stanie to utrzymać na przykład i wiem, jak się ustawić, bo lepiej obiektywnie rzecz biorąc, no lepiej mieć pozycję, gdzie silnik ci powie minus 0-6, plus 0-6, a gra z czarnymi, ale wiesz, jak się ustawić, potrafisz złapać sobie ten setup, niż nawet pozycję, gdzie komputer powie ci 0-0-0, ale musisz grać bardzo dokładnie i w zasadzie przeciwnik ma nieograniczone możliwości, żeby cię jakoś tam sprawdzać, nie? Więc zresztą nawet w partii z Viditem było to, czy z raportem? Nie, z raportem. Było to widać, że no, ustawił sobie tego skoczka gdzieś tam na D8, wyglądało to brzydko, no ale tak stało i się potem okazało, że to nawet on gdzieś tam mógł próbować przechwytywać. Obiektywnie no, nie było nic, ale... Ale to prawda. Trochę gorzej po debiucie pokazywał komputer, ale potem się wszystko jakoś sprawnie wymieniło. A jak już oddał jakoś, to wiadomo było, że tak, tak. Tylko on może grać. No. Zobaczymy. No, takie podejście, myślę, wydaje, że tutaj na niższym poziomie jest dużo bardziej usprawiedliwić niż na właśnie poziomie, gdzie co partia ma zawodnika 2750, który już tą przewagę małą po debiucie, czy nawet nie małą, no, już nas nie wypuści czasami po prostu i można wtedy siedzieć i cierpieć przez te parę godzin. Tak, to prawda. O, widzę, że Mateusz nowy outfit, już nie kamizelka, tak jak ostatnio, tylko jakiś polarek, także może taka zmiana też mu coś da. No kurczę, Abdusatorov, wspominałem o tym podczas komentowania partii, ale no top 5 zawodnik na świecie aktualnie, a gościu ma tylko 19 lat, także widać, że wraca do wysokiej formy, bo miał taki mały dołek. No i zobaczymy, jak z Gukeszem będzie. Ciężko określić, który lepszy, ale chyba jest to na takim poziomie, że to... Drodzy widzowie, tak, bo widzę, że docieracie powolutku, więc parę informacji. Po pierwsze, grają tempem 1,5 godziny na zawodnika i 30 sekund za każdy ruch, natomiast po 40 posunięciu dostaną oni 30 dodatkowych minut. I jeszcze jedna rzecz będę miał wam do ogłoszenia, ale to zaraz. Na razie chciałbym zobaczyć, jaki debiut pójdzie, bo mamy pierwszy raz dla Mateusza zostało zagrane D4. No i spodziewam się, że C4, no London. Wydaje mi się, że zagranie jakiegoś Londona ze strony Gukesza byłoby dość dziwne w sytuacji, w której Mateusz raczej na remis nie będzie narzekał, tak powiem. No raczej nie. Raczej Mateusz mi się wydaje, że będzie próbował grać solidnie. Nie będzie jakoś zbytnio kombinował, ale... Okej, czyli póki co normalnie, aczkolwiek ja zostałem tak nauczony. Ja gdzieś tam słyszałem, że jak chcemy grać D5 i E6, to lepiej zacząć od tego ruchu, tutaj i tutaj, bo po skoczek C3 mamy goniec B4 i wchodzimy w Niemcowicza, natomiast po skoczek F3 ucinamy trochę możliwości tych związanych z ruchem E3, skoczek E2, F3, E4 kiedyś. Natomiast oczywiście to jest też jak najbardziej grywalne, to są takie niuanse, które oni... Ja zawsze grałem w tej kolejności właśnie, z tendencjami do grania jakichś półsłowianów z C6. Okay. Ale no... Najlepiej to grać i to i móc wkurzać przeciwników w przygotowaniu, żeby wymyślali, jaką kolejność trzeba. Tak, tak, to prawda. No tak. Właśnie, jeśli chodzi o przygotowanie, to teraz najlepiej, żeby zmuszać przeciwników, żeby musieli siedzieć te parę godzin i wkuwać warianty. Tak, to prawda. Akurat, albo coś powtórzą płytko bardzo i będzie to na naszą korzyść.
Zgadza się. To jest też ciekawe, co Jała wspomniała, że kolejność posunięć w dywizji. To jest niby taka rzecz, że jakby no okej, okay, niby to samo może powstać, ale innym kolejnością posunięć, ale to bardzo często bywa irytujące. Ja dlatego na przykład często gubię się, jak ktoś mi w ogóle zaczyna od ruchu C4 i potem gra skoczek F3, no i tam po kilku ruchach na przykład zagra G3, goniec G2 i D4 i się okazuje, że ustawiliśmy partię katalońską, ale ja straciłem 2 razy więcej czasu niż straciłbym, gdyby szło normalną kolejnością, a jeszcze na przykład czasami się wejdzie w jakiś wariant, którego nie do końca się lubi. Natomiast Jola też... Akurat jest typowym przykładem, bo tutaj są możliwości takie, żeby wstrzymać się z D4, żeby ominąć warianty po DC4. Tak. Niektóre. Także no to, to biały próbuje jakoś tam nas oszukać. Natomiast tutaj chyba tak standardowo idzie, nie? To znaczy dwa skoczki zostały wyprowadzone, tutaj skoczek, goniec idzie na E7. To też zawsze tak jakby zwracam na to uwagę dla trochę mniej doświadczonych widzów, że czasami ktoś sobie pomyśli, kurczę, goniec B4 fajniejsze, bo gdzieś wiążemy, wywieramy nacisk, ale goniec E7 to jest takie solidne ustawienie. No i tutaj następuje wybicie, no i Mateusz prawdopodobnie strzelam, przynajmniej odbije to pionkiem. No i silnik zawsze pokazuje, że po tej wymianie jest trochę bardziej remisowo niż bez tej wymiany. Natomiast to jest taka znana struktura, gdzie tutaj są 3 pionki na 4 pionki. No i potencjalnie białe mogą nawet kreować jakiś atak na tym skrzydle. Struktury teraz tak często są grane, że... Tak. Tutaj jest też duży wybór i czarnymi, i białymi, i potem dalszych tu ustawień. To jeszcze dużo nie wyjaśniliśmy sobie, no bo te struktury chaosowackie naprawdę są cały czas obgrywane. Mhm. To prawda, ale H3, no H3 to mi przypomina mecz o Mistrzostwo Świata, gdzie tak, Ding zagrał H3 i przegrał koniec końców tę partię, także może tutaj Mateusz będzie wiedział co 5. W ogóle słuszna uwaga, tak patrząc, teraz nie widać tego na kamerce, bo jeśli dobrze widzę, to Mateusz sobie wstał. Ale ciekawe spostrzeżenie, a mianowicie Gukesz wygląda... Znaczy Mateusz jest 2 razy starszy od Gukesza, ale wygląda jakby był 2 razy młodszy. No, troszkę w tym jest. Mateusz faktycznie dość młodo wygląda. Jak na swój wiek. Jak na swój wiek, zgadza się. Skoro nie może się bronić. No, Gukesz jak na swój wiek wygląda na bardzo poważnego człowieka, więc... Tak. No ale to trzeba być raczej poważnym, żeby w tym wieku dojść do no, takich wyników. To profesjonalizm jest obowiązkowy. Tak, zgadzam się. To Abdus Fatorow podobnie. Może on akurat z twarzy, powiedzmy, nie wygląda jakoś starzej niż swój wiek, ale też widać po nim, że jest taki poważny i pewnie ogarniętym człowiekiem, także... No pewnie trzeba, no ci ludzie, strzelam, że poświęcają połowę dnia zazwyczaj na to, żeby ćwiczyć szachy, więc taki spokój jest dość ważny. To jest pewnie też mój trochę problem, że ja bardzo często podczas partii gdzieś tam, no trudno jest mi się skupić tak w 100% na tym, co powinienem grać, bo no, dużo różnych myśli przychodzi i no, czasami ciężko je odgonić. Żeby się wyłączyć, ale przerwy sobie w czasie partii też trzeba robić, czas od myślenia czysto szachowego, bo czasami to pomaga, żeby świeżym spojrzeniem znaleźć jakąś nową ideę, czy nowy pomysł, czy zobaczyć, że przeciwnik nam czymś grozi na przykład, co czasami może umknąć, także tutaj mózg też potrzebuje takich momentów przerwy, ale no... Tak, tylko żeby... Umiejętność tego potem skupienia się z powrotem jest najważniejsza chyba. Oj, tak, to prawda. Ale to też jest ciekawe i wiem, że dla osób, które gdzieś tam w szachy nie grają jakoś regularnie, to sobie z tego nie zdają sprawy, że szachista po prostu czasami musi wstać od szachownicy i gdzieś tam iść, no bo mi się zdarzało kilkukrotnie, że gdzieś tam byłem na jakimś małym spacerze wokół sali gry, no i tak myślałem o tej pozycji i tak stwierdziłem, kurczę, a może tak bym zagrał? I zdawało się to zdawało to swój egzamin w pewnym sensie. Tylko żeby nie przeginać z tym, bo też nie można 70% partii na stojąco gdzieś tam grać. Trzeba o tym myśleć. Natomiast pojawiło się pytanie, o co chodzi z ruchem H3? I problem jest taki, że moim zdaniem trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, bo H3 to dla mnie jest taki ruch, gdzie oddajemy przeciwnikowi tempo. Trochę tak jak w tamtej partii właśnie Dinga. Oddajemy przeciwnikowi tempo, niech czarny się ustawia.
Gdzieś tam to pole na g4 odbieramy, gdzieś tam jak zrobimy krótką roszadę, to ten król będzie miał furtkę, ale żeby ten ruch miał jakiś taki konkretny zamysł, to strzelam, że to jest bardziej kwestia tego, że Gukasz woli zejść z teorii, tak bym przynajmniej strzelał. Tak też mi się wydaje. No jest to na pewno przydatny ruch też, na przykład po goniec f4 można mieć pole goniec dla gońca na h2. A, to prawda. Niewątpliwie przydatny ruch, ale głównym pewnie celem jest tutaj ominięcie jakichś teoretycznych tutaj linii, które no, no można by do 30 roku pewnie grać. Mhm. Głównym ruchem pewnie w pozycji jest goniec g5. Albo goniec f4, a takie h3, no może się przydać. Aż sobie zobaczę w bazie na czeskomie, czy... Więc tak, faktycznie. Goniec g5, totalnie główny ruch. Goniec f4 również. Można grać hetman c2. Można zagrać nawet g3 czy e3. Natomiast ruch h3 z 2647 partii został wybrany tylko 6-krotnie. No także jest to dość mocne zejście z teorii. No i w zasadzie tutaj strzelam, że Mateusz już będzie musiał na głowę myśleć. Aczkolwiek wiecie, tak mi się przynajmniej wydaje, w tej pozycji on sobie nie myśli, kurczę, h3, co tu grozi i tak dalej, tylko bardziej kwestia jest tego typu, że okej, okay, pogoniec g5 miałem coś przygotowane, na przykład jakieś h6 albo c6, Więc w takim razie co powinienem zagrać, żeby może nie tyle wrócić do tamtych wariantów, co jak wykorzystać fakt, że przeciwnik stracił ten jeden ruch na h3. No, no na pewno trzeba przemyśleć, to, bo Mateusz na partię poszedł z jakąś tam ideą ustawienia pewnie tej pozycji, dlatego no, te wszystkie ruchy zagrał do tej pory szybko. I teraz pewnie musi też przemyśleć, czy... zmieniać tą swoją koncepcję jakąś ogólnej gry, czy h3 jakoś wpływa na konkrety. Tutaj może no, teraz ustawienie gońca na f5 na przykład może mieć jakieś problemy. Nowe tendencje w nowoczesnych szachach są do jak pchania różnych g4, chociaż tutaj to wygląda trochę zbyt ambitnie, ale kto wie. Tak, właśnie jak się dostaje taki ruch, to na początku się czuje człowiek tak dziwnie, a potem dopiero trzeba uporządkować myśli i stwierdzić, okej, okay, jakie są idee, właśnie tak jak Jola słusznie wspomniała. Czasami po ruchu goniec F5, może tak jak też Jola wspomniała, no G4 wygląda tutaj troszkę śmierdząco, no bo nie do końca wiadomo po co. No, może też nie od razu, ale na przykład mogą być takie idee, tak? Mhm, tak, dokładnie, nie? To w różnych wariantach Mateusz też jakby... Inaczej powiem. Goniec F5 w niektórych wariantach gdzieś tam dalej, po zabezpieczeniu przykładowo tego i tego pionka, może być rzeczą. No i być może Mateusz zna jakiś wariant, w którym kiedyś chciał zagrać goniec F5 i teraz już musi brać pod uwagę, że okej, okay, tam za 4 ruchy miałem zagrać goniec F5, ale potem będzie gdzieś G4. Trzeba to gdzieś tam słusznie ocenić. Wiadomo, tutaj trochę wchodzimy głęboko w takie... nazwijmy to, w jaki sposób Mateusz może do tej pozycji podejść. Natomiast myślę, że Mateusz czułby się trochę pewniej, jeżeli chodzi o tę pozycję, gdyby leciała jakaś tam teoria do 20 ruchu. Także H3 na pewno mądre. Nawet nie do 20, ale jakiś, no żeby już wyprowadził więcej figur, prawda, według planu, z którym przyszedł na partię. I wtedy już konkretny jakiś, no w pierwszym ruchu, którym byłby powiedzmy zaskoczony, wtedy już doszukiwać się. No bo teraz musi przemyśleć, czy cała koncepcja tak jak chciał wyprowadzić figury, jest dalej aktualna. Dokładnie. Więc tutaj korzystając z faktu, że Mateusz pewnie się zastanawia, to jedna rzecz, o którą Mateusz mnie poprosił wcześniej przed transmisją, a mianowicie, drodzy widzowie, 19 kwietnia o 10 będzie miała miejsce symultana podczas Mistrzostw Polski Amatorów w szachach i można będzie zagrać z Mateuszem, także więcej informacji znajdziecie na tej stronie, która jest pokazana. Jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany, kibicuje Mateuszowi i akurat gdzieś tam w okolicy będzie, to możecie sobie sprawdzić. No i tyle Wam chciałem powiedzieć z tej rzeczy. Natomiast pojawiło się też pytanie... A propos tego, czy WGM to jest najsilniejszy tytuł kobiecy. Zgadza się. Jola jest arcymistrzynią i jesteś już chyba długo arcymistrzynią. Pamiętasz, w którym roku wbiłaś tytuł arcymistrzyni? 20 lat temu. 20 lat temu. No to chwilę. To ja jeszcze wtedy ledwo w szachy grałem, no to już byłaś arcymistrzynią. Ale tam tytuł już w 2005 dostałam, ale to okay. Wszystkie zostały spełnione kryteria.
No tak, Jola to... No, nie chcę powiedzieć, że jesteś legendą kobiecych, polskich kobiecych szachów, bo to już by brzmiało jakbyś, wiesz, była po drugiej stronie troszeczkę, ale no myślę, że jeżeli ktoś się interesuje szachami kobiecymi, no to o Joli na pewno pamiętał, no bo sprawdziłem, przygotowałem się do transmisji i sprawdziłem, że czterokrotnie byłaś mistrzynią Polski w szachach klasycznych. Także tak ładny wynik. A jeśli chodzi o na przykład mistrza międzynarodowego męskiego, to znaczy jakby ty mogłabyś teraz być mistrzem międzynarodowym, czy nie? Mogłabym być też mistrzem międzynarodowym od 20 lat, ale że trzeba ze swojej kieszeni za tytuły płacić w naszym kraju, to że tak powiem ideologicznie cały czas odmawiam. Poza tym przed wyborami prezydenckimi FIDE, bodajże w 2014 roku, padła obietnica, że tytuły będą za darmo i cały czas czekam, aż ją... Czekasz. Okej. Okay. A na arcymistrza jakieś normy robiłaś, miałaś, czy nie? Nie, ale raz zabrakło mi 6 punktów performance, żeby... Tak. Było blisko. Ale nie dobra. Arcymistrzyni też dobry tytuł, nie? Nie ma, fajnie. A jeżeli chodzi o jakieś najbliższe turnieje, coś planujesz, czy na razie trudno powiedzieć? Najbliższą imprezą taką ważną są Mistrzostwa Europy Kobiet na RODOS w kwietniu, w połowie kwietnia się zaczynają. O, okej. Okay. I to klasyczne, tak? Klasyczne. Tak. Okay. A w tym roku grałaś, w poprzednim roku, na Pucharze Świata? Nie grałaś. Okej. Także no trochę świata zwiedziłaś, nie? Dzięki tym szachom. Fajnie. Zaliczyłam Nową Zelandię, więc dalej się chyba już nie da. O proszę. A dawno? Co to był za turniej? W 2009 był turniej, za który zostałam zaproszona. O proszę. Także. Można zobaczyć faktycznie. Mhm, tak, to jest częste pytanie, które zadaję, bo ja to w zasadzie... No chyba dwa kraje zwiedziłem tylko poza Polską, bo byłem na turnieju w Hiszpanii i na Malcie, także nie nazwiedzałem się, ale może gdzieś w przyszłości trochę więcej tego będzie, no zobaczymy. Szczególnie bardzo łatwo jest podróżować. Mhm, tak. Znaleźć do różnych miejsc. Tak, ja się zdziwiłem, bo były Mistrzostwa Polski Amatorów półtora roku temu i tak było to na Malcie. Mi się kojarzyło, że kurczę, no na Maltę to pewnie trzeba będzie trochę zapłacić, a okazało się, że faktycznie no, te loty są do ogarnięcia dość łatwo. Jak się odpowiednio wcześniej kupuje jakąś promocję, to można bardzo tanio polecieć. No już kwestia na miejscu kosztów to inna sprawa, ale możliwości są. Turnieje też są w ciekawych miejscach organizowane, także można... próbować. Mhm, zgadza się. Właśnie za miesiąc około będzie turniej w Niemczech, Grenkę. I tak się zastanawiam, czy się nie wybrać. No bo fajne są te szachy. Szczególnie teraz się rankingi zmieniły. I tam już od 1400 ludziom podskoczyły rank... Znaczy, jakby najniższy ranking teraz to jest 1400, więc pewnie jakoś tam może się uda przybliżyć do tego FM-a w końcu kiedyś. Bo niby to nie powinno... Proszę? Powodzenia. No, przyda się. Przyda się. U mnie stabilność formy jest problemem, bo no, nawet na Krakowi grałem w tym roku i znaczy w sumie w tym roku i w poprzednim, bo to grudzień, styczeń. No i początek był taki, że zrobiłem pół punktu z trzech i to z takimi zawodnikami, z którymi powinienem ze dwa zrobić pewnie, no ale potem się ocknąłem i nawet ranking podskoczył, także no jak się uda ustabilizować, to myślę, że jest w zasięgu 2-300. Jak się pracuje, to zazwyczaj jest postęp. Taka jest prawda życiowa, niezależnie od dyscypliny czy naszego celu. Mm-hmm. Trzeba odpowiednio dużo wysiłku w to włożyć. Zgadza się. A to jeszcze mała ciekawostka, drodzy widzowie, ale tego nie sprawdzałem, ale to pamiętam. A mianowicie nasze duo komentatorskie nawet rozegrało ze sobą dwie partie w życiu. Co najmniej dwie, ale dwie akurat pamiętam, bo grałem z Jolą na Mistrzostwach Europy Katowicach, no już pewnie z 5-6 lat temu. I nawet zremisowałem jedną partię, bo to był dwumecz, ale w drugiej chyba przegrałem, także Jola silniejsza szachistka ode mnie. Przepraszam. Ale znaczy, to nie dziwię się. Też bym pewnie nie pamiętał na twoim miejscu, ale ja pamiętam. Także
Także tak to jest. Dobra, skoczek D7, więc w sumie zauważcie, no może dla kogoś trochę bardziej naturalnym byłoby zagranie ruchu skoczek C6, natomiast nie wiem, Jola, czy się zgodzisz, ale jest jednak taka zasada, że gdy przeciwko D4, to w ogóle rzadko tego skoczka na C6 ustawiamy, bo nie chcemy mieć tego pionka zablokowanego i domyślam się, że meta już stwierdził, ok, H3 nic nie zmienia, to zagram sobie skoczkiem, zagram potem C6, ustawię się totalnie normalnie i niech po prostu to będzie. Trochę mnie martwi, że silnik zrobił troszeczkę przysiad, ale w debiutach to bardzo często to tak nie ma większego znaczenia. Tutaj głębokość tego komputera nie jest taka, żeby się trzeba było przejmować chyba, właśnie w debiucie szczególnie, tak, bo tu jest tyle. Jeśli nie jest to jakaś podstawka, to jest to ruch absolutnie normalny, wyprowadzamy figurę. Czasami można tego skoczka przez F8 przerzucać nawet przez roszadą. Tak, także. Tak, to można też na B6. Tak, to jest mnóstwo możliwości, w które Mateusz może tutaj iść. Może jego koncepcją było pogoniec G5, żeby zagrać skoczek BD7. Więc teraz, jakby. Jak już zrobi to samo. No tak, widzowie, bo zauważcie, no jeżeli Mateusz sobie przygotował, że okej, no główny ruch to jest goniec z G5 i to nie jest jakaś wielka filozofia i tam, nie chcę was skłamać, ale jestem prawie pewien, że główną odpowiedzią koloru czarnego albo jedną z najbardziej popularnych jest skoczek D7, być może to sobie Mateusz przygotował i stwierdził, okej, no to skoro ja chciałem zagrać H3, to w żadnym, znaczy przeciwnik zagrał H3, a ja chciałem zagrać skoczek BD7, no to w żadnym wypadku mi to nie grozi, nic złego po tym ruchu, no i git, i nie ma co się sugerować silnikiem, jeżeli chodzi o debiut, bo to naprawdę jakby na takiej głębokości, na jakiej ten silnik jest, no to on za wiele nam nie powie i to, że troszeczkę to podskoczyło, to nie ma jakiegoś większego znaczenia. Też zawsze trzeba pamiętać, że to nie silniki grają, tak? W partiach nawet najlepszych, no te wahania ocen pozycji są bardzo często. Nie mówię tutaj nawet o jakichś tam grubych błędach, czy podstawkach, ale bardzo ciężko jest grać wszystkie ruchy, tak jak komputer, szczególnie w takiej pozycji, że gdzie jest duży wybór możliwości, jak ustawić figury, no bo jesteśmy dopiero na szóstym ruchu. No jeszcze dużo przed nami. Tak, tak, to zdecydowanie, że wiecie, widzieliśmy po partii Pragnanandy z raportem, że nawet większe przewagi są wypuszczane, a tutaj silnik, no to jest jakby, no on sugeruje, że pewnie coś troszeczkę dokładniejsze było, ale jeżeli Mateusz ma koncepcję i jeżeli na przykład Mateusz po prostu miał to przygotowane, H3 w niczym mu tutaj nie grozi, no to spoko. No kwestia tego, czy na przykład Mateusz grając ruch skoczek z BD7 właśnie tak myślał, a może jakieś G4, ale ruch G4 moim zdaniem jest takim trochę przerost formy nad treścią. W sensie, no grasz H3, G4, tracisz dwa ruchy na to, żeby zapchać te pionki, wyprowadzisz co prawda potem gońca, no ale te pionki, no okej, pójdzie krok dalej. Nie do końca widać, żeby to miałby być jakiś wielki problem dla Mateusza. Także tutaj ruchu G4 nie, raczej się nie spodziewam. Czarny się nie zadeklarował też na przykład, może w jakichś wersjach królem pójść w drugą stronę i jedyne co zrobiliśmy, to się osłabiliśmy. A zaraz białe krótkie roszady po G4, no już raczej też nie będzie robił, no bo trochę tak słabości wokół króla mogą dać o sobie znać później. To się zgadzam. Zauważcie, na przykład gdyby Mateusz zagrał tu roszadę, to okej, to teraz już białe mogą, że tak powiem, pomyśleć, dobra, no to jedziemy i pchamy tego pionka. Wiadomo, komputer tego nie lubi, to nie jest nic nowego, no bo te pionki, no lepiej jest wyprowadzać zazwyczaj figury, ale z ludzkiego punktu widzenia czasami możemy się, może nie tyle bać zrobić taki ruch, co zdajemy sobie sprawę, że on jest dość mocno odpowiedzialny. Także skoczek z B na D7 jest jak najbardziej dobrym wyborem. I tutaj też pojawił się komentarz, że Mateusz raczej nigdy stylowo nie aspirował do tego, żeby grać tak jak komputer. No i to jest prawda. W sensie Mateusz jest żywym przykładem na to, że nie chcę powiedzieć, że gra niepoprawnie, no bo gra świetnie w szachy, ale czasami te jego partie faktycznie są takie, że on ryzykuje i jakby
W szachach problemem nie jest zagrać takie posunięcie, że po twoim ruchu jest minus 2 dla przeciwnika, ale sztuką jest zagrać takie posunięcie, że przeciwnik ma przewagę, ale nie potrafi jej wykorzystać. I Mateusz w tym jest bardzo dobry, zresztą jego partia z Hansem Niemannem jest takim dobrym przykładem, że ktoś popatrzy z boku i stwierdzi, no dobra, to tam Hans się pomylił, w ogóle mógł przecież zagrać tu i by wygrał. No ale to jest właśnie, jakoś tak się zdarza, nie wiem, Jola, czy zauważyłeś, że ci dobrzy zawodnicy to nawet jak ustawią złą pozycję, to jakoś takim wszystko zawsze wychodzi i się ciężko z nim wygrywa. Bo to jest właśnie kwestia tego, że są bardzo dobrzy i rozumieją te pozycje. Też zależy dużo od typu pozycji, no bo Mateusz ma tendencję do grania pozycji niestandardowych, tak? Mhm. Których bardzo ciężko jest jakieś wykonywać standardowe plany, czy standardowe schematy tu podłączyć i dużo częściej zdarzają się wtedy błędy i no, on ma taki właśnie styl, że te błędy w pewnym sensie wymusza no tym, że te pozycje są niestandardowe. Mhm. O, i Mateusz, widzę tutaj mój plan z... Tak, podsłuchuję cię, widać, że jeden klub. Chciałem grać tak odważnie jak Mateusz, nawet nie chodzi o to, że tak dobrze, ale móc grać właśnie w tym stylu, że no nie przejmować się tym, że na przykład po debiucie dużo gorsza pozycja i jakoś no, kreatywnie znajdować te idee i móc no też w tym sensie ciekawszą grę w ten sposób prowadzić. Tak, zgadzam się. Zauważcie, ten skoczek może wejść na E6 i nawet tego punktu bronimy gdzieś tam docelowo. No, oczywiście problem z ruchem skoczek E6 jest taki, że koniec będzie trochę przyblokowany, więc może w drugą stronę. No na pewno ten skoczek gdzieś się ruszy, tylko okej, poszedł jednak na G6. Ten skoczek tutaj będzie ciekawie stał moim zdaniem. No tak, teraz wychodzi idea ruchu H3, bo koniec może odejść. W pewnym sensie, no ale zawsze jeśli będzie potrzeba, to można wymienić go za gońca na D6. Tylko zastanawiam się. Bo ten skoczek z G6 za dużo pól nie będzie miał. Może ideą będzie tutaj w pewnym momencie wskoczyć jednym skoczkiem na E4, drugim na H4 i w ten sposób jakąś aktywną grę wprowadzić. A, to prawda. Bardzo, bardzo mądrze mówisz. Że kiedyś być może ten skoczek się pojawi na E4, a dzięki temu, że skoczek się pojawi na E4, otwiera się ta przekątna i będzie można zagrać skoczkiem na H4. Oczywiście, mimo wszystko spodziewam się, że Mateusz jeszcze będzie wolał zrobić roszadę, zagrać jeszcze jakoś C6 na spokojnie, no, chociaż... Najpierw trzeba skończyć rozwój. Ta. A też no biały też na pewno jakieś będzie środki tutaj przeciwko aktywnym planom czarnym, na przykład goniec H2, roszada i goniec D3, to już wtedy nie mamy możliwości skoczyć skoczkiem na E4 od razu. Mhm. No to jest taka pozycja, gdzie typowa pozycja, gdzie jeden i drugi będzie realizował jakieś tam swoje plany. Wiecie, zostało zagrane D4, zostało zbite na D5, także tutaj raczej nie spodziewamy się jakiejś agresji z jednej i z drugiej strony gdzieś jakoś bardzo szybko. Natomiast plus jest taki, że faktycznie no, trochę figur jeszcze jednak zostało. No, wymieniły się w zasadzie tylko jedna para pionków, więc to nie jest taka pozycja, która miałaby tendencje remisowe jakoś bardzo szybko. I to, co Jola też wspomniała wcześniej, że Mateusz lubi grać takie kreatywne szachy, to właśnie dużo częściej ludzie popełniają błędy w sytuacjach, w których są na jakimś nowym terenie, niż w sytuacji, w której, nie wiem, grają E4, E5 i przechodzi to do jakiejś partii berlińskiej, gdzie teoria bywa do 30-40 ruchu i tam się w zasadzie nic nie dzieje, więc to jest na pewno na plus dla Mateusza faktycznie, że potrafi grać w sposób kreatywny. Zresztą a propos tego, że ludzie popełniają błędy, jak pozycje są nie do końca dla nich znane, no to fajnie pokazał turniej Magnusa Carlsena, czyli w turniej w szachu 960, czy też szachy Fischera, gdzie no wiecie, w pierwszym, drugim ruchu już zawodnicy podejmowali decyzje, których komputer nie lubił po prostu, no bo nie widzieli tych pozycji nigdy, nie mogli korzystać z jakiegoś tam doświadczenia. A nie wiem, czy się zgodzisz, ale ja słyszałem taką teorię i wydaje mi się, że ona jest słuszna, że bardzo dużo w rozwoju szachisty daje analizowanie takich partii, nazwijmy to starych mistrzów, gdzie oni nie mieli dostępu do komputera i na własną głowę próbowali rozgryźć, jak się poruszać w danych pozycjach, jak się poruszać po danych debiutach i to tak jakby bardzo mocno rozwija, przynajmniej ja tak słyszałem.
Może. Myślę, że tutaj jest kwestia tego, żeby analizować samemu. No, mogą być to i nowe partie, ale no, chodzi o to, żeby myśleć. I wtedy tylko możemy się rozwijać. No bo jak siedzimy i tylko klikamy w spację, żeby nam Stockfish powiedział, co jest najlepsze w danej pozycji, no to na pewno się nie rozwiniemy. Ale nawet patrząc swoje partie, czy partie tych, no, klasyczne, no, mają na pewno swoją wartość, no bo ci najlepsi to wtedy też potrafili w szachy grać i no, na nich późniejsi mistrzowie też się bazowali, także no. Tak, tak. Dopóki się samemu siedzi i myśli, to na pewno jest to dobre podejście. To w 100% się zgadzam. To jest taka pułapka trochę czasów, w których żyjemy, że teraz często ludzie leniwie analizują te partie, więc takie samodzielne na pewno jest, samodzielne podejście jest bardzo ważne. Natomiast tutaj w sumie ciekawa sprawa się stała, bo najpierw goniec został wyprowadzony na E7, no i teraz Mateusz stwierdził, okej, przeciwniku, zagrałeś H3, straciłeś kilka ruchów, a tak jak słusznie zauważyliśmy, miejmy nadzieję, że słusznie zauważyliśmy wcześniej, że czasami będziemy chcieli zagrać ruch skoczek E4, więc fajnie by było mieć miejsce dla hetmana na E7, żeby ten hetman wspierał ten punkt. Są takie warianty, gdzie ustawiamy hetmana na E7, ustawiamy skoczka na 4, więc ten goniec trochę nas blokował. Też siłą rzeczy, jako że czarne grają, znaczy, że Mateusz gra kolorem czarnym, no to ma mniej przestrzeni, więc tak ze strategicznego punktu widzenia każda wymiana powinna go w jakiś tam sposób promować, więc czarnopolowe gońce raczej się wymienią, no i strzelam też, że to przeciwnik wspije, bo raczej sytuacja, w której białe biją i czarne biją i białe muszą odbić gdzieś skoczkiem, bo wiążą to totalnie bez sensu, no to raczej wydaje mi się, że sensowniejsze tutaj będzie ze strony białego po prostu wybicie. No myślę, znaczy to akurat może nie być do dużej różnicy, bo jeśli my zbijemy na H2, skoczek H2, skoczek F3, no to hetman D6, skoczek F3, no to będzie tak samo z tym wami. Tak, no tak. W sumie racja, że w tym momencie jak nastąpi bicie i bicie i powiedzmy, nie wiem, A3, powiedzmy, nie? Tak, no to tutaj tak samo jak białe zaczną od tego, tutaj, to jest dokładnie ta sama pozycja, tylko że przez przestawienie posunięć, więc może w sumie racja. Może... Ja myślę, że może ideą goniec D6 było to, żeby nie musieć grać C6, bo na przykład po roszadzie może w jakichś wersjach skoczek B5 mogłoby być nieprzyjemne na przykład, albo hetman C2 i z następnym jakimś skoczek B5. No, nie mówię, że to jakaś jest groźba, ale no, zastanawiam się, dlaczego nie można by zacząć od roszady na przykład, prawda? Okej, okay. Może w sumie ciekawe, bo zauważcie, że teraz po takim ruchu jak wieża C1, no to już jakieś minimalne groźby się, wiecie, jeden nieuważny ruch i prawdopodobnie tutaj już ruchy typu goniec C7 czy skoczek B5 mogą być problemem z naciskiem na tego pionka, więc może faktycznie goniec D6, żeby tutaj... Ideą Mateusza może też być, że jak wymienimy na D6 i potem zagrać goniec D7 długa roszana, to też może chce sobie zostawiać jeszcze opcje tutaj otwarte właśnie grania takiego bardziej, no, aktywne. Elastyczne. To prawda. Zauważcie, na przykład załóżmy, że nastąpi bicie, goniec D3, no nie wiem, gdzie tego gońca ustawimy. Tak, dla przykładu ustawmy go na D7, roszada. Tak, żeby skoczek B5 nie było wstępem gdzieś tam. To prawda. No i teraz już można myśleć, czy chcemy zrobić długą roszadę, bo może się okazać, że w ogóle nie chcemy, bo jakiś atak będzie bardzo duży. Nie, wersja, ale na przykład jeśli by biały zamiast krótkiej roszady zagrał hetman C2 z ideą pójścia w długą roszadę, bo mam wrażenie, że tak teraz często się gra te karzbady, nie wiem czemu, ale zostawiamy sobie tutaj opcje otwarte, tak? Tak, to bardzo, bardzo słusznie. Słuszna uwaga. W jaki konkretnie sposób najlepiej analizować własne partie, powiedzmy, że tempem klasycznym? Kurczę, to jest, moim zdaniem, to jest temat rzeka. Wydaje mi się, że taki najlepszy sposób to mieć kogoś, jakiegoś trenera, który jest od ciebie lepszy i po prostu ci będzie w stanie z tobą jakoś popracować i analizować właśnie takie partie tempem klasycznym, które rozgrywasz. Natomiast bez trenera też się da. To, co ja jakby lubię robić, to tutaj jest korzystanie z komputera.
W takim sensie, tylko że no wiadomo, trzeba to robić z głową. To znaczy, nie, ja jak sobie swoje partie staram się analizować pod takim kątem treningowym gdzieś, no to oczywiście sugeruję się silnikiem, trochę też dlatego, że jakby ja zawsze analizy nagrywam na YouTube, jak gram jakąś poważną partię, więc jakby siłą rzeczy wiem, co silnik mówi. Natomiast, żeby spróbować zrozumieć, dlaczego wybrałeś... Ja zawsze staram się sobie przypominać, o czym ja myślałem i dlaczego nie myślałem o tym, co na przykład komputer sugeruje. Co mi nie pasowało. Czy ruch, który komputer sugeruje, jest w ogóle jakkolwiek po ludzku sensowny, czy raczej to jest jakieś takie, wiesz, poprawienie sobie losowo pionka i z ludzkiego punktu widzenia wolimy zagrać jakoś bardziej agresywnie, albo coś w tym stylu. Natomiast takie większe błędy, które komputer ci oznacza, no to warto jest się zastanowić, z czego one wynikały. No do tego trzeba trochę wprawy i wiadomo, nigdy analiza z silnikiem nie będzie tak dobra, jak analiza z jakimś tam trenerem, który jest po prostu ludzkim okiem będzie w stanie na to spojrzeć. Więc to jest dość trudne, ale można mądrze z tego silnika korzystać właśnie nie tylko po to, że okej, dobra, popełniłem błąd, bo przeciwnik może zagrać tu, tylko zrozumieć, dlaczego akurat ten ruch wybrałeś i dlaczego powinieneś zagrać coś innego. Jakie były negatywne konsekwencje twoich posunięć? No tak, tak bym to powiedział, aczkolwiek to mówię, to jest temat rzeka. Myślę, że to nawet nie jest istotne, żeby ta osoba, z którą analizujemy, to nie musi być trener, który jest od nas lepszy czy doświadczony, ale z kimś, z kim można się wymienić jakimiś ideami. Może ta osoba druga coś zobaczy, jakiś plan, którego nam w ogóle się nie rzucił w oczy na przykład, ale myślę, że tutaj to takie oldschoolowe podejście, żeby wziąć faktycznie szachownicę, a nie komputer i dwie osoby przy tej szachownicy, żeby siedziały i robić ruchy, no i próbować. No, rozumiem, że w dzisiejszych czasach to nie ma czasu na takie sobie siedzenie i filozofowanie, ale no, jest to najbardziej rozwijające jak dla mnie. Tak. To też może być całkiem przyjemne, bo my z doświadczeń z ligi niemieckiej my gramy w trzeciej w ogóle lidze, ale są tam osoby, z którymi zawsze po partii można usiąść w sali analiz, sobie porozmawiać o tych partiach naszych, ich i tak dalej. I można dużo rzeczy zauważyć no, już wtedy, nie sprawdzając tego z komputerem i to otwiera oczy na to, ile jest możliwości, tak? No bo komputer nam tam pokaże ruch taki, ale to nie ma w tym jakiejś takiej głębi, że jakiegoś logiki za tym, którą, no, znaczy no jest jakaś logika, tak? Ale nie ma tego ludzkiego podejścia. Jak najbardziej. Ale to prawda, z drugą osobą zawsze fajnie się analizuje, nawet jeżeli, znaczy ja na to też zwróciłem troszkę uwagę, bo teraz jest taki turniej na Chess.comie, gdzie grają w szachy, ale grają takie szachy drużynowe, że dwie osoby kontra dwie osoby, ale jakby jest jedna szachownica i te dwie osoby mogą się ze sobą komunikować. I tam fajnie to pokazuje, że nawet osoby, które mają niższy ranking, bo tam na przykład w drużynie gra zawodnik 2700 i 2400, to ten, co ma 2400, to też jakby czasami popatrzy na pozycję w taki sposób, że ten lepszy by w ten sposób nie pomyślał i się okazuje, że ta idea jest poprawna, nie? Więc jakby druga osoba jest dość ważna. Dlatego myślę, że jakby dużo większe szanse na jakiś tam sukces w szachach ma osoba, która jest z klubu, w którym są jacyś, nie wiem, arcymistrzowie i ci arcymistrzowie mogą sobie razem z tobą poanalizować partię, niż osoba, która no, jakiegoś tam dostępu do lepszych zawodników nie ma. No bo też jakby pamiętajcie, że szachy, to co pokazuje komputer, oczywiście obiektywnie jest dobre, ale w szachy gramy mimo wszystko, przynajmniej na takim naszym, nazwijmy to Jola, ludzkim poziomie, bo ci zawodnicy 2800 to tak czasami grają wręcz jak komputery, ale na naszym poziomie lepiej jest grać po ludzku mądre ruchy, niż szukać jakichś możliwości, które pokazuje silnik i potem czasem ich w ogóle nie rozumiemy. No tak, a też przy okazji to, że się z kimś usiądzie przy szachownicy, myślę, że też jest dużo bardziej przyjemne, że tak powiem, niż siedzenie i pisanie ruchów na komputerze, a przecież o to chodzi, żeby się dobrze bawić w te szachy. Tak, to nie zdecydowanie. Nie wszyscy są tutaj profesjonalistami, to też nie chodzi zawsze o to, żeby tylko dojść do tego, jaki ruch jest najlepszy w danej pozycji, ale żeby czerpać z tego radość.
Tak, ja pamiętam, że jak byłem młodszy, to trochę się wstydziłem analizować, szczególnie jak grałem z kimś lepszym, bo tak sobie myślałem, kurczę, no to głupio chyba pograłem. A prawda jest taka, że przynajmniej ja mam takie przeświadczenie, że no jakby w szachach jesteśmy już nauczeni tego, że nie jesteśmy wszystko wiedzący i to, że gramy z kimś słabszym i widzimy jakiś ruch, który jest, nie wiem, naszym zdaniem głupi i ta osoba go zagra, no to to nie jest tak, że ja sobie w duchu myślę, o kurde, jaki gość jest słaby, czemu tak zagrał, tylko no mimo wszystko zawsze za jakimś ruchem jakieś tam idee są, nie? I nie ma co się wstydzić, warto jest jakby analizy razem faktycznie są bardzo fajne, nie? Ja więc też zauważyłam w ostatnich czasach coraz mniej popularne jest na przykład analizowanie z przeciwnikiem po partii, żeby pójść gdzieś, usiąść i porozmawiać o tym, co się działo. No, każdy od razu chwyta za telefon i sprawdza, co tam daje. Właśnie byłam na turnieju w Niemczech, w Bad Wizew na jesieni i tam właśnie była taka atmosfera, że było bardzo dużo miejsca do analiz i tam wszyscy właśnie ci lokalni zawodnicy, bo 200, 200 i mniej, zawsze po każdej partii chcieli analizować i no taka fajna sprawa, no bo to szczególnie jak się gra z kimś lepszym, prawda? Można się czegoś przy okazji nauczyć te analizy robiąc. No wiadomo, że czasami jak się przegra partię, to się nie chce na to patrzeć i ma się wszystkiego dość, ale może być to też bardzo pouczające. Tak, zgadza się. No i moje doświadczenie jest takie, że faktycznie takie osoby trochę starszego pokolenia szachowego, takiego ewidentnie przedsilnikowego, gdy się uczyli grać w szachy, gdy tych silników nie było, to są chętsze, bardziej chętne do analizy niż właśnie te osoby, powiedzmy, trochę młodsze, nie? Bo tak pamiętam właśnie na Lizę, jak byłem, grałem z panem Michałem Rudolfem chyba, czy Rudolem, przepraszam, jak przekręciłem, no to właśnie ograł mnie, co prawda, ale była gdzieś tam sala analiz, od razu mnie zaprosił, popatrzyliśmy sobie, powiedział jakieś tam swoje przemyślenia, powiedziałem swoje i to było takie miłe, nie? No szachy trochę mimo wszystko łączą ludzi, że tak niezależnie od tego, czy jesteś, nie wiem, 8-letnią dziewczynką, czy 60-letnim panem, no to zawsze przy tych szachach można jakby znaleźć ten wspólny język i to jest mega. A potem musisz do pokoju i zobaczyć, jak bardzo komputer się nie zgadza z tym. Tak, dokładnie, nie? Dokładnie. Zgadza się. W ogóle tutaj nastąpił ruch skoczek E5, ruch, który jest ruchem, o którym faktycznie nie pomyślałem wcześniej, a jakiś tam sens ma, bo zawsze jak widzę taki ruch, to pierwsza rzecz, o której myślę, zanim podejmę jakąś decyzję, to czy ja chcę doprowadzić do sytuacji, w której przeciwnik zagra F4 i obuduje tego skoczka. Jak ocenię, że spoko, bo gdzieś tam kiedyś wejdę hetmanem, albo będzie tutaj dziura, no to git. Natomiast ten goniec na H2 taki po F4 będzie, nie. Zgadza się. Walić w ścianę, jak to się mówi. To prawda. Czyli na przykład po C6 załóżmy, F4, to zauważcie, no ten goniec wygląda naprawdę bardzo smutno. To w Londonie, którego ja kiedyś grywałem bardzo namiętnie, no to często tego gońca właśnie, jak już wiedziałem, że ustawię taką strukturę, to wolałem zagrać goniec na G5 i po prostu go oddać, niż tego gońca gdzieś trzymać na tej diagonali. Także tutaj F4 jakimś wielkim problemem nie jest. Może Google pośpieszył się z tym skoczkiem E5, żeby mieć dalej taką możliwość, no bo jakby właśnie po wymianie na H2 hetman D6 już by tej możliwości później nie miał, na przykład. Uszne. Po tym to już nie możemy, nie? No bo stracimy. Zauważcie też, że nie możemy tego skoczka zbić, to jest ważne, bo oczywiście skoczkiem to podstawimy widełki, natomiast gońcem, no to problem jest taki, że po odbiciu DE nasz skoczek nie będzie już bronił tego pionka. Także ten skoczek jest nietykalny, no i kwestia tego, w jaki sposób do pozycji podejdzie Mateusz. Czy będzie grał raczej na spokojnie? No tutaj roszada aż się prosi, moim zdaniem, żeby zrobić roszadę. Myślę, że teraz przy tym skoczku na E5 sensowne by było go jakoś próbować podważyć ruchem C5, ale chyba bez roszady się wcześniej nie obejdziemy, bo to tam jak koniec B5, czy jak ma na 4, to tak się zrobi nieprzyjemnie. Więc ja bym tutaj rozważała roszadę i powiedzmy na goniec D3, czy ruch C5 ma sens. A to prawda. I C5 i jakby trzeba policzyć warianty, bo zauważcie, no bić oczywiście nie można, bo stracimy tutaj. Być może można się obawiać takiej kontynuacji, że po biciu, no ten pionek zawsze zostaje izolowany, ale z tego co oglądałem partię Mateusza, to on się tych izolowanych pionków jakoś bardzo nie boi. W sensie okej, pewnie to jest trochę... Mamy jakiś tam, powiedzmy, szybki rozwój, też od razu grozimy, żeby zagrać D4 i tego piona wymienić, więc biały musiałby, nie wiem, czy zacząć od jakiegoś ruchu z typu skoczek
E2 czy Hetmanem A4, może nie wiem. Tak, żeby kontrolować to pole. D4, ale no, daje to nam kolejne tempo na jakiś może aktywną grę typu skoczek E4, czy... No, na pewno nie jest to zły, znaczy jakiś bardzo zły, izolowany pion, tak? Na pewno tak. Drodzy widzowie, najgorsza sytuacja, jak taki pionek jest, no to jest sytuacja, w której to pole zostanie zablokowane i nie masz co z tym zrobić. Na przykład tutaj strzelam, że po ruchu goniec E6, skoczek D4, okej, no spodziewałem się, że jeszcze bardziej komputer oceni źle tę pozycję, natomiast no, ten pionek wtedy jest takim trochę problemem, co nie, no bo nie wiadomo co z nim robić, nie możemy go za bardzo zapchać, no i jest nam trochę przykro. Ale tak, ja też pierwsze o czym pomyślałem to ruch C5, nie? Tylko że właśnie po C5 problem jest taki, że skoczek na E5 zawsze bardzo mocno ogranicza te pola, nie? I takie ruchy jak goniec B5, co prawda możemy próbować jeszcze w jakiś sposób się bronić, no ale tutaj tu jest akurat taktyka. Bierze się chyba, tam tracimy. A ja myślałem, że tu i tu. Ale po skoczek G6 tak samo. Dużo wisi. Tak, no wszystko wisi. Więc, najpierw królowi by się przydało jednak zejść. No wiadomo, że ja przynajmniej trochę zawsze się boję takiej struktury przy tym królu, gdzie te pionki są takie zepsute, ale z drugiej strony nie powinno to mieć jakiegoś większego znaczenia. Trudno sobie wyobrazić, żeby jakoś bardzo szybko białe zagrały H4, H5. No więc tutaj... się wymieni pewnie od razu, bo też goniec czarnopolowy się wymieni. Można zagrać po goniec D3, goniec F5, jeszcze tego gońca wymienić, także no, myślę, że tam nie jest to jakieś problematyczne. Że ta struktura będzie trochę słabsza. Zgadza się. To jeszcze odpowiem na pytanie, bo pojawiło się pytanie, czy jak zacząłeś grać w szachy w wieku 32 lat, to jest szansa na wbicie 2000 elo na czeskomie, bo uczysz się z internetu sam. Kurczę, to jest tak, że ja nigdy nie wiem, jak odpowiedzieć na takie pytanie, bo z jednej strony wydaje mi się, że ranking 2000 na czeskomie to nie jest jakieś takie, powiedzmy, znaczy inaczej powiem. Wydaje mi się, że bardzo często osoby, które widzą, mając na przykład ranking 1000, że ktoś gra na ranking 2000, to wydaje się, że to jest jakiś terminator, który nie wiadomo jak dobrze gra w szachy. Natomiast ja sam po sobie widzę, że czasami mi się zdarzy po prostu podstawić figurę albo nie zobaczyć mata w trzech. Miałem taką legendarną partię na klasycznym turnieju, gdzie nie widziałem mata w trzech ruchach i koniec końców powtarzałem ruchy, więc to... Zdarzają się rzeczy i ranking 2000 nie jest jakimś dużym wyczynem, więc wydaje mi się, że jest do osiągnięcia. Tylko, że no wiadomo, pamiętaj, że to jest tak, że samo nigdy nic nie przyjdzie. Czasami ludzie myślą, że szachy to wystarczy trochę pograć w szachy i ten ranking będzie rósł, a prawda jest taka, że no trzeba trochę wysiłku poświęcić, nie? No trzeba czy to samemu usiąść i zacząć analizować swoje partie, czy to wziąć i... jakby nauczyć się jakiegoś debiutu chociaż trochę, żeby zrozumieć, oglądać jakieś analizy arcymistrzów. No, to są takie rzeczy, które za darmo możesz sobie gdzieś tam ogarniać, ale przede wszystkim też fajnie, jakbyś grał gdzieś przez internet, znaczy właśnie nie przez internet, tylko żebyś zaczął grać na żywo. Nie? Jakieś... Ja w ogóle zawsze polecam widzom, że niezależnie od tego, na jakim poziomie jesteście, to fajnie sobie iść na taki pierwszy turniej szachowy. To jest taka rzecz, której wam mogę zazdrościć, bo my pewnie z Jolą, no to turniej wiadomo, fajnie jest sobie pójść na turniej, ale mimo wszystko już nam trochę to tak, nie chcę powiedzieć, że zbrzydło, bo szachy są fajne, ale nie jest to jakieś wielkie przeżycie. A pamiętam swoje pierwsze turnieje, no to kurczę się szło i się cieszyło, że się na tym turniej idzie i była taka fajna rywalizacja, bardzo to lubiłem zawsze. No teraz to już trochę... jakby spowszechniało dla nas, no bo jesteśmy szachistami mniej lub bardziej profesjonalnymi, więc każdemu z was polecam, nawet osoby, co mają gdzieś tam 1000 na czeskomie. Pamiętajcie, że inne takie osoby jak wy też idą na takie turnieje i po prostu będzie z kim zagrać na żywo, nie? No tak. Ja mam wrażenie, że w szachach jest tylko tak, że dopiero na pewnym poziomie rozumie się, jak wiele się nie wie. Zgadza się. I jaka jest... tutaj głębia tej gry i no, jaka jest, można wtedy docenić tą różnicę między tymi silnymi, naprawdę silnymi zawodnikami, a amatorami. A na tym właśnie niższym poziomie no, zostaje takie wrażenie, że to tylko gra i że to nie może być takie trudne, prawda? Ale to chyba może w każdej dziedzinie jest tak, że no, trzeba osiągnąć pewien poziom, żeby zrozumieć no, ile tam jest faktycznie do zrozumienia. No, zgadzam się. To nawet po analizach Mateusza
Widać. Zresztą ja z Mateuszem nagrałem taki długi filmik, taki podcast, gdzie sobie rozmawiamy o różnych rzeczach i trwał on 2 godziny i on właśnie mówił, że... Znaczy inaczej, to wyszło ode mnie, że ja mówiłem, że jeszcze jakiś czas temu to miałem takie przeświadczenie, że kurczę, arcymistrz to jest taka osoba, co się praktycznie nie myli, nie? Że zawodnik 2600 to wszystko ma poukładane, że zagram tu, za 10 ruchów tu i będzie wszystko spoko. Natomiast no tak nie jest i nawet ja to bardzo często zwracam na to uwagę, jak oglądam analizy Mateusza, ile razy on podczas jednej takiej analizy jest w stanie powiedzieć, że tu nie byłem pewien, tutaj wydawało mi się, że to, tutaj to chyba zagrałem dobrze, ale pewien nie jestem i tak dalej. Taka duża pokora, no bo faktycznie im więcej się w te szachy gra, tym zdajesz sobie sprawę z tego, że w zasadzie dość mało się o nich wie, nie? No to już samo to, że każda partia praktycznie jest inna, tak? Ileś tam ruchów można się nauczyć, ale potem trzeba już grać samemu, no to już daje pewne wyobrażenie, ile jest możliwości, no jak dużo nie wiemy. Bo nie da się nauczyć wszystkiego na pamięć. Szczególnie te debiuty, jakby ja na niższym poziomie raczej nie polecam się nigdy uczyć debiutów, bo wydaje mi się, że o ile to jest oczywiście przydatne, tak poświęcenie, nie wiem, jak poświęcisz, drogi widzu, 10 godzin na to, żeby nauczyć się jakiegoś wariantu, to ci się przyda może, nie wiem, dana lina ci się przyda raz na 10, raz na 30 partii, no trudno powiedzieć. Natomiast jak te 10 godzin poświęcisz na to, żeby się nauczyć jakiejś taktyki czy coś, no to ci się w każdej partii przyda. Końcówki się przydają. Dlatego też się nie docenia za. A to prawda. No ja też. Końcówki na przykład są bardzo dobrą metodą nauki liczenia wariantów. Co jest takie, każdy by tam wolał chyba kombinacje rozwiązywać, czy jakieś super taktyczne uderzenia, jednak jeśli chodzi o precyzyjne liczenia, to nie ma nic lepszego niż końcówki. Tak, tak, bo tam tempo do tempa po prostu się liczy, nie? Trzeba wyliczyć. Też jakby moim zdaniem końcówki też dają dużą pewność siebie, w sensie jakby... No, ja mam takiego kolegę z Podkarpacia, nazywa on się Damian Lewtak, jest to aktualnie mistrz międzynarodowy i ja zawsze, my jesteśmy ten sam rocznik i zawsze, pewnie też miałeś takie rywalki gdzieś tam z twojego rocznika, czy rok młodszy, czy starszy, my zawsze rywalizowaliśmy z Damianem o to, kto jest tam lepszy na Podkarpaciu, czy na Mistrzostwach Polski. No i właśnie ja z nim miałem ten problem, że ja byłem zawsze takim samoukiem, ja zawsze lubiłem grać dobrze taktycznie, a Damian grał bardziej na spokojnie, ale on był dużo lepszy w końcówkach. I jak się jest dobrym w końcówkach, to mam wrażenie, że dużo łatwiej się gra, bo tak jakby masz taką większą pewność siebie. Ja na przykład jak gram, no to gdy po 30 ruchach nie mam jakiejś przewagi, no to już jest stresik, no bo kurczę, będzie końcówka, no nie wiadomo jak to pójdzie. Natomiast gdy się ma tę znajomość końcówek i taką, że tak powiem... jakby pewność siebie, no to dużo, dużo łatwiej się w różnych pozycjach gra, no bo jesteś bardziej spokojny o to, co się potem może wydarzyć, nie? Ale to prawda. Zawsze przejść do końcówki i próbować ograć tam kogoś, kto, bo wiemy na przykład, że woli jakieś bardziej skomplikowane pozycje. Tak, tak, tak. A ty, jakbyś tak miała powiedzieć, ulubiona faza partii dla ciebie, byłabyś w stanie tak powiedzieć? Czy jesteś raczej właśnie taka końcówkowa, czy jesteś bardziej taktyczna i gra środkowa, czy lubisz się uczyć debiutów, czy... To jest też ewolucja z wiekiem, że tak powiem, bo kiedyś to Tal był ulubionym zawodnikiem i tylko ataki, jakieś kombinacje i tak dalej. Ale teraz coraz... bardziej doceniam to, że można tym w szachy grać powoli i kogoś tam męczyć i dobijać stopniowo. Tak, to ja powiem ci, że ja też chyba też z wiekiem, bo jak za młodu, jak ja czasami obejrzę sobie, jak gdzieś grałem 10-15 lat temu, no to gdzieś tam cały czas rura do przodu i atakujemy, jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie. A teraz też tak, bardziej na spokojnie i faktycznie to jakby... Też fajnie się gra. Fajnie się gra te końcówki w takim sensie, że jednak no masz pozycję, wiadomo, trzeba liczyć warianty, bo to jest ważne, ale jednak można tak trochę bardziej na spokojnie. Ja bardzo doceniam w szachach takie partie, gdzie na przykład wygrałem ją, ale wygrałem ją w taki sposób, że 20 ruchów przed końcem stwierdziłem, fajnie by było wymienić te lekkie figury, wymieniam je i się okazuje, że faktycznie łatwiej się gra, czy coś w tym stylu, nie? Nie, nie, to jest takie już faktycznie, powiedzmy, doświadczenie. Natomiast słusznie Ala powiedziała, że właśnie te liczenie, nawet jakieś pionkówki, czy coś w tym stylu. Myślę, że to może wam bardzo dużo dać pod tym względem, że no tam to
jakby no jeden z, źle policzysz tempo i się okaże, że to nie twój pionek dochodzi pierwszy, tylko pionek przeciwnika z szachem i się okazuje, że przegraliście partię. Także to jest naprawdę bardzo pomocne, tylko no wiadomo, kwestia tego, skąd się tego uczyć, bo też jak macie ranking powiedzmy 1500 na czeskomie i weźmiecie sobie książkę Dworeckiego czy Panczenki, to może być ciężko, bo to są skomplikowane przykłady bardzo. Tak, ale to wiadomo, że zawsze trzeba to jakoś dostosowywać do swojego poziomu i tego, co jest się w stanie przyswoić. Bo na przykład też są książki z zadaniami takimi trudnymi, no to też jest bez sensu siedzieć i jakąś pozycję 2 godziny myśleć, a nie jest się w stanie tego jakoś rozwiązać, tak? No ale to myślę, że materiały się znajdą, jak tak. Czy nawet jakieś najbardziej podstawowe końcówki, czy jakieś proste studia, coś w tym stylu możemy promować. Mm-hmm. Zgadza się. Więc widzicie, fajnie się i sobie gadamy, i te ruchy są jakby w takim przedziale, że możemy sobie też pokomentować, także jest bardzo miło tutaj. Okej, C6. Ktoś was zapytał po co? Czy to była obrona przed ruchem goniec B5 albo skoczek B5? Wiecie co, wydaje mi się, że bardziej to jest takie zrozumienie struktury, że my już z Jolą w zasadzie w tej pozycji wiedzieliśmy, że w pewnym momencie nastąpi E3 i w pewnym momencie nastąpi C6, bo to jest bardzo znana struktura. No i wiecie, białe nie chcą grać E4, bo po pierwsze podstawią pionka, po drugie zostanie ten pionek izolowany, więc w którymś momencie to C6 trzeba było zagrać. Zawodnicy trochę podumali, jaką kolejność wybrać, no i Mateusz stwierdził, że w sumie to ta pozycja będzie fajna, więc zrobił hops, hops, hops i stanęła ta pozycja. No i dopiero teraz poprawił. Poprawił sobie gońca, zagrał C6. Chodzi o to, że jakby ta struktura jest solidna. Nie musimy się martwić o takie wyskoki. Możemy gdzieś hetmanem kiedyś potencjalnie sobie wyjść, więc to C6 jest przydatne. Goniec D3, no i znowu, jakby Mateusz sobie poduma, czy woli zrobić od razu roszadę. Z tego, co ja się orientuję, aczkolwiek ja niestety specjalistą w tych strukturach nie jestem, to gońca często ustawiamy na E6. I on wygląda troszkę brzydko, ale jakby często widziałem ideę tego typu, że zagramy goniec E6, hetman na C8 i wymienimy tego gońca, bo pod takim strukturalnym względem to ten goniec będzie zawsze słaby, bo pionki przy centrum są poblokowane na białych polach, więc białopolowy goniec tutaj oddechu nie będzie miał i gdyby Mateuszowi udało się zagrać tutaj, tutaj i tutaj i wypełnić taką wymianę, no to powinno być spoko. Oczywiście to wszystko musi się też wariantowo zgadzać, więc... I trzeba walać na ruch F4 po goniec C6, żeby tam jakiś widełek nie dostać z skoczkiem na... A, to prawda. Jeszcze. Zauważcie, teraz F4. I znowu, ten goniec jest osłabiony, ale teraz o tyle się zmieniło, że teraz już F5 jest groźbą i no i właśnie, i to jest to, nie? Że musicie wybrać jakiś ruch, który się tutaj spodoba. No bo jest też roszada, nie? Która... Ja, tak jak na szybko wrzuciłam na drzewo, to się okazuje, że przeszliśmy do jakiejś pozycji teoretycznej. O, faktycznie. Faktycznie, tak, ciekawe. No tutaj właśnie te różne kolejności mogą prowadzić do tych samych pozycji, także... Tak, co ciekawe, właśnie tej pozycji według czeskomowego drzewka debiutów nie było nigdy na szachownicy, a ta pozycja już była, nie? Czyli prawdopodobnie gdzieś tam w innej kolejności to goniec D3, goniec H2 i to wszystko zostało zagrane. W ogóle ostatnio miałem taką śmieszną, miałem taką sytuację, że Magnus Carlsen zagrał w jakimś turnieju i jeden z moich widzów gdzieś tam pochwalił się, że sprawdzał tę partię i w całej bazie, w całym internecie ta pozycja tam po 15 czy 16 ruchach tylko raz powstała, we wszystkich partiach jakie były, na Czeskomie, na Liczesie, wszędzie. I Magnus Carlsen kopiował moją partię, wyobraź sobie. Tylko, że ja od razu po tym momencie zagrałem źle, a Magnus zagrał dobrze i wygrał. Także czasami tak się zdarza. Zastanawiam się. Kojarzę tą partię nawet, bo coś mi świta. Ale... O, proszę. To jeszcze... Drodzy widzowie, mała rzecz, a mianowicie to jest, co ciekawe, mój ostatni występ u Mateusza, przynajmniej w najbliższym czasie, ale Jola się pojawi. Jola się pojawi pojutrze, jak teraz wam powinno wyskoczyć, mam nadzieję, że wyskoczyło. No teraz Mateusz gra z Kukeszem, następnie będzie mierzył się z sympatycznym Dawidem Nawarą. Miałaś przyjemność poznać Dawida Nawarę? Tak, Dawid jest legendą.
chodzącą i jest bardzo sympatycznym i bardzo utalentowanym szachistą, to na pewno. A się z... Mój jedyny kontakt z Dawidem Nawarą był taki, że gdzieś na Czeskomie kiedyś stwierdziłem, że pogram sobie rapidy. No i akurat jego mi wylosowało i zagrałem jedną partię i potem wyzwałem mu go do rewanżu. On powiedział, przepraszam, muszę sobie zrobić jeść, zapraszam, zagrajmy za 15 minut i zagraliśmy za 15 minut. Także to też było takie miłe, ale co ciekawe, jeżeli drodzy widzowie oglądaliście naszą transmisję sprzed 3 dni, gdy komentowałem z Kacprem Piorunem, to Kacper Piorun to samo mówił, że Dawid Nawara jest super sympatycznym człowiekiem i że świetnie gra w szachy. No to widzicie, drodzy widzowie, warto być fajnym człowiekiem, bo potem nawet na zagranicznej transmisji ktoś wam powie, że jesteście spoko. Jakby się nie da nie lubić. No, fajnie. Także będzie pojedynek dwóch sympatycznych arcymistrzów. To już będzie jutro i jutro będzie komentował Kacper Polok z kimś, nie, to, chyba z Kacprem Piorunem, także dwóch Kacprów. Potem będzie partia z Pragnarandą, który ma w ogóle bardzo ciekawy turniej, ponieważ początek miał bardzo dobry, był nawet, stał się nawet przez chwilę top 1 hinduskim zawodnikiem, przeskoczył Ananda, ale potem dwie porażki i niestety troszkę spadł. No i na zakończenie z Vincentem Kaimerem z Niemiec będzie się Mateusz mierzył. Nie brzmi łatwiej niż wszystkie inne partie do tej pory. No to w sumie możemy sobie zobaczyć, czy coś dzieje się w innych partiach, bo w sumie to tak, kurczę, tak rzucam okiem i no to możemy tak przelecieć na szybko, bo szczerze mówiąc takiej struktury chyba nie widziałem nigdy w życiu, ale ja nigdy nie gram też partii angielskiej, także... Jeżeli chodzi o Vidita z Kaimerem, obaj zawodnicy mają 2 punkty z 5, więc no, taki turniej całkiem okej, myślę, ale też bez szału. No i partia angielska... To jest jakaś teoria, jeśli dobrze kojarzę, nie? No na pewno. Tak, jeśli chodzi o partię angielską, nigdy nie byłem wielkim fanem. Ten skoczek wygląda tu dziwnie. Nie wiem, czy gdzieś Hikaru Nakamura nie grał podobnej partii i gdzieś się pomylił bardzo szybko, więc tutaj bicie... D6, skoczek F3, H6, skoczek D4, wymiana, D5 i C5, więc no białe mają parę gońców, ale jest dość mocno poblokowane. No ty nie wiem. W czasie to widzi, to pewnie jeszcze w przygotowaniu siedzi, więc... A, w sumie racja. W sumie racja, no nie wiem, no jest jakaś tam, może gdzieś kiedyś ta para gońców się... Gdzieś przyda. Aha, zasłoniłem wam szachownicę. Przepraszam bardzo. Ale już naprawiłem. Oj, no więc taka jest pozycja, drodzy widzowie. No i cóż, to pamiętajcie, że para gońców w tym momencie nie ma jakiejś siły, ale to jest taka zasada, której nauczyłem się stosunkowo niedawno, że przewaga pary gońców jest taka, że kiedyś ta pozycja siłą rzeczy w procesie no, musi się otworzyć, więc... Więc pomimo tego, że komputer tutaj białym nie da jakichś większych szans, wydaje mi się, że to jest pozycja, z której Vidit jest zadowolony, ma też dużo więcej czasu. Także tak to jest. Jeżeli chodzi o Nguyena, w ogóle... Parowych gońców zawsze też było to, że jednego można wymienić korzystnie. A, to prawda. Że na przykład wymienimy czarnopolowego gońca za skoczka i zostaniemy z lepszym, albo nawet białopolowego gońca za skoczka i będą różne polowe gońce, ale nasz jest dużo... Może być w perspektywie dużo silniejsze. No. Tak, to prawda. Nie chcę tutaj mówić o konkretach. Mm-hmm. No to na przykład gdyby tego pionka tu nie było, nie? No to prawdopodobnie, nie wiem, zagrajmy tak. Chodzi mi jedynie o to, że taka pozycja, no to raczej powinien być jakiś tam plusik dla koloru białego, bo ten goniec będzie zawsze... Solidnie. Mm-hmm. Ale możemy gdzieś tam się na pionku B usiąść i może coś z tego kiedyś będzie. Tak, więc wiadomo, no to nie nastąpi, to podstawimy, ale tylko wam pokazuję, że jakby no fajnie jest mieć parę gońców, bo w najgorszym wypadku powiedzmy no wymienicie i jest spoko, a w lepszym wypadku albo wymienicie na waszych warunkach i to jest jeszcze lepsze, albo po prostu pozycja się otworzy i te gońce się rozegrają. Także tutaj mówię, widzimy obiektywną ocenę, ale z takiego ludzkiego punktu widzenia wydaje mi się, że tutaj Vidit, biorąc pod uwagę, że ma pół godziny przewagi i że...
I że ma te parę końców, to raczej będzie zadowolony. Tutaj poszło Nimco Indian, czyli E6, skoczek C3, koniec B4. Tu. Kurczę, jak byłem młodszy, to mi jakoś tak ludzie mówili, że raczej w tej pozycji dokładnie jest zagrać skoczek F3, żeby nie dopuszczać do tego. No ale to wiadomo, to jest na tym poziomie, no to każdy to tego... To jest kwestia wyboru debiutu, no bo wiadomo. Zgadza się. Ja nigdy nie lubiłem tych właśnie... tysięcy partii. Zgadza się. Tu hetman A4, hetman D7, hetman sobie wrócił, roszada, koniec G5. No i teraz białe zdecydowały się zbić. No i tutaj też spodziewam się, że jest to jakaś teoria, tak? Nawet. Mi się wydaje, że grałem coś podobnego nawet, więc dziwi mnie to, że obaj zawodnicy już tyle czasu zużyli. W sumie racja. Nawet nie wiem, czy nie kojarzę takiej partii. Jeżeli one były gdzieś sprzed ostatnich 2 lat, to możliwe nawet, że ją gdzieś tam albo komentowałem, albo wrzucałem na YouTube'a. I tu wieża C8 faktycznie jest taki ruszek. I nastąpił. Ale co ciekawe, właśnie zawodnik Nguyen, pomimo tego, że miał ostatni numer, no to ma 2 punkty z 5 i teraz gra kolorem białym z parchamem. Także całkiem udany dla młodego zawodnika z 3 turniej. No, Mateusz mu trochę niestety pomógł. Tak. Zgadza się. Okej, okay, tu... A, obrona królewsko-indyjska. A no, teraz to raport. Powtarza swoją królewsko-indyjską, bo ostatnio tak mu się udało, że... Tak, tak. Jak ja bym wygrał z Pragnanadą, też bym powtórzył debiut. Za czasów juniorskich grałem praktycznie tylko i wyłącznie królewsko-indyjską, ale... Moją główną strategią na partię było dostać przegraną, a potem jakoś wygrać. Tak zwana... Że tak wygląda właśnie granie królewsko-indyjskiej, że te pozycje... To... Jeszcze teraz może już nie jest aż tak źle, ten nowy stok już jakoś lepiej ocenia, ale te starsze komputery, to tam się te główne pozycje zaczynały od plus 1,5. Tak. Trochę to zniechęciło do grania dalej. Tak, no... Kurczę, obrona królewsko-indyjska, trochę smutno. Dla mnie zawsze to jest smutne, że ona jest taka, powiedzmy, słaba. W tym takim komputerowym oczywiście sensie, bo no te pozycje, wiele legendarnych partii przecież zostało rozegranych właśnie w obronie królewsko-indyjskiej, a potem przyszły komputery i powiedziały, nie gramy tego, bo jest słabe. No i faktycznie, no nawet ta partia raport, Pragnananda raport, pokazuje, że kurczę, ciężko się to gra. Po prostu się to gra ciężko. Natomiast okej, okay, też właśnie podejście w stylu dostanę pozycję gorszą, ale no, której można grać aktywnie, na kontrę, czy jakieś mamy dużo idei i białym jest dużo łatwiej się pomylić gdzieś, więc tak. No jest to debiut, myślę, że mimo, że rozpracowany teraz już niestety dość dobrze, no jest mimo wszystko ciekawy. Ja też ostatnio nawet próbowałam wrócić trochę na królewsko-indyjskie. Szczególnie grając z jakimiś słabszymi zawodnikami, no i dość skutecznie. Na turnieju w Niemczech bodajże 3 partie w tej królewsko-indyjskiej wygrałam. No proszę, no bo to tak. W jednej partii grałam z panem prawie 70-letnim, z tego co pamiętam, który przyszedł przygotowany lepiej ode mnie, ale na szczęście gdzieś tam się pomylił i no komputer już dawał plus 4, ale w czasie partii ja zupełnie sobie nie zdawałam sprawy z tego, że to już jest taka przewaga, bo praktycznie to w ogóle nie wyglądało na aż tak jasną przewagę białych, tak? Tam za 2 ruchy już była pozycja obiektywnie w porządku i z bardzo fajną, aktywną grą, także. Tak, no właśnie królewsko-indyjska i bodajże tam obrona Benoni. To są dwie takie struktury, gdzie czarne według komputera właśnie zawsze stoją źle. Ale grać to nie jest prosto, no bo ma się tę przewagę przestrzeni, niby wiadomo, co się chce robić, ale to, że komputer doliczy, że trzeba grać tu, a potem jeszcze tu, no to dla komputera to jest proste i pokaże dużą przewagę, ale z ludzkiego punktu widzenia wcale tak nie musi być, więc no trochę tu się... Też nie boi się, że dostanie gdzieś mata, bo nie musi. A jak zawodnik biały mi nagle czarny zaczyna pchać F4, G5, G4, tak. No to tak trochę się nieprzyjemnie zaczyna robić. Czy ja zdążę na hetmańskim, czy nie? No, komputer zwie, że zdąży.
Zgadza się. To tak słyszałem kiedyś właśnie opinię o obronie klęsko-indyjskiej, znowu jak byłem dużo młodszym zawodnikiem, że jakby dużo łatwiej się gra to czarnymi, bo jak ty czarnymi się gdzieś pomylisz na tym skrzydle, no to okej, stracisz pionka, pewnie obiektywnie dostaniesz przegraną pozycję, ale jeszcze masz szansę gdzieś tam to bronić. Natomiast jak biały tylko raz się pomyli, to bardzo możliwe, że dostanie się pod matowy atak i no z tego już się nie obroni, nie? Więc tak to jest. No, na pewno tutaj dla Nawary nie jest to taka przewaga, jaką miał Pragnananda. Natomiast ewidentnie, no stoi trochę wyżej. No i zobaczymy, czy Raport tutaj będzie próbował atakować, czy zdecyduje się grać w jakiś inny sposób. Na pewno ta pozycja jest trochę bardziej, nazwijmy to, strategiczna niż to, co miało miejsce, jeżeli chodzi o partię z Pragnanandą. No i ostatnia, no Dirbek kontra Pragnananda, czyli dwie takie nowa generacja szachów. I zagrali coś. Okej, tutaj to wariant ze skoczkiem na E7 i skoczkiem na G6. Czy jakoś kocja nazywa, tak? No to też w pewnym momencie nagle zaczęli ludzie to grać. A, chyba wiem dlaczego, bo kurs jakiś tam się pojawił. Okej. I ten debiut wrócił do łask, ale niezbyt się orientuje, co tutaj się dzieje. Czy A taka. ale pozycja wygląda okej dla czernego. Wszystkie figury wyprowadzone. Tak, tu Roszady można białe w wybrać, ogóle. którą stronę chcemy. Nie Tak, no, wygląda źle. wygląda sensownie, na pewno. Ale to jest chyba taka dość niestandardowa pozycja, mam wrażenie. W sensie tak ciekawi mnie, na ile ci zawodnicy jakąś teorię tutaj mają przygotowaną, a na ile nie mają. Ale to jest taka pozycja, chciałbym powiedzieć, kolorem czarnym, trochę w stylu Mateusza. Że takie trochę zejście z głównej teorii, wygląda wszystko fajnie, no i trzeba tutaj kombinować jedną i drugą stroną. Pytaliście także, kto jest liderem, to mogę wam na szybko pokazać, bo widziałem, że u Mateusza troszkę się zmieniło. A mianowicie, jeżeli chodzi o liderów, to liderem jest Abdusatorov Nodirbek, który wygrał trzy partie i zremisował tylko dwie. Także no, ma 4 punkty z 5, no to jest naprawdę świetny wynik, ale przypominam, jest to piąty zawodnik na świecie aktualnie, więc całkiem spoko. No i Parham Maksudlu ma 3,5 punktu z 5, także też fajny wynik. Na trzecim miejscu w ogóle. Na takich szczęśliwych, więc no ale wszystko się może zdarzyć w tym turnieju. No, zdecydowanie. Co ciekawe, właśnie Rysiu Raport na trzecim miejscu, pomimo tego, że no wiecie, ja właśnie podczas tej partii z Pragnanandą tak myślałem, że coś mu się chyba stało, że on troszeczkę słabiej gra niż zazwyczaj, a tutaj trzecie miejsce i pyk, pyk. A na czwartym miejscu Dawid Nawara. Tyle samo punktów co Gukesz, Pragnananda i Kajmer. No niestety, na ostatnim miejscu jest Mateusz Bartel. Ale wiecie, jeszcze trochę rund jest. Liczymy na to, że obejrzymy sobie zwycięstwo Mateusza w tym turnieju. Natomiast widzę, że się trochę pozmieniało. W ogóle pozwolę sobie robić tak, żeby mieć podgląd jeszcze tu. Natomiast okej, czyli nastąpił goniec D3. I co ciekawe, Mateusz zdecydował się na coś, czego troszkę nie braliśmy pod uwagę. W sensie my raczej się spodziewaliśmy tutaj takiego spokojnego grania i nie brania jakiejś odpowiedzialności wielkiej. Natomiast on zagrał bicie. Nastąpiło bicie. Skoczek wrócił na D7 i czarne i białe zagrały F4. Może tutaj w konkrecie, może jakiś hetman H4 szach można Też tak. Pierwszy ruch, o którym wyskoczyć. pomyślałem. I jest to dużo bardziej konkretna gra niż to, co my rozważaliśmy. A No czy to dobra. Hetman no bo jak H4 wygląda sensownie, do chyba, tego nie? momentu Mateusz doszedł, no to innej za bardzo idei niż to hetman H4 nie widać, tak? Tak, bo na przykład zauważcie, no takiego ruchu nie Nastąpi. chcemy grać, bo te pionki oczyma wyobraźni już na nas lecą i nie możemy za bardzo z tym nic zrobić, nie? Ja bym teraz Więc. może zrushować spokojnie i przewaga przestrzeni i parę gońców, no to wygląda słabo bardzo pozycja. Tak, więc zagrał hetman H4 i w ogóle według komputera jedyny sensowny ruch. No i teraz właśnie, bo białe mają ruch G3, który mi na pierwszy rzut oka się totalnie nie podoba. W sensie wydaje mi się, że po G3, jak zbijemy tego pionka, no to nie do końca widzę rekompensatę, przyznam. No pewnie jest to rekompensata długoterminowa, że biały zagra hetman powiedzmy F3 czy E2, nie wiem, długą roszadę i no będzie
próbował dalej przez G4, F5 jakoś tam nas dociskać. Czy może E4? No nasze figury są teraz trochę pasywne i ten skoczek na G6 może się okazać, że będzie pod tempami. No, nie jest to prosta pozycja do gry. Tak. Bo tu, no, ale znowu jeszcze... też trzeba rozważać jakieś motywy taktyczne typu skoczek E5. Czy to działa? No właśnie te dwa mi się rzuciły w oczy. Że albo skoczek E5, albo skoczek H4. Hetman E2 było dość takim bardziej... Spokojnym, takim spokojnym logiczniejszym. Chociaż też coś komputerowi się nie podoba. Może skoczek C5 znowu teraz i goniec G4. No, na pewno jest... A, racja. Jest, no to, zostana... jest o czym myśleć. Okej, no to on pomyślał i zagrał król D2. Z pytajnikiem. Pierwszy raz w tej partii kolorem czarnym Mateusz ma przewagę, drodzy widzowie. Pewnie planem Gukesza jest zrobienie sztucznej długiej roszady, tak, jak później i zamiast oddawania pionka, ale czy mamy coś konkretnego, to może ruchy typu D4 teraz mogą działać. Jako że pionek F4 gdzieś tam pod wisa. Zobaczcie, D4 wygląda fajnie. Oczywiście problemem jest ruch skoczek E4 i jakieś tutaj wejście, więc tradycyjnie tutaj komputer. Nie przyjmuję tym, że król na E3 gdzieś tam będzie. Ta. Bezpiecznie tam jest. Ale wiem. Nie wiem, komputer może na niskiej głębokości sam nie wie, ale może on ocenia, że ta pozycja dla białego jest całkiem okej. Okay. Być może tutaj w ogóle, wiecie, może on weźmie takiego pionka i stwierdzi, dobra, jak chcesz to bij, bo ja mam G3. Może to jest to, nie? Że nie bardzo możemy na F4 zbić. Mamy gdzie tam odejść. Więc okej, okay, może faktycznie, pod D4 po no prostu to bicie. Może. I... Jeszcze niby taki ruch mamy, ale prawdopodobnie po cofnięciu się wszystko nam się całkiem dobrze trzyma. Ale to słusznie. D4 to jest taki ruch, który jak widzicie, okej, okay, teraz nie działa, ale to jest taka rzecz, na którą na pewno Gukesz będzie musiał zwracać uwagę. No inne ruchy takie sensowne, które mi przychodzą do głowy, to może skoczek C5. No to na pewno taki typowy ruch. Może gdzieś kiedyś F6... Tak, też o F6 pomyślałem. No na pewno trzeba jakąś konkretną akcję tutaj organizować, bo jak biały się skonsoliduje, no to będziemy zostaniemy bez przestrzeni. Tak. Na przykład taki ruch, który być może was kusi, że zagrać hetman F2, atakujemy, no to tutaj prawdopodobnie taka pozycja i tu nie wiem, czymkolwiek odbijamy, prawdopodobnie to jest coś, na co Mateusz by się nie chciał decydować, bo jak wymienią się hetmany... Jak wymieniają się hetmany, no to białe mają parę gońców, białe mają przewagę w centrum, białe mają przewagę tutaj, więc to jest taki szach, który ładnie wygląda, ale nic nie robi, więc... No też ten król na D2 jest, nie jest idealnie pozycjonowany w tej chwili, więc wymiana hetmanów tylko tam go jakoś zabezpieczy. Więc nie ma się co śpieszyć, ale... Nie wiem, no, myślę, że skoczek C5, skoczek C5 to jest taki ruch, który bym pewnie zagrał na blicu. W sensie taki, wiesz, sensowny ruch do przodu, potem się będziemy martwić. No kwestia tego, czy jest coś innego. Może można powoli, no, zacząć od roszady, a potem gdzieś, czy B5, czy F6, czy coś w tym stylu. Też prawda. Myślę, że może tego hetmana z H4 teraz już jak swoją robotę wykonał, to cofnąć na E7, gdzieś na B4 przerzucić w tą stronę. O proszę, to fajne. Żeby po F6 on się gdzieś tam nie zgubił po G3, hetman H3, goniec F1, czy coś, czy goniec F5 i G3 później. Także... To w sumie racja. Motywy tego typu. Więc, no to, oj, spodziewam się, że tutaj Mateusz siądzie i poduma, bo wydaje mi się... Wydaje mi się, że król D2 to było jednym z ostatnich ruchów, o których myślał. Bo ja osobiście myślałem, że jeśli G3 nie działa, to gramy król F1. Takie na F1 wydaje mi się, że król jest trochę bardziej naturalnie ustawiony. Chociaż oczywiście no, król D2 też ma swój sens. I jeszcze przyszło mi do głowy takie połączenie dwóch twoich idei. A mianowicie jedna wspomniałeś, żeby wyprowadzić tego gońca. A druga, żeby co? Znaczy inaczej. A druga to skoczek C5, więc może ja bym chyba zagrał tak.
próbował. I po czymś takim próbował grać przez B6 i tego gońca próbował wprowadzić tutaj. Może można aktywniej przez B5 i potem B4 go nie caszyć. A, też fajne. I zauważcie, że no tu wiadomo, no silnik, my wam też rzucamy luźne propozycje, na które przeciwnik, na które obaj muszą zwracać uwagę, ale zauważcie, no teraz nawet jak się kom namyślił, to mówi, że jest całkiem spoko, bo jak zagramy B4, goniec tu, to już hetman F2 będzie pewnym problemem, więc tu mnóstwo możliwości. Ja się nawet nie podejmuję powiedzieć wam, co tutaj Mateusz może zagrać. Też. No, możemy proponować ideę, ale to wiadomo, że wszystko zależy od konkretów, czy coś działa, czy nie działa. Tak, to jest dlatego, drodzy widzowie, niezależnie z kim komentuję, czy jest to arcymistrzyni, czy mistrz międzynarodowy, czy arcymistrz piorun, czy tasbir, to często zobaczycie takie sytuacje, gdzie mówimy jakiś ruch i silnik robi przysiad, ale jest to spowodowane głównie tym, że no, my podajemy jakieś tam idee w ułamku sekundy, nie? O czym możemy myśleć. Oni muszą to wziąć i policzyć, że okej, to działa, to nie działa, tamto działa, to by zadziałało, gdyby nie tamto, więc tak to jest. Aczkolwiek zgadzam się, że to jest taka pozycja, którą myślę, że Mateusz może lubić. W sensie raczej on nie jest smutny z tego powodu, że taka pozycja powstała, no bo no jest ona na pewno niestandardowa. Pytanie jest tylko, czy na ile zadowolony jest Gukesz z tego typu pozycji. No, on raczej też jest zawodnikiem aktywnym i który umie policzyć warianty, także no to może być walka dość poważna. No, myślę, że... Ale wydaje mi się, że to jest też taki turniej, w którym oni bardziej jakby są zadowoleni z tego, że te pozycje są ciekawe, bo czasami są te takie turnieje, które oglądamy, gdzie gra dwóch zawodników 2750 i remis ich jakby, no nie starają się jakoś bardzo mocno, żeby przeginać. A tutaj w tej pracy widzę, że właśnie ze względu na to, że jest różnica rankingowa pomiędzy na przykład Mateuszem a zawodnikami 2740, no to te partie są ciekawsze, zawodnicy ryzykują. No, ci zawodnicy 2700 ze sobą też grają, no to tam w tych partiach też się dzieje. Także może to też inaczej jest, jak ci zawodnicy grają jakieś turnieje typu Puchar Świata, Mistrzostwa Świata, turnieje kandydatów, no to wiadomo, że każdy chce grać bardziej solidnie. No to się akurat turniej kandydatów to jest taki turniej, gdzie zazwyczaj w pierwszej połowie powiedzmy dość dużo się dzieje, no bo to jakby... To jest taki turniej, gdzie tylko pierwsze miejsce ci daje nagrodę bardzo dużą, nie? Awans do meczu o Mistrzostwo Świata, więc tam zależy ludziom na tych, żeby zgarniać te plusiki, aczkolwiek no z drugiej strony to też jest tak, że muszą jakby brać pod uwagę fakt, że jak za bardzo się przegnie, no to można stracić jedną, drugą połówkę i się nagle okazuje, że nie ma o co walczyć, więc... Dokładnie. No, też są turnieje, do których można się przygotowywać, powiedzmy, na miesiąc przed już zacząć przygotowywać debiuty i to też jest, no, może coś konkretnie wejdzie i wtedy nam się uda, albo nic nam nie wchodzi i wtedy próbujemy grać jakoś bardziej solidnie, także no, dużo tutaj zmiennych ma wpływ na to, jak to jest, no, tego typu turnieje są raczej ciekawsze niż te, jeśli chodzi o sam właśnie, no, to, że się dzieje w partiach, niż... Jak najbardziej. Pojawiło się pytanie na Twitchu, czemu no Dirbek nie gra na turnieju kandydatów, a gra jakiś chłop z rankingiem 2630? No bo na turniej kandydatów trzeba awansować. No i no Dirbek nie awansował. Znaczy, nie mogę powiedzieć, że szkoda, no bo nie awansował, to nie awansował. Nie ma co drążyć tematu, ale no fajnie jak no Dirbek zagrał, bo myślę, że gdyby on grał zamiast Abasowa, to jeszcze ciekawszy ten turniej by był, a tak to na pewno na Abasowie będą się skupiać, żeby tam jak najwięcej punktów na nim zdobyć. Właśnie do tego będzie ciekawszy, bo Basa jest zawodnikiem dość obkutym teoretycznie. Okay. Jak będą musieli z nim jakoś grać na wygraną wszelkimi, że tak powiem, środkami, no bo jednak jest duża różnica poziomów między nimi, no to mogą się ciekawe rzeczy dziać. W sumie racja. Dirbek jest akurat zawodnikiem na tyle młodym, że on jeszcze nie jedną szansę będzie miał do zagrania w turnieju kandydatów i meczu o Mistrzostwo Świata pewnie też, więc nie ucieknie nam. A w sumie racja. Mateusz dość pewnie i szybko po
poszedł na to, co, o czym rozmawialiśmy i... No tak, jednak zabezpieczenie tego króla nie będzie, znaczy na pewno jest dobrą decyzją. A teraz dodatkowo wszelkie ruchy typu D4, gdzieś tam możemy zagrać z taką idą, że nie musimy tego pionka bić, tylko jakieś nawet ruchy typu wieża D8 już wchodzą nam do głowy, żeby wywierać presję. Także znowu, żebyście mnie źle nie zrozumieli, nie chodzi o to, że teraz Mateusz zagra D4, tylko że to jest kolejna idea, na którą musi myśleć nie tylko Mateusz, ale też przeciwnik, że jakikolwiek ruch nie wymyśli, okej, okay, ale może jeszcze D4 tutaj wchodzić. A to w sumie mam do ciebie, Jola, takie pytanie. Czy masz wśród... No bo zazwyczaj jest tak, że mimo wszystko najczęściej grasz z kobietami, nie? Na jakichś mistrzostwach Polski albo takich turniejach. Masz jakąś taką rywalkę, z którą dobrze ci się gra i taką rywalkę, z którą ci się źle gra? Czy raczej to jest tak, że trudno tak powiedzieć? Bardzo często zależy to od turnieju i od konkretnego dnia. No i ja... Że chyba nie jest jakąś wielką tajemnicą, że z Moniką Soćką mam wyniki poniżej, że tak powiem, statystycznie tego, co powinnam mieć. No ale to też, no, czasem po prostu jest lepiej, czasem jest gorzej. Rozumiem. Staram się nie myśleć o takich rzeczach, że o z kimś mam na przykład zły wynik przed partią, czy ten. No może niektórzy stylem jakoś bardziej będą leżeć niż inni, ale... Ty jesteś... Starać się dobrze grać samemu. Okej. Okay. A w sumie miałem spytać, czy ty jesteś bardziej taki styl agresywny, ale w sumie mówiliśmy wcześniej o tym, że trochę się zmieniło na przestrzeni lat chyba, nie? No tak, już nie ma nerwów, żeby grać jakieś pozycje z pełnym chaosem, ale... to też bardzo od humoru zależy, czy od tego, nie wiem, czy długo się przygotowywałam i mam siłę potem... liczyć warianty jakieś długie, czy wolę jakąś spokojniejszą pozycję, no to... Okej. Okay. No to też, co ciekawe, zależy po prostu od tego, jak się partia ułoży. Czasami można iść na partię z takim nastawieniem, dobra, lecimy, super, i się okazuje, że no nie, a czasami się chcesz zagrać na spokojnie, ale jeden, dwa z jakieś ruchy, gdzie przeciwnik cię wytrąci z równowagi, albo sam zaproponuje, żeby coś tam gambitowo pograć i nagle pozycja się dzieje bardzo dziwna, nie? No, ja nawet po sobie wiem, bo ja jestem... Teraz już trochę to się zmieniło, natomiast jeszcze parę lat temu byłem fanatykiem systemu londyńskiego, Londona sobie grałem, no to wtedy te pozycje bywały takie dość nudne. Ale nawet czasami jak stwierdzam, okej, okay, to w całym turnieju, na przykład na Titan Tuesday'u będę grać E4, no to super, będzie agresywnie, a potem się okazuje, że ktoś ci gra, nie wiem, Karokana i tak, no, jakby bardzo często to, jak pozycja się potoczy, zależy nie tylko od ciebie, ale od przeciwnika. Także, żeby grać na pewnym poziomie w szachy, no to trzeba umieć i to, nie? No wiadomo, możemy lubić jakieś pozycje bardziej, lubić jakieś pozycje mniej, ale to i to trzeba grać, umieć. No tylko czym więcej się wie, tym ma się większy wybór do tego, no, na co można iść. Najlepiej to... jest tak, że teraz wszyscy grają tam po 5 różnych debiutów i na przykład na 3 się jakoś przygotuję lepiej, a na 2 wybiorę linię, które na przykład coś jest mniej prawdopodobne, no to wybiorę coś bardziej solidnego, żeby tylko no, mieć jakiekolwiek podejście. Na przykład zrobię remis z białymi, no dobra, nic się nie stało, tak? Tak. Ale jakby zawodniczka wybrała... któryś z tych 3 innych, no to już wtedy by była większa walka. Na przykład. Tak, to prawda. Ogólnie takim błogosławieństwem jest to, jak się zna te kilka debiutów różnych. Bo ja pamiętam, miałem niestety taki problem, że często ja grałem jeden debiut zazwyczaj, no i czasami było niestety tak, że no, przeciwnik ci gra coś, czego nie lubisz, no i nie znasz niczego innego, no to wchodzisz w to i jest ciężko, a tak, no to można jeszcze debiuty wybierać pod kątem tego, co gra przeciwnik. Także to jest mega... ważne. Piszecie, że ciekawa pozycja. Ja się zgadzam. Mateusz na pewno jest zadowolony. To znaczy, na pewno jak znam Mateusza i oglądałem jego trochę partii, to on woli mieć taką pozycję, gdzie jest trochę zamęt i tak jakby, no król jest na D2. To samo świadczy o tym, że to nie jest pozycja jakaś taka standardowa, niż gdyby to miała być jakaś nudna. No jakbym tak miał, wiecie, popisać, że umiem oceniać pozycję, no to plusy czarnego na pewno są takie, że są hetmany na szachownicy, a król jest na D2, więc nawet gdy ten król się gdzieś tutaj schowa, no to zatka wieże i tak dalej. No i też, jakby nie patrzeć, struktura pionkowa czarnego jest troszkę lepsza, bo nie ma tych zdublowanych pionków. Ale oczywiście z drugiej strony białe mają
silne centrum. Białe mają możliwość, żeby tymi pionkami atakować. W sensie to po prostu tak bardzo groźnie wygląda. Jeżeli sobie, wiecie, zagracie dwa słabe ruchy i przeciwnik zagra w ten sposób, no to nagle się okazuje, że te pionki już was totalnie niszczą, więc to są takie rzeczy, na które trzeba brać poprawkę. No i oczywiście białe też mają parę gońców, nie? No to mówiliśmy na przykładzie innych partii, że to kiedyś może okazać się być jakieś takie plusowe. Gdyby czarne miały kilka dodatkowych ruchów, no to fajnie na pewno by było wieżą wejść na D8. Drugą wieżę też fajnie by było uaktywnić, tylko kurczę, nie bardzo wiadomo gdzie, nie? No bo tak tego gońca nie ma gdzie wyprowadzić. No to kwestia tego, czy dojdziemy na przykład do E6 w jakimś korzystnej wersji, wtedy najlepiej by było gońca wymienić za gońca białopolowego białych i zostawić te wszystkie dziury na E4, D3, C4 do późniejszego wykorzystania skoczkami, prawda? Ale to jest, no też biały na wszystko nam na pewno nie pozwoli. A. No. Jeszcze tak się zastanawiałem, czy czarne nie byłyby zainteresowane jakimś takim szachem. W sensie, wiecie, jak król jest w centrum, no to czasami chcielibyście mieć pozycję, gdzie poświęcicie tego pionka, byle ta wieża się otworzyła. Natomiast tutaj słusznie Jola powiedziała faktycznie, że jeżeli wymieniają się te dwa gońce, jeżeli ustawilibyśmy pozycję bez tych dwóch gońców, to strzelam, że to jest duża przewaga koloru czarnego, że Mateusz tutaj ma przewagę. Tylko że skoro my to wiemy, no to Gukesz prawdopodobnie niestety też to wie, także raczej na to za szybko nie pozwoli. Aczkolwiek to jest jakaś idea, do której może dążyć Mateusz. No i teraz też na Gukeszu spoczywa odpowiedzialność, co chce on tutaj robić. No bo na pewno chce coś zrobić z królem. Ja się zastanawiam tylko, czy biały może zdążyć na przykład zagrać, odejść hetmanem wieża D1 i wtedy dopiero król C1, czy od razu, czy musi faktycznie od razu uciekać tym królem w tej chwili. No bo lepszą wersją dla białego by było, gdyby ta wieża za jeden jednak wyszła najpierw, prawda? Ale znowu, no czy mamy czas na ruch typu hetman E2 czy hetman F3? No właśnie, to trzeba by było policzyć. No, możemy przestawić. Hetman F3, zastanawiałam się znowu nad ruchem F6 od razu, no żeby może tą linię F też można gdzieś ten przeciąg wykorzystać. I tu w ogóle z tym hetmanem mogą być, popatrzcie jakie szachy są dziwne. Ten hetman i ta wieża, no i są tutaj dwa pionki, które jakby to wydaje się, że to nie da rady tego wykorzystać. A zauważcie, że po ruchu F6 bicie, no i niech białe realizują swój dalszy plan i zagrają tą wieżą gdzieś. No to teraz już trzeba brać pod uwagę ruch skoczek E5 i nagle ta wieża patrzy na hetmana i nie bardzo można to bić, a skoczek zaraz wejdzie na C4, nie? Więc no tu inna sprawa, czy nie będziemy chcieli w tej sytuacji odbić tego na przykład hetmanem. Tak, bo ten hetman na C4 już swoją robotę wykonał i teraz jak król ucieka na hetmańskie, no to można hetmana tam przerzucić. No więc to hetman F3 no nie jest dobrym ruchem, czy hetman E2 może jest lepszą wersją, ale to znowu zastanawiałam się, czy w tym momencie nie można zagrać tego D4, bo skoczek BF4 jest wstępem. A, to prawda. Nie wiem, czy to działa, czy nie działa, ale jest to jakaś kolejna idea, którą trzeba by liczyć. Tak, bo tu trzeba brać pod uwagę jakieś ruchy typu hetman F3 i jest atak tutaj, ale widzicie, to nawet skoczek E6 i powinno to się trzymać. No, to jest naprawdę zwariowana pozycja. Tutaj to jeszcze do naszej dwójki przydałby się Kacper Piorun i on by, wiecie, odpadał nam zaliczenie wariantów, a my byśmy tylko ideę podawali, bo to jest pozycja, gdzie liczenie wariantów będzie bardzo ważne. Może biały może próbować zagrać hetman E1, żeby tak jakby wstępem na wymianę hetmanów i potem wieża D1, król C1, ale znowu... A, to ciekawe. Inna sprawa, że na ile my się musimy tym jakoś martwić, bo tak też od razu pomyślałem o ruchu F6. No właśnie może nie musimy, bo znowu jak wymieni na H4, to skoczek H4 będzie wstępem. I nie można, znaczy inaczej, i to tak pokażę wariantowo, że po tym biciu, może można zagrać G3, ale dodatkowo musimy... Znowu brać pod uwagę taką wymianę. Tak. Jak wymienimy na E5 pionka, no to te piony będą tak słabe, że to na pewno czarny będzie zadowolony. Tak, taka pozycja to Mateusz by to... No, bardzo słabo.
pocałowaniem ręki wziął. Ale tu w sumie znowu chciałbym, żebyście się czegoś nauczyli, drodzy widzowie, że bardzo często to jest taki motyw, który my już z Jolą powiedzmy jakoś tam widzimy i wiemy, w którym kierunku chcemy, żeby ta partia podążała, że jeżeli przeciwnik ma takiego silnego pionka, to z jednej strony ktoś z was mógłby pomyśleć, no dobra, ale te pionki są zdublowane, to jest git, to zostawiamy to. Ale ten pionek jest bardzo taki uciążliwy. Paraliżuje nam trochę figury, zabiera miejsce dla naszych figur, więc bardzo często chcemy zagrać taki ruch jak E6, nie? I po biciu otwiera nam się linia, ten pionek staje się słaby, więc to jest, wiecie, to jest to, co możemy wam dać w takim kontekście naukowym, żebyście widzieli, na jakie idee my sobie patrzymy, bo wtedy może wam to coś dać. Jeszcze jedną rzecz chciałbym pokazać, a mianowicie już nawet zagrajmy to Hetman E2 i F6. Ktoś z was znowu mógłby pomyśleć, ale białe zbiją i zepsują nam strukturę wokół pionków, ale zauważcie, jedna wymiana i ocena spada praktycznie o wszystko. Bo zobaczcie, jak ten goniec teraz będzie po tych białych polach dusił kiedykolwiek. No i białych najlepsza figura to jest ten goniec na C2 moim zdaniem, bo on strzela przez całą szachownicę i jeszcze broni tego królewicza. Także oddanie tego gońca nawet za cenę... Proszę? Wielu pól broni tutaj. Mm-hmm. E4, D3 to są F5 bardzo newralgiczne punkty. C4 może też w przyszłości, jeśli uda nam się skoczka jakoś tam uaktywnić z G6. Także no to... Czasami pomyśleć po prostu nie co osiągniemy przez wymianę, a popatrzeć na te figury, które na szachownicy zostają i je porównać. I no tutaj jest wyraźnie, że ten goniec białopolowy no, jest bardzo ważny dla Białego. Zgadza się. Czy ty w ogóle grywasz coś przez internet na jakieś turnieje na czeskomie, czy mało? Mało, okej. A to w sumie jest bardziej kwestia tego, że ci się jakby szkoda ci na to czasu, czy nie lubisz grać przez internet, czy trudno nawet powiedzieć? Mam okres, kiedy grałam więcej, ale mam wrażenie, że jest to, że wpływa to niekorzystnie na grę w normalną. Okej. Okay. W sensie, blitz jest fajny, ale jeśli jest to w warunkach powiedzmy kontrolowanych, typu gramy czasem jakimś 3 plus 2, 5 plus 2, coś sensownego powiedzmy, nie bulety. I jeśli się gra z przeciwnikiem, z którym nie wiem, mogę jakiś konkretny debiut poćwiczyć. Czyli takie partie sparingowe bardziej niż tylko dla przyjemności. No wiadomo, że fajnie jest czasami sobie zagrać blitza turnieje. I też swego czasu robiliśmy takie turnieje na czeskomie dla kobiet. No i tak raz w miesiącu można było pograć. To nie jest tak, że uważam, że to jest złe ogólnie, ale takie granie na przykład regularne czy godzinami, no to tak jak niektórzy zawodnicy mają po dziesiątki tysięcy partii rozegrane, to no dla mnie, ja uważam, że to jest bardziej szkodzi niż pomaga w normalnych szachach. Okej. Okay. Tak jest, właśnie z Kasprem Piorunem o tym rozmawialiśmy, że jak się popatrzy na tych młodych zawodników, którzy gdzieś tam progresują, to że właśnie oni dużo przez ten internet grają i że kiedyś właśnie ludzie mówili, że raczej granie takich gierek buletów czy bliców, to że raczej nie rozwija, a oni pokazują, że potrafi rozwijać, tylko tak jak mówisz, no, domyślam się, że trzeba to robić z głową. To znaczy ja na przykład nie czuję, że jak odpalę sobie streama i pogram 2 godziny na czeskomie bulety, no to żeby mnie to rozwijało, bo mnie nie rozwija, ale czuję, że na przykład mi dużo dało to, że mogę sobie odpalić Tighted Tuesday raz czy dwa razy w tygodniu. I wtedy sama taka, wiesz, jest mi bardzo miło, że w ogóle mogę grać w jednym turnieju z Hikaru, pomimo tego, że to jest... To jest inaczej, jak grasz w turniej i wiesz, że grasz z dobrymi zawodnikami, to okej. Okay. I do tego jakoś się podchodzi poważnie, a to nie jest tak, że się siedzi, nie wiem, czy typu jak Firuze w czasie turnieju kandydatów postanowił sobie te super bulety grać przez całą noc. Jak dla mnie to jest jakieś tragicznie niepoważne zachowanie, no i skreśliło to jakieś to, że ja mogę go jakoś postrzegać jako przyszłego mistrza świata. No bo to jednak trzeba mieć dużo więcej niż samą umiejętność grania w szachy. Ale no to zawsze no, zależy od tego, czy się to kontroluje odpowiednio, tak? No. Tak samo mi się wydaje, że z rozwiązywaniem zadań w internecie. Fajnie jest sobie porozwiązywać taką taktykę na czeskomie, ale robienie puzzle rusha za puzzle rushem,
jest jak najbardziej szkodliwe, bo potem w czasie partii zamiast szukać i myśleć o szachach, człowiek szuka, nie wiem, mata w jeden, czy podstawienia figury, czy jakiejś głupiej taktyki cały czas. Zamiast tego myślenia bardziej strategicznego. I to akurat po sobie miałam wrażenie, że w pewnym momencie za dużo tego robiłam. I no, zupełnie na inne myślenie się mózg przełącza, ale to nie znaczy, że nie można sobie od czasu do czasu paru puzzle rushów zrobić dla zabawy. Wiadomo, umiar jest ważny we wszystkim. Tak, to warto dodać moim zdaniem, że to jest wszystko jakby kwestia indywidualna, bo ja teraz już nie uczę za bardzo ludzi grać w szachy tak indywidualnie, aczkolwiek jeszcze całkiem niedawno to robiłem i zdarzały się takie osoby, które gdzieś tam wiesz, tam pytałem, bo mieliśmy zajęcie raz w tygodniu i pytałem, czy coś z szachami robili, no i tak, no 2 godziny dziennie w sumie, ale potem się okazywało, że to były 2 godziny dziennie jakichś buletów czy bliców, no to wiadomo, że to cię tak nie rozwinie i ja zawsze powtarzam, że fajnie jest grać bulety, w sensie, no każdy z nas, wydaje mi się, że większość osób przynajmniej lubi sobie gdzieś tam odmurzyć się, ale właśnie to jest odmurzanie się, nie? To nie daje nic takiego. Nie można tego traktować jako, nie wiem, praca nad szachami, to, że się wygrał szachy. Przez pewien czas. To jest. Ja też sobie mogę zagrać parę buletów raz na jakiś czas, żeby sobie coś poklikać, ale no, nigdy w życiu bym nie pomyślała, że to jest jakoś tam poważne podejście do szachów, tak? To jest rozrywka. Tak, tak, tak. No ja pamiętam a propos jeszcze taktyki, bo ja lubię. W sensie jakoś tak nie wiem z czego to wynika, ale w Puzzle Rush jestem dość dobry i. I pewnie kwestia tego, że tam myszką szybko ruszam i jakoś też jakby ja się wychowałem na takich ruskich, grubych książkach z taktykami, nie? Gdzie tam maty w jednym, maty w dwóch ruchach były. Więc lubię sobie porobić, ale faktycznie dużo większy, powiedzmy, progres, czy dużo większą siłę gry czułem, jak nawet na chesscomie robiłem sobie zadania, ale takie już z mojego poziomu, gdzie siadałem i potrafiłem jedno zadanie tam 15 minut sobie siąść i liczyć, nie? No to jest zupełnie inne pracowanie nad szachami niż zrobienie 10 puzzle rushy, no bo tam to się wiadomo, klepie te taktyki. I 5 razy ten sam mat, czy w 3. Tak, 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 tak. To nie jest mocno rozwijające, tak. No, najlepiej to już pamiętam z któregoś wideo Mateusza właśnie, że dawał porady na temat tego, jak tutaj no, uczyć się i rozwiązywać właśnie zadania i że no, najlepiej książka przy szałownicy i tak, tak. Stworzyć warunki turniejowe najlepiej z zegarem, jeszcze sobie wyznaczyć czas i powiedzmy dajemy sobie 10 minut. Jeśli 10 minut no, nie jesteśmy dalej pewni rozwiązania, no to pech. To znaczy, że no, nie jesteśmy w stanie tego rozwiązać, bo nie można też siedzieć godzinami na dymną pozycję, prawda? No to wiadomo, zależy od pozycji, no bo są pozycje, że można sobie dać i pół godziny, tak? Ja. Powiedzmy, no, to, że, no żeby to były jakieś takie warunki, no... No, tak jak pracuje mózg, tak? Że, no, po co trenujemy, żeby stworzyć jak najbardziej warunki takie, jak będą w czasie partii. I to najwięcej wtedy daje, no tutaj, najwięcej się jesteśmy w stanie nauczyć. A tu się w 100% zgadzam, że no wiesz, to gram w szachy już 20 lat i po dziś dzień, ja gdzieś tam no, mam taki okres, że no, zazwyczaj właśnie teraz, od początku roku do gdzieś tam marca, kwietnia, maja, no jest taki okres, gdzie ja dość mało turniejów gram, bo po prostu nie ma tych turniejów takich klasycznych, to faktycznie mam takie coś, że gdy powiedzmy za miesiąc, za 2 miesiące, za 3 miesiące pojadę sobie na turniej, to nawet mi się na żywo trochę inaczej gra niż w sytuacji, w której gdzie przez ostatnie parę miesięcy grałem tylko przez internet i czasami sobie robiłem tak, że brałem książkę i rozwiązywałem zadania właśnie na szachownicy zwykłej, to zupełnie jest inne myślenie, nie? W sensie tak no, inaczej patrzysz na tą szachownicę, jak się uda ustawić właśnie w taki sposób, że jeszcze koło jest zegar i masz mało czasu i trzeba podjąć jakąś decyzję, no to jest naprawdę bardzo fajny sposób na ćwiczenie, bo ja sam po sobie widzę, nie? Że czasami po prostu jakby siadam do szachownicy i czuję, może nie powiem, że czuję się jakbym był gdzieś tam sparaliżowany w tych rękach, ale czuję się taki zupełnie inaczej niż granie przez internet. Nie? Dokładnie. No tak miałam po pandemii, jak była większa przerwa od turniejów normalnych. Tak? I wtedy jak był powrót, no to takie było trochę dziwne uczucie, że na szachownicy coś ten, bo jednak się dużo więcej robiło na komputerze. A czy ty grałaś w tej, bo pamiętam, że podczas pandemii była chyba w ogóle olimpiada, która była przez internet?
grałaś nawet wtedy. Nawet dwie olimpiady chyba online były. Ja pamiętam, tak. Jedna mi tak się zapadła w pamięć, bo była taka sytuacja, że Armageddon w ogóle grała Monika Soćko i tam miała Dwa taką... Armageddon grała, tak. I tam... Tak, tak, tak. No To były emocje, to wtedy brązowy medal zdobyliśmy. Wow. A to jeszcze były te Armagedony, przynajmniej bo jeden z nich był w czasie normalnej ekstraligi, jak graliśmy. Także rano oni grali do olimpiady online, a po południu jeszcze, no nawet nie wiem, czy nie pamiętam, czy ostatecznie przekładali godzinę partii, żeby właśnie się zmieścić z tą olimpiadą, czy w każdym bądź razie, no. Emocji było dużo. Tak, tak, tak. W międzyczasie Gukesz wymyślił, żeby jednak krócej jeden co jeden. Czyli no, mogę się cieszyć, bo zagrał moją ideę, ale ja ją bardziej tak pokazywałem losowo trochę, także troszkę się dziwię, ale no oczywiście ma to sens, nie? W sensie tak ma to sens, bo chowamy króla. No, pole D2 prawdopodobnie już się nauczyliście do Zizy, że nie jest raczej pole, na którym chcemy mieć króla, jeszcze szczególnie przy hetmanach na szachownicy. Tylko troszkę dziwi, że faktycznie no, z tą wieżą będzie kłopot. To znaczy, powiem ci tak i powiem wam tak, drodzy widzowie, jeżeli w tym momencie grający białymi zagrał F4 i stwierdził sobie, że będzie uciekał królem, to powiedziałbym, że to ma sens, ale tylko w sytuacji, gdy tę wieżę zdążymy jakby włączyć do gry. Natomiast gdy ten król pojawia się na C1 przy wieży na A1, to wygląda troszkę dziwnie. No tylko kwestia tego, rozumiem jakby dlaczego tak się stało, bo prawdopodobnie tutaj Gukesz liczył, czy hetman A1 ma sens, czy hetman E2, być może doszedł do takich wniosków, do jakich my mniej więcej doszliśmy, miejmy nadzieję. No i stwierdził, okej, okay, nic tutaj... 20 minut na ten ruch, także na pewno głęboko to przemyślał, co tu i wyliczył, na co może sobie pozwolić, ale no... Jak już musi grać taki ruch, jak, znaczy może nie musi, ale decyduje się na taki ruch król C1, no, który ma zdecydowanie jakieś wady, no, no to znaczy, że chyba pozycja czarnych jest okej. Okay. I że no, zdaje sobie z tego sprawę też. Tak, 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 tak. No i też jakby wiadomo, widzimy też ocenę silniczka, że to jest spoko. No jedyny taki problem, który widzę dla Mateusza, to, że faktycznie... Ja bym się czuł troszeczkę niepewnie, jak te figury ustawić. Czy ja już chcę grać przez F6, czy chcę to zostawić? No, nie mogę zagrać gońcem na F6, bo dostanę F5. Jak ustawię gońca na D7, to on tutaj stoi tak troszkę dziwnie, nie? Więc jest parę takich problemów do rozwiązania. No i nie wiadomo. Też jest oczywiście też taki ruch jak hetman F2 z podwójnym atakiem. I obronić hetman D2 ruchem i znowu wymiana hetmanów jest raczej na korzyść białego w tej pozycji. Tak. Nie wiem, jakaś pozycja będzie super, ale no jest to na pewno lepsze dla niego niż. Tak. Tego hetmana fajnie by było zachować. Właśnie, bym to rozważał, cofnięcie się hetmanem na E7, bo teraz znowu hetman E7. Może grozi F6 bardziej ze względu na to, że E3 będzie z szachem tam podwisać. A to prawda. To w ogóle bardzo fajny ruch jest moim zdaniem, bo nie dość, że F5 ograniczamy, bo atakujemy tego pionka, więc już się nie będziemy musieli martwić. A po drugie to F6 jakby daje nam też większe możliwości. Bo teraz F6 bicie, tak wiecie, drodzy widzowie, nie wiem, zagrajmy powiedzmy G4 i niech nastąpi F6, to teraz jak nastąpi bicie, to czarne mają ruch hetman E3. I co ciekawe, to jest jakaś rzecz, w którą nie powinniśmy wchodzić, ale nie do końca rozumiem, co jest w tej pozycji takiego złego. Może król jest po prostu osłabiony i po jakimś odbiciu tej wieży, wieża E1 może. Jakieś tempa, ale nie, to jest... widzę już, bo jest motyw koniec G1 i skoczek na C5 wieś. A, faktycznie. Koniec G1 i nie mamy jak bronić tego punktu. A no potem... Musimy się wrócić na E7, ale to znowu nie o to nam chodziło, tak? Okej, okay, tak, to za cenę pionka to jest... Teraz goniec z H2 nagle wyląduje na D4. A Mateusz zdecydował na wieżę do E1, też to jest ruch na pewno, który ma sens. Z ideą D4 może gdzieś... Wysłości. Wydaje mi się, że i tak trzeba będzie się tym hetmanem kiedyś cofnąć. Zgadza się. Ale może... A może skoczek E4 teraz też jest ideą, bo wieża na D8 jest bronione. Żeby z tempem jakoś tam wskoczyć.
A to też prawda. I tylko no, kwestia tego, na ile będziemy chcieli mieć takiego pionka na E4, który jest dość osłabiony. No mi się chyba najbardziej z tego wszystkiego podoba jakieś cofnięcie hetmanem i może próba dojścia do D4 kiedyś, chociaż jakby wieża D8 to jest na pewno zdrowy ruch. I też ja to szanuję w Mateuszu, że on naprawdę szybko potrafi te ruchy wykonywać. On szybko wykonuje dobre ruchy. A to jest na pewno duży atut. Zastanawia no, mnie... Już musiał wcześniej zdecydować się na jakiś konkretny plan tutaj w tej pozycji, tak? Dlatego te ruchy wykonuje w miarę szybko. A może też postanowił sobie przed partią, żeby grać szybciej. Mhm. No, taka ogólna strategia, bo z tego, co mi się wydaje, że w poprzedniej rundzie Gukesz z Nawarą właśnie w niedoczasie popełnił parę grubych błędów. Tak, no, tak, tak. I może na to właśnie liczy Mateusz, że uda mu się osiągnąć tą przewagę czasową i wymusić jakieś złe decyzje. No ale pozycja też ma zdrowo. Ja się zastanawiam, co zrobić ze skoczkiem na G6, bo na razie wygląda, że mało robi, ale w sumie by przeciwdziała ruchowi F5 w niektórych pozycjach, jak pionek E5 by podwisał, na przykład po hetmanie 7 w jakimś Tak, momencie. tak, tak. Dlatego to hetman E7 mi się bardzo podobało. Zastanawia mnie też, tak głośno sobie myślę, czy Mateusz może tutaj wrócić do, znowu, tak docelowo, czy może wrócić do naszego pomysłu, żeby, no dobra, do twojego pomysłu, mój to był B6, ale on, żeby zagrać B5, B4, bo po pierwsze ten koniec gdzieś tu wyjdzie, po drugie, no król będzie na skrzydle hetmańskim, więc ten pionek jak pójdzie do przodu, no to gdzieś tam może pojawić się atak. No, mi się takie plany podobały, ale czy to konkretnie działa, to zobaczymy. No i też na YouTubie się pojawił ciekawy pomysł, żeby wrócić skoczkiem i potem próbować dojść do ruchu goniec F5, aczkolwiek powiem wam, że ja bym się trochę bał, że jak zagramy skoczek E7, to dostaniemy jakieś G4, chociaż tu wtedy jeszcze po hetman H3 grozi bicie, więc może to też jest taka idea, którą warto brać pod uwagę. Ja to jest... rozważałam, czy jest taka jakaś opcja, ale znowu ten hetman na H4 wtedy jakoś tak wygląda, że tam mało pól mu zostało. Mhm. Ale... To prawda. Ale powiem wam, że to jest właśnie to, jak podajecie jakieś idee, to jest jakby, to jest pokaz tego, jakie szachy są trudne, że wiecie, no my nie wiemy, co tu jest dobre dla Mateusza i tak samo Gukesz nie wie prawdopodobnie. W sensie on pewnie wie trochę więcej niż my tutaj, ale mimo wszystko te różne rzeczy, które my bierzemy pod uwagę, on też musi brać pod uwagę. I bardzo często to jest tak, że szachy, wiesz, nie wiem, czy też masz takie wrażenie, ale jak się ogląda szachy z boku, to takie, szczególnie jak się ogląda jakąś samą partię, to wtedy one są proste, nie? Poprawiasz sobie figury, chłop się myli, czy kobieta się myli, wygrywacie sobie partię, ale jakby, no dopiero gdy się gra, to rozumieć, to się wtedy rozumie, ile rzeczy trzeba było policzyć i jak mała część tego, co policzyliśmy, miało miejsce w ogóle w partii, nie? W sensie liczysz, jest jeden wariant, ale żeby jego zagrać, to musiałeś policzyć 3 czy 4 warianty inne, które też potencjalnie mogły mieć miejsce. Są też takie partie, w których każdy ruch przeciwnika jest zaskoczeniem, bo akurat tego nie rozważaliśmy i niekoniecznie to oznacza, że te ruchy są jakieś słabe, tylko po prostu my myśleliśmy zupełnie w innym kierunku. Także no to na pewno jest dużo głębsze. Tak, a to jest... Rozważaliśmy tego typu ruchy. Mm-hmm. No sensowne. No weźcie, zmienij tutaj jakieś, czy G4, czy G3, może goniec G3 można w ten sposób gońca aktywować jakoś. Może goniec G3 z ideą H4, H5 gdzieś też ma jakieś... Jest to jakiś plan dla białego? Uh-huh. No w ogóle zastanawiam się, czy Mateusz tu będzie próbował jakoś szybko grać D4, czy jednak ta wieża tutaj służy tylko do tego, żeby tego pionka wspierać i patrzeć na hetmana, bo hetman F3 schodzi z tej linii, a jednocześnie po ruchu D4
I trochę nie podoba się w tej pozycji to, że ten goniec na C8 stoi i nie bardzo jest co z nim zrobić. Bo gdyby, znowu, wiadomo, fajnie jest tak sobie zdejmować figurę, ale gdyby te figury zdjąć, było by nam dużo, dużo łatwiej. A teraz, no z tym gońcem jest pewien problem i jest to na pewno problem, który Mateusz musi tutaj rozwiązać. No tak, tylko to kwestia właśnie konkretów. Bo no biały też nie będzie stał, siedział i czekał, aż zrealizujemy nasz plan, tak? Musimy jakoś do tego podejść realistycznie. No D4 ma swoje plusy, próbujemy tutaj grać jakoś aktywnie. Może po wymianie na D4 na przykład znowu ten pionek F będzie słaby, czy może... A może można zagrać D4 po biciu skoczek E6 i skoczek D4 z tempem, coś w tym stylu. O, to jest... Konkretnie... No. Zauważcie, przyznam, że ja raczej bym D4, znaczy bałbym się też ruchu skoczek E4 od razu, ale może niesłusznie, bo to w sumie nie jest jakiś ruch... Może nawet można zagrać D3 i oddać tego piona i wymienić za wymianę tego gońca, bo ten goniec jest naprawdę bardzo ważną figurą. A, okej. Okay. I zauważcie, teraz można pomyśleć nawet o takim ruchu jak D3. I teraz po biciu, no tego gońca już tu nie ma. Co prawda, oddaliśmy jednego pionka, ale ten goniec zaraz może gdzieś wejdzie, może przegonimy tego skoczka, może goniec od drugiej strony wejdzie. Król dalej jest osaczony. Przede wszystkim są różnobarwne gońce w tym wszystkim, więc strona, która będzie atakowała, powinna mieć tutaj jakąś przewagę. Więc to jest jedna z opcji po D4. Tak też się zastanawiam, czy faktycznie po biciu chcielibyśmy to odbijać, czy mamy taką możliwość, żeby zagrać skoczek E6. Bo wydaje się, że widełki, ale dzięki temu, że ten hetman jest na F3, to możemy to próbować wykorzystać. W ogóle myślę, teraz w ogóle... musiałby zagrać skoczek E2 i nie dać nam tam wymienić, znaczy no, tego gońca białopolowego, tak? Po biciu skoczek E6, skoczek E2. A, okej. Okay. I no teraz jak wymienimy na D3, no to... Nie wiem, czy wymiana tych skoczków jest pewnie na naszą korzyść, bo ten król teraz ma jednego obrońcę mniej, ale no, pozycja jest na pewno dalej bardzo złożona. Że teraz może goniec E6, goniec D5 z tempem, no, wykorzystać taki motyw taktyczny i wszystkie figury nagle będą rozwinięte, a białe no też nie widać zbytnio koordynacji w ich grze. Mhm. Więc tu no, proszę... D4 to jest taki ruch, że na przykład ja bym się go bał trochę wykonać, bo to jest jednak granie w centrum, otwieranie pozycji, gdy nasze figury teoretycznie są przygotowane. Dlatego tutaj wchodzi to, co jest najważniejsze w szachach, czyli żeby usiąść na spokojnie, policzyć i wziąć pod uwagę te możliwości, które mamy zarówno my, oraz to, jakie możliwości ma przeciwnik. Pytanie, czy jakie inne ruchy oprócz D4 możemy tutaj rozważyć? Na pewno cały czas aktualny jest hetman E7, prawda? Z tymi samymi ideami, co wcześniej. Albo też z ideą D4, no ten hetman może być bardziej przydatny na E7. Tak, paradoksalnie hetman na H4, co zresztą Jola już mówiła po tym szachu, że hetman na H4 już zrobił to, co miał zrobić i teraz może sobie wrócić, więc to też jest taki naturalny ruch. Jeszcze z takiego kronikarskiego obowiązku, tak jak król D2 było pytajnikiem według czeskomu, to tutaj wieża T8 również było pytajnikiem. Aż sobie podglądniemy, co komputer mówi. No komputer oczywiście mówi, że my jesteśmy lepsi niż jakiś tam Mateusz Barter, bo hetman E7 trzeba było zagrać, co jest ciekawe. Natomiast wieża T8 też jak najbardziej ma sens, nie? Więc mam wrażenie, że znak zapytania jest bardzo nieadekwatny do siły ruchu, ale wiadomo jak to jest z tymi ocenami. No to tu się zgadzam. To bardzo często te znaki zapytania... W sensie, wiesz, silnik pokazuje, że to jest najlepszy ruch, ale na niskiej głębokości ocenia go inaczej i dopiero jak się namyśli pokazuje, że to jest dobry ruch, więc jak się nie namyśli, to od razu daje pytajnik. Natomiast ruch F5 jest... No ma on jakiś swój sens, tak? No jeśli biały wymieni tego piona, no to na pewno będzie dla nas korzystne, bo ten hetman na F6 będzie jeszcze lepszy niż na E7, jak chcieliśmy zagrać. I jeszcze silniej może... wchodzić D4, a goniec F5, my też mamy ideę, także no, bardzo wątpliwe jest, żeby miały tego piona wymienić. A jeśli nie wymienią, no to teraz znowu skoczek E4 może być silniejszą ideą, bo mamy tego skoczka tam mocno wspartego i pion jak stanie na E4, to nie będzie słaby. I też zablokowaliśmy w pewnym sensie no, te możliwe
aktywność białych pionową na skrzydle królewskim, także no ma to na pewno sens, nie jest to ruch jakiś słaby, prawda? Mm-hmm. Tu się zgadzam, że w sumie im dłużej patrzę na to, tym większy dla mnie to ma sens, bo po pierwsze teraz skoczek E4 może być sensowny. Nie musi być sensowny, ale może być sensowne. Nawet jeśli nie teraz, to w którymś momencie. Nawet jeśli czysto teoretycznie wrócimy do ruchu D4, chociaż to już teraz trzeba przygotować, żeby z królem nie było jakichś kłopotów, no to ten pionek będzie przyblokowany, będziemy mogli go atakować i nawet sam fakt, że blokujemy te pionki, też może być bardzo ważny, a dodatkowo jeszcze wcześniej nie chcieliśmy grać goniec E6, bo zauważcie, po goniec E6 robimy papa po F5, natomiast teraz już po ruchu F5 możemy zagrać goniec E6 i oczywiście trzeba troszeczkę uważać mimo wszystko na jakieś przełomy typu G4 w którymś momencie i jak zbijemy to F5, ale to już jest rzecz, którą przeciwnik będzie musiał bardzo mocno policzyć. Ja mam wrażenie, że może Mateusz chce tutaj bardziej pozycyjny sposób kontynuować partię i jakby stwierdził, że białe mają parę gońców, więc będziemy trzymać pozycję zamkniętą, a teraz jego skoczki mogą no, zacząć skakać. Na przykład skoczek G6 na F8, na E6 też może, no, jest to bardzo dobre pole dla niego z jakimiś ideami dalej znowu D4, żeby odbić skoczkiem. No, teoretycznie skoczek jest najlepszą figurą do blokowania wolnych pionów też, tak? Bo pion E5 jest teoretycznie wolnym pionem. A wtedy znowu goniec, no tak jak teraz już bardziej mi się podoba, to B6, goniec A6, żeby z tej strony tym gońcem wejść. No wiadomo, to wszystko jest, trzeba rozważać konkretnie, no bo ten pion na F5 może wisieć i też te motywy G4 tam z przełomem, nawet z jakimś oddaniem piona mogą być groźne w niektórych wariantach, no ale... Ale jakiś sens strategiczny w tym wszystkim widać. Mhm. Tak, to fajne. Fajne, tak jak mówisz tu, jakby na pewno pewnym problemem dla Mateusza jest to, że długofalowo białe będą chciały zagrać G4. Jeżeli im się to uda, tak jakby wam to pokazać? Chcę wam pokazać pewną rzecz. Jeżeli, no to zróbmy tak, 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 tak. Jeżeli białym udałoby się zagrać ruch G4 i zmuszone by były czarne, żeby to zbić, no to takie pionki, które będą leciały, to jest tragedia. To już jest... Na A1 jest aktywna, goniec na C2 z nią współpracuje, także to wygląda, jak białym będzie zaraz dawał maty tutaj. Tak, już abstrahując od tego, bo wiadomo, no oddałem dwa ruchy, nie? Znaczy oddałem, tam zagrałem cokolwiek, żeby tylko pokazać. Więc to jest rzecz, i pokazałem wam to dlatego, bo teraz już wiemy, do czego Mateusz nie będzie chciał dopuścić. Więc B6 i goniec A6 to jest taka rzecz, którą bardzo chcielibyśmy osiągnąć, tylko nastąpi to dopiero wtedy, gdy to G4 prawdopodobnie nie będzie jakimś wielkim problemem. Typu być może faktycznie, najpierw wycofamy skoczka, zagramy jakieś G6, ustawimy skoczka tutaj i może wtedy możemy myśleć o tym, żeby atakować z drugiej strony, więc widzicie, długofalowa idea kolejna. Co więcej, F5 jest też... O! Zbił. To w sumie ciekawe. I zobaczcie, jak silnik ten tutaj... Kompletnie mi się nie podoba. W sensie od strony białych to chyba dobrze. To jest super. No, ale strasznie dziwne. No bo to... Rozwiązuje trochę problemów czarnemu. Nie dość, że nam ułatwia życie, no bo teraz wrócimy hetmanem i tak mi się wydaje, że daje nam bardzo łatwą grę. W sensie wszystkie następne ruchy wydają się bardzo naturalne. No bo hetman bije F6, no Mateusz od razu zagrał, prawda? I teraz co? No goniec F5 się narzuca, G4, no to wtedy jakieś konie 5 może idee są od razu, także no to nie wygląda też jakoś rewelacyjnie. Mhm. No teraz znowu co zrobić z królem, no bo zagrać białymi A3, król B1, król A2, no to jest dużo to ruchu. Jest za długie. A teraz znowu B3, no już nie ma takiej opcji w ogóle, tak, przy hetmanie na F6. Także no myślę, że tutaj pozycja Mateusza jest bardzo dobra. Nie, no super. Ale widzisz, znowu to może być to, co mówiliśmy, nie pamiętam, czy poza streamem, czy już na początku streama, że jakby jesteś sobie gukeszem. Grasz z Mateuszem, który jest troszeczkę pod formą. Widzisz, że gra ci F5 i tak widzisz, kurczę, te pozycje, no nie ma jak dojść do ruchu G4, to mi się wszystko poblokuje, no oponent zaraz jakoś się tu zabunkruje, no zremisuje to ze mną, dobra, to wybijam i jakoś to będzie, ale to jest naprawdę już
Chyba najlepsza pozycja w całym tym turnieju, jaką miał Mateusz. Największa przewaga i to kolorem czarnym z Gukeszem. No dobrze. I tutaj też znowu G4 chciałoby się zagrać, ale tu już trzeba brać pod uwagę, czy skoczek E5 od razu. I tu zauważcie, jak to źle może się potoczyć. Przeciwnik niefortunnie odejdzie i podstawia widełki. Natomiast Hetman pewnie odszedłby na... tak, nie? Pomarzyć można. Nikt nam nie zabroni. Ale, oj, bez przesady. Ale tutaj nawet skoczek na C4. I... A teraz może właśnie jakieś znowu B5, B4 na B2 będzie też podwisał pion. Albo nawet skoczek B2, B4. Coś tak, 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 tak. No to wygląda jak nasze, że nasze skoczki tutaj mogą aktywnie poskakać. Jak najbardziej się zgadzam. I ten goniec, takie, zobaczcie jaki smutny. Bo Mateusz z Gukeszem spotkali się niedawno, prawda? W Londynie na turnieju. Tak coś teraz kojarzę, że obaj tam grali. Ale a, nie potrafię sobie partii przypomnieć. Aż sobie zobaczę. Aż sobie sprawdzę, czy Mateusz... Może ktoś wie, żeby powiedzieć szybciej. Tak, grali. Byłem szybszy od widzów. Na szczęście. Zagrali i... No jak myślisz? Jaki był wynik tej partii? Zobaczymy, coś czy wiesz... Kojarzę, że Mateusz przegrał. Tak, niestety. I kojarzę jakąś taką pozycję... taką dziwną. Może okay, zaraz moment... zobaczymy. Nie miał się... Aha. Zobaczę, czy to będzie widać na streamie. Dobra, widać. To możemy sobie zobaczyć. Mateusz też grał kolorem czarnym. Tam nastąpiło E4. No i taka trochę do jednej bramki mi się wydaje, że ta partia była. Brona francuska na razie jest okej. Okay. Chociaż... No i też F5 było zagrane. I też zbił... Ale tutaj chyba to bicie było dobre. Okej. Okay. Wydaje mi się właśnie, że Gukesz tutaj zagrał bardzo dobrą partię. I Mateusza ograł, no i niestety został zmuszony do osłabienia. Tak, te pionki były takie smutne, faktycznie. I jeszcze to A4, skoczek B5, faktycznie. Była taka partia, nawet oglądałem analizę u Mateusza. No i tak się partia zakończyła. No, więc... No więc teraz wygląda to dużo lepiej już. Oj, zdecydowanie. Widzicie? I zobaczcie też na zegarze. To jest też pewien paradoks, o którym wspominałem chyba gdzieś tam przy okazji komentowania chyba z Marcinem Krzyżanowskim, że często ja jak byłem młodszy, to byłem przekonany, że jeżeli ktoś ma mniej czasu, to jego pozycja pewnie jest lepsza, no bo wiesz, miał więcej czasu, żeby się zastanowić, tutaj poogarniał, a przeciwnik gra od ręki. Ale wraz z upływem czasu zrozumiałem, że jak ktoś ma mniej czasu, to zazwyczaj też jego pozycja jest po prostu gorsza, bo no widzisz tyle rzeczy, gruź przeciwnika... No. I próbujesz na nie odpowiedzieć, a czasami dobrej odpowiedzi nie ma. No dobra, no to... Zazwyczaj czym łatwiejsze ma się ruchy, tym się mniej czasu zużywa, ta, prawda? Naturalne ruchy są zazwyczaj najlepsze. No. Jakiś rozwój, czy jakieś sensowne ruchy do centrum, czy aktywność, no to są zazwyczaj ruchy naturalne, które przychodzą łatwo, a zazwyczaj jak pozycja jest słaba i jedna decyzja jest gorsza od drugiej, no to wtedy się ten czas zużywa dość szybko. Chociaż ja niestety mam trochę taką tendencję, że jak mam dobrą pozycję, to szukam tych najlepszych rozwiązań, a czasami po prostu lepiej jest zagrać szybko pozycję, ruch, który nawet za wiele nie zmienia w tej pozycji, tylko po prostu żeby tę presję zrzucić na przeciwnika. Parę ruchów, które uważamy w czasie partii za równorzędne, no to czasami lepiej jest pójść za instynktem, że tak powiem. No żeby tego czasu trochę oszczędzić, no bo są momenty, wiadomo, w których jest dużo bardziej, jest to bardzo istotne, że się te parę minut więcej będzie miało, no ale wiadomo, że w niektórych pozycjach nie ma możliwości, żeby oszczędzać czas, jak trzeba wszystko konkretnie policzyć. No. To rozważanie 20 minut, czy wierzą z A na E1, czy wierzą z F na E1 pójść, no czasami no nie ma po prostu sensu z praktycznego punktu widzenia. To na pewno. Ja miałem taką partię znowu z Damian Lew, tak wraca na tę transmisję, bo grałem z nim właśnie na turnieju w Ustroniu i kurczę, no nie wiem, po 10 ruchach już miałem pewnie z +3 czy +4.
No i niestety, ale właśnie tyle dobrych ruchów było, że wybierałem te dobre ruchy, ale traciłem po 15-20 minut na takie naturalne ruchy. Jak potem patrzyłem, jak ja to grałem, w sensie tak już bez takich emocji czy bez niczego, no to strasznie to głupio, wiesz, głupio mi było po prostu, ale no czasami faktycznie tak jest. Natomiast tutaj nastąpiło G4 i trochę się dziwię, bo po raz kolejny Gukesz gra ruch, który tak pokazywaliśmy dla przykładu, nie? Że no tu jak nastąpi na przykład G4, to tutaj grozi skoczek E5, a tutaj zagrał G4. I znowu skoczek E5. No i znowu skoczek E5 się narzuca, prawda? Bo to jest nie dość, że wstępem, to jeszcze ten skoczek był taki jakby problematyczny, że nie miał za dużo pól, a teraz od razu wskakuje na C4, no... No i w zasadzie przeciwnika jedynym ruchem, znaczy no okej, nie jedynym, ale takim najlogiczniejszym jest tu. Bo wydaje mi się, że pozycja, w której uda nam się zagrać skoczek D3 któryś, no to raczej chyba bylibyśmy zadowoleni. No tak raczej wygląda to jeszcze gorzej niż... Tak, tu. No inna sprawa, że no jak tak nastąpi, to już w ogóle jest super, bo ten król jest strasznie ogołocony i nie wiadomo, co z nim zrobić. Natomiast inna sprawa, że nawet jak ten hetman odejdzie gdzie indziej, to i tak możemy nawet na C4 i tak jakby mamy cały czas te same idee. Także no trochę mnie dziwi, co tutaj na skoczek E2, na skoczek E5 przygotował. Może skoczek E5, hetman E2, skoczek C4, coś w stylu G5 chce zagrać, jeśli jest taka. Okej, a tu Mateusz rzucił się od razu. No właśnie, czy to nie jest ten moment, gdzie akurat powinien usiąść i policzyć, bo... Nam to łatwo mówić, prawda? W sensie partii nie ma, że ktoś przyjdzie i ci powie, stop, teraz musisz pomyśleć. No B5. Troszkę to... Znaczy, skoczek E5 bardziej mi się podobało, bo to już był konkret, nie? Gdzie policzyłeś. Można było policzyć, że zagramy tu... Oko, no rozumiem. Od razu mi się spodobały te idee wszystkie z jakimś skoczek B2 możliwymi później na tej diagonali coś wykorzystać, ale... Bo teraz problem, jaki widzę, to to, że jeżeli przeciwnik na przykład odejdzie sobie hetmanem gdzieś z tej, albo poprawi wieżę, albo jakkolwiek nas zabezpieczy przed ruchem skoczek E5, to ten skoczek nam tu trochę utknie, nie? W sensie tak dużo bardziej wolimy mieć taką pozycję niż taką pozycję i w tym momencie mówię, przeciwnik nam na to pozwoli. Było wstępem, więc to tak... No dobra. Ja cię na chwilę niestety muszę zostawić w takiej, więc możesz coś opowiedzieć o partii i wracam za minutkę. Dobrze. Niestety nie będziesz mogła przestawiać figur. To jest minus bycia współkomentatorem, że tylko ja tu mam dostęp, ale poradzisz sobie. Dobra, ZW. Trzeba będzie sobie poradzić. No. No na pewno tutaj jakieś są mogą... powstać konkretne problemy, dlaczego ruch B5 nie jest optymalny, bo no, ideą białych na pewno będzie tutaj jakieś rozwijanie inicjatywy na skrzydle królewskim, coś w stylu F5 albo G5 w jakiejś kolejności, po F5, po skoczek E5 może białe mogą tego skoczka po prostu wymienić i nie będzie tak łatwo rozwijać ataku, no na pewno pozycja czarnych dalej jest dobra. I dalej nie wiadomo, co z królem na C1 zrobić, ale... No ale szkoda, bo konie 5 wyglądało naprawdę tak obiecująco. No plusem tego jest to, że tylko no, tego, że Mateusz dalej gra szybko, że pozycja jest ciągle bardzo skomplikowana, a jednak ma to ponad 20 minut czasu więcej, no 23 minuty... Gukesza w ruch na 21 ruchów, no 23 minuty na 21 ruchów, no to nie jest dużo czasu w takiej pozycji, więc no można mieć nadzieję, że jakieś pozytywy z tego nam wyjdą. No fajnie by było, jakby Mateusz tą inicjatywę wykorzystał i wygrał partię, bo zawsze to lepiej, nawet w słabym turnieju, jak się choć tą jedną dobrą partię zagra, żeby nie wyjechać z poczuciem, że nic nie wyszło. Dobrze, już wróciłem. Powiem tak, B5 widzimy, że nie jest jakimś najlepszym ruchem, ale z drugiej strony może przynajmniej to jest ruch, którego Gukesz za bardzo pod uwagę nie brał. Więc będzie tutaj mógł myśleć.
No czym więcej czasu zużyje, tym lepiej dla nas. No, zastanawiam się. No raczej może dlatego B5 jest słabsze, właśnie F5 i po skoczek E5 można tego skoczka wymienić. Racja. I teraz pozbyliśmy się też białymi tego gońca na H2, który tak był trochę wątpliwą figurą. A może... Tak, a z drugiej strony w tym wariancie, powiedzmy, jakbyśmy próbowali na siłę zagrać tutaj, tutaj, tutaj i tutaj, to uzyskujemy to samo, tylko jakby bez dwóch temp i w tym czasie już przeciwnik nas może dość mocno przyatakować. Więc tutaj F5 może być faktycznie mądrym. Ale inna sprawa, że nadal ta pozycja to nie jest coś, czego Mateusz powinien się jakoś bardzo bać, nie? No bo zawsze jakieś idee. Dokładnie, wygląda dobrze. Na przykład jeśli biały próbuje dalej atakować jakoś grając G5, no to może możemy zagrać B4 i skoczek E4 od razu. Ja. Nie wiem, czy jest też sens na przykład po odejściu skoczkiem, czy B3 jakoś próbować też osłabiać, czy goniec A6 i koń D3. No jest bardzo dużo opcji ciągle nam pozostaje. Zostaje, już tak? Inna sprawa. Grać. Inna sprawa, że tutaj jeszcze dodatkowo mamy możliwości takiego przejścia z że tak powiem, że musimy atakować króla. Możemy też w takiej pozycji myśleć o ruchu wieża E8 i proszę bronić tego pionka. Wcale nie będzie to proste, nie? Więc. No fajnie. Jeżeli założymy, że Gukesz w tym momencie zdecydował się zbić, bo nie chciał remisu, no to tutaj możemy spodziewać się, że ta pozycja po F5, skoczek E5, bicie, tym bardziej mu się nie będzie podobać, no bo no, nie do końca widać jakieś wielkie perspektywy. No, trzeba jakaś hetmana F4 grać, żeby tego hetmana przynajmniej wyrzucić z aktywnej pozycji. Może uda nam się hetmana na D4 jakoś przestawić, żeby... Albo no, przynajmniej tyle, że po odejściu hetmanem, powiedzmy hetmany 7, nie ma B4, bo nie, akurat jest B4 po hetmanie tak, 7. Tak, o to można pokazać. Ale po hetmanie 7 może F6 z tempem gdzieś można zagrać. No. Znaczy tutaj znowu, jeżeli, bo ja na przykład nawet szczerze mówiąc wiele bym się nie zastanawiał, tylko w tej pozycji chyba bym się zdecydował na bicie, może nawet pchanie tego pionka, tylko kwestia tego na ile będziemy w stanie to grać jeszcze jakoś na wygraną, nie? Ale teraz ta pozycja biały króla już będzie raczej dobra na D2 wtedy, tak? Tak, to prawda. Odpadnie cała ta nasza przewaga tutaj związana właśnie z lepszą pozycją naszego króla. Dobra, no i Gukesz poniżej 20 minut, a posunięcie dopiero 19, czyli musi on wykonywać posunięcia szybciej niż raz na 1,5 minuty, co już jest takim, no trudnym, trudne to jest. Oczywiście oni potrafią grać bardzo szybko, oni to tam buleciki pewnie potrafią... No, ich partie blica są czasami na tak wysokim poziomie, tak. W to uwierzyć, więc aż w partii klasycznej wiadomo, że już mają skumulowane te przemyślenia, które... No, w poprzednich ruchach, no, na które zużyli czas, także to nie jest tak, że to jest zmarnowane, ale no, zawsze wtedy każde zaskoczenie będzie dla nas dużą przewagą. Zastanawiam się, czy po F5 też, bo w sumie po F5 ten skoczek nie wisi, może można zacząć od B4 i goniec A6. W sumie racja, przecież to nie jest... skoczek E2, goniec A6, czy jest taka możliwość? No fajnie, to... Fajnie to wygląda, tylko tutaj trochę się musimy martwić moim zdaniem o to, że jakieś G5 może wejść z tempem. No nie? Ja wiem, no to wszystko jest tak. To odejść hetmanem. Czy na F8 też ma swoje plusy, bo może hetman C5 gdzieś będzie można wyskoczyć. Bo skoczek E4 czy jakieś tego typu idee, ale... Aha, tu jest kłopot taki, że jest to. Grozi to, jest bronione tutaj jeszcze nie, atak na pionka. No to nie zdążamy, żeby na D3 czymś wskoczyć, dobra. Ale okej, i tak wydaje mi się, że w poruchu F5 B4 jest takim dobrym wtrąceniem. Chociaż z drugiej strony skoczek na E2 może szybciej wejść na D4. Tak, czy na D4, czy na F4 to może nie być dla nas korzystne. To tak na szybko tylko, bo dostałem informację, że u Parhama jest przegrana pozycja. Co to w ogóle jest? Dlaczego goniec jest na F1 i nie może być nawet wyprowadzony?
Ja tak, jak mówiliśmy, że ja tu grałam partię podobną, nie wiem czy dokładnie taką samą, no to tutaj ja pamiętam, że właśnie białych ideą jest grać H4 i jakby ominięcie tego gońca F1, to nie spieszenie się z wymianą, no bo po to goniec naszej stoi, żeby się tam wymienić. Ale najwyraźniej coś gdzieś... No i tu jakiś duży błąd. Skoczek D7, że w ogóle bardzo złe. I fajna odpowiedź, to znaczy hetman D2, takie podwójne uderzenie, jednocześnie atakujemy skoczka, a jeszcze przy... i ten hetman wchodzi zaraz na H6, nastąpiło pyk, pyk. Skoczek E4, co już w ogóle jest jakieś bardzo mocno przegrywające i wieża H3. Tak zastanawiam się, czemu to jest aż tak złe. Może po prostu... Może wieża D4 jest jakąś groźbą. Tak, miałem to powiedzieć, po czym się zawahałem, bo myślałem, że tutaj wieża C1, ale hetman ładnie kontroluje, więc... Dokładnie to samo. Widzicie? Myślimy podobnie. A jaki ty masz teraz ranking, przepraszam? Ida? Ranking 2350 parę, nie pamiętam. Okej, to 100 oczek różnicy. No tak, ale faktycznie wieża D4 może być ciekawe i to, jakby czarne tu muszą bardzo ostrożnie grać. Tak, bo ale... już jest za późno. Ale to też ciekawe. No ja bym nie powiedział, że to jest aż tak zła pozycja. Chyba, że może jakiś taki ruch jest jeszcze problemem. Chociaż wydaje mi się, że po biciu F6 powinno się trzymać. Po biciu nawet jak weźmiesz na H7, to tam nie ma mata. A to też swoją drogą, faktycznie. Czyli chyba wieża D4 tutaj jest. Albo skoczek D2 po prostu też można przecież. A to też, tak. No w sumie szukamy jakichś poświęceń, a tu skoczkiem wystarczy wrócić. Może racja. Ale to ciekawe, no i widzicie, i no, 100 oczek różnicy grając białymi i tutaj nagle się okazuje, że bardzo łatwo jest wpaść w jakieś takie niedokładności, więc... Ciekawe, na pewno sobie wrócimy, a tak patrzę na inne sytuacje. Patrzę tutaj... na Mateusza, że Gukesz zagrał, nie zagrał F5 i teraz znowu mamy jeszcze większą przewagę, bo pewnie znowu możemy skoczek E5 zagrać. No Mateuszu, zagraj, skoczek E5. Tu się tak zastanawiam, czy... 15 minut, no także coraz lepiej to dla nas wygląda. Może też B4 też można wtrącić i dopiero i potem skoczek E5, to też jest... Jest taka możliwość, ale groźba silniejsza niż wykonanie, więc czemu nie skoczek E5 najpierw, skoczek C4 i będziemy grozić B4. Tak, bo w zasadzie teraz moim zdaniem po ruchu wieża D1 to mamy jeszcze lepszą wersję tego, co mogliśmy uzyskać, bo zauważcie, pokazywaliśmy z Jolą, że teraz tutaj, hetman jak odejdzie tu to widełki, więc powiedzmy tutaj, tu i po czymś tam chcielibyśmy zagrać B5, zauważcie, tam jakby oddajmy jakoś ruch, zagrajmy tak. Teraz po B5 i oddajmy jeszcze jeden ruch, to teraz już nawet takie rzeczy grożą. I po biciu B4, ten pionek na B5 jest tutaj bardzo ważny, więc po B5 wieża D1, no musi nastąpić skoczek E5. Jestem pewien, że Mateusz to widzi. Może on się po prostu obawia, że tu i że jakieś G5, że wygoni nam tego hetmana z tej przekątnej. Tak, ale teraz to nawet G5, hetman D6 i hetman może gdzieś z B4 przejść. Może hetman E7 było lepsze. A, bo jeszcze tutaj przecież atakujemy. No zgadza się. Okej. Okay. No nie, no to wygląda jak... W ogóle, gdzie ten skoczek ma odejść, tak? No właśnie, musi tu. Wow. No to wygląda dość tragicznie dla mnie. No -3 to jest naprawdę. No i zauważcie, że te pionki są tak dziwnie ustawione, że łatwo jest się tego przestraszyć. Bo zaraz polecą, ale żaden z tych pionków się nie może ruszyć. Zagracie G6? No to spoko. To jak nie będzie jakichś strzałów tutaj, to na spokojnie zagram H6 i też nic złego się nie dzieje. Zagrasz F5, grożąc F6, no to możemy myśleć o tym, żeby zbić tego pionka tak potencjalnie. Potem jeszcze trzeba liczyć oczywiście goniec F4. Więc no, to wygląda pięknie i znając też tą właśnie czutkę Mateusza, o której mówiliśmy, on na pewno zdaje sobie sprawę z tego, że jest dobrze, byle tylko nie przestraszył się jakichś duchów, bo ja na przykład bałbym się typu, wiesz, po B4 może jakieś kombinacje tutaj będą wchodziły, bo jak ci do spodu zbije... Zawsze no to... goniec B7 mamy, ten goniec jest broniony na B7, także nawet nie można... A, to prawda. Po tym goniec B7 i koniec. Nie daje mu.
No figura więcej i słaby król. A ten król paradoksalnie jest bezpieczny. No to Mateuszu, cała szachowa Polska teraz Trzeba wierzy. intensywnie myśleć skoczek E5. Żeby dobre tutaj jakieś myśli przekazywać. B4 chyba też powinno być okej. Okej. Cztery w sumie? Pewnie tak. Wydaje mi się, że troszkę gorsza wersja właśnie z tego względu, że przeciwnik, jak nie mamy jeszcze skoczka na C4, to przeciwnik ma potencjalnie taką możliwość, nie? Że tutaj hetman nie gdzieś ucieka, zagramy tu, ale on to będzie w stanie zablokować. No akurat źle odszedłem hetmanem, więc nie wiem, zagrajmy tu. Tu. No i jest to skoczek D4. Nadal widać gołym okiem, że to jest pozycja piękna i tutaj trzeszczy strasznie ze strony koloru białego, no bo czarny nawet w tego typu pozycjach bardzo często, znaczy bardzo często, może nawet sobie zrobić jakby zmianę i już nie grać w sposób taktyczny, tylko po prostu kontrolować te wszystkie pola i też powinno być dobrze, także byle tylko tutaj Mateusz jakby nie stracił, wiesz, 30 minut nagle, bo może być nerwówka. No. Jednak B4. No, jeżeli zagra w następnym ruchu skoczek E5, to wybaczamy. Aż dziwne. Tak to skoczek E5 tak krzyczy, żeby zostać wykonane, nie? A... Miejmy nadzieję, że to nie jest jakaś ślepota w stylu, że nie wiedzieć czemu akurat tego ruchu się nie widziało, że jest możliwy, tak? Mm-hmm. Bo tak, różne rzeczy się zdarzają w czasie partii, różne... No takie zwidy można mieć. No, tak, i to na każdym poziomie, nie? To tak. Jest też ciekawe. I skoczek E2 znowu pytanie. To ja już nie wiem, o co temu komputerowi chodzi. Może się popsuł. Myślę, że z komputer skoczek E4 chciał grać. No w końcu. Dobra, tak jest, mamy to. No, to tym optymistycznym akcentem ja sobie zrobię małą przerwę, jak można. Oczywiście. Za parę minut. No dobra, więc skoczek E5. Ale fajnie. Hetman G3, no oczywiście jak najbardziej sensowne. No i teraz skoczek B4 to jest groźba mata w jednym ruchu. No i wydaje mi się, że to musi nastąpić. Czy jest coś lepszego? No raczej nie. No nie, no skoczek C... Jeżeli się zagrało skoczek E5 i nie nastąpi skoczek C4, to ja się nie znam na szachach, po prostu. Nie, że jak nastąpi, to też się nie znam. To akurat wiecie, ale... Ale to musi być po prostu dobre posunięcie. I teraz też na pewno nastąpi skoczek D4. No i teraz. Teraz jest prawdopodobnie ważny moment partii. Czy jasny gwint? Minus 3,84. Minus 3,84 dla Matiego. Czarnymi. Jaki to jest szef? Tyle tylko nie było jakichś, wiecie, kombinowania. Tyle tylko tutaj Mateusz się nie poczuł za bardzo. To jest ruch 23, ale to jest naprawdę huge. Przepraszam za anglicyzm, ale to jest naprawdę ogromne. No, gra z Gukeszem, z człowiekiem, który będzie grał na turnieju kandydatów i pyk, pyk, pyk. Problem dla Mateusza jedynie jest taki, że nie ma jak jakości poświęcić. To zawsze jest ból. No dobra, no to tak się zastanówmy. Dla mnie naturalnym ruchem jest tutaj zagranie skoczek E4. Okej, komputer tam trochę narzeka, ale typ się oczywiście nie przyjmuje. A mianowicie mam pewien plan. A mianowicie, jeżeli oponent to zbije, to jestem bardzo mocno zadowolony. Po prostu grożę dosłownie C5 i matem. I zdobyciem figury. I tutaj nie widzę... I tutaj nie widzę, co oponent może zrobić. Jest tu coś lepszego? No ja nie widzę. Skoczek E4 wydaje się być sensowne. Okej, jeszcze można myśleć o tym, żeby zagrać tutaj wieża E8, ale... A może wieża E8? I grać bardziej strategicznie. To sądzę o ruchu król F8. Wydaje mi się, że akurat w tym konkretnym przypadku jest jeszcze za dużo figur, żeby do końcówki, żeby ten król w centrum nam się przydał.
Jaki jest według komputera najlepszy ruch? A mogę wam sprawdzić, skoro już nastąpiło. Według komputera, no to są dwa najlepsze ruchy. Koczek E4. Komp w ogóle pokazuje jakąś taką dziwną linię, że najlepsze jest bicie, bicie, B3, C5, bicie, bicie i goniec A6 i atak na tego pionka. Dobra, wieża E8 też mi się całkiem podoba. Ja już wyłączam podpowiedzi. No, atakujemy pionk. Jak, tak wam mogę powiedzieć. Atakujemy pionka. Oho! I wiecie co? Mam coś, co Mateuszowi się spodoba, a mianowicie jest tutaj możliwość poświęcenia jakości. A mianowicie po ruchu wieża E1 bronimy. Moim zdaniem można pomyśleć o takim ruchu. Co prawda jest to tylko remis, ale przynajmniej poświęciliśmy jakość. A mianowicie tutaj, tutaj. No i ja doliczyłem, że po tym grozi tu i grozi tu. Ale w tej sytuacji białe mogą coś mądrego zrobić. A, tu może być jakieś takie poświęcenie. Jak podejdziesz tutaj, to przegrywasz. A po tym jest wieża E8, tu... No jakiś wieczny szach prawdopodobnie. Bo to nie działa, bo... Więc okej, czyli poświęcenie jakości działało, gdyby nie tamten wieczny szach na końcu. Więc spodziewam się ruchu wieża E1, no bo to ma taki największy sens. I to, co ja bym tutaj grał, no to znowu wróciłbym do tamtej wersji i wydaje mi się, że jest ona nawet lepsza. To teraz atakujemy hetmana. Jak przeciwnik tym hetmanem odejdzie, no to już gramy ruch C5. I oponent przegrywa. Bo tu, to nawet D3 jest na końcu. No to może białe nie mogą zagrać wieża E1. Ale jak nie zagrają wieża E1, no to jak oni chcą obronić tego pionka? Już jestem. Okej. Okay. Więc mam zmieniło. Dobre wieści, bo... Nastąpiło skoczek C4, skoczek E5, tu skoczek C4, skoczek D4. No i tutaj Mateusz gra wieża E8 i nie widzę, jaki ruch ma wykonać Gukesz, no bo ustaliłem, że wieża E1, no to skoczek E4 i no wygląda to bardzo źle, bo po biciu oczywiście zbijemy raczej wieżą, tak bym się spodziewał, wybieramy presję. Co nie grozi w tej pozycji? Tak, no właśnie, to łatwiej by nam było powiedzieć, co nie grozi, no, niż to, co grozi. Ale nie, no tak, C5 i problem jest taki, że prawdopodobnie po takim ruchu nadal możemy zagrać C5 i po biciu, no ja bym się już czuł pewnie i myślę, że skoro ja bym się czuł pewnie, to Mateusz też pewnie się czuje. No... Bardzo przyjemnie się gra takie pozycje, bo nawet nie widać, jak białym jakąkolwiek kontrgrę można wymyśleć. Mm-hmm. Tutaj jeszcze w ogóle szukałem, tak dla Mateusza, czy można jakoś jakość poświęcić. A mianowicie tu poświęcenie, tutaj. I to wygląda fajnie, ale doszedłem do wniosku, że chyba goniec H7 po prostu. Jakiś wieczny szach dziwny jest. I to nie zadziała, także miejmy nadzieję, że powstrzyma swoje zapędy święcące i zdecyduje się zagrać na spokojnie. No ale mówię, no to jest bardzo ciężka pozycja dla Gukesza pod tym względem, że kurczę tutaj, to jest to, o czym mówiliśmy. Stoisz gorzej i masz mało czasu i liczysz jeden wariant i doliczasz, że przeciwnik cię w nim ogrywa. Liczysz drugi wariant i też doliczasz, że przeciwnik cię ogrywa, także to wygląda bardzo źle. Znaczy dla niego, dla nas wygląda bardzo dobrze. Wygląda super. Też wygląda jak... Nawet biały nie ma za bardzo jak czarnego zmusić do znalezienia jakichś konkretnych, nie wiem, jedynych ruchów na wygraną, bo po prostu pozycja wygląda tak dobrze, że no wszystko wygląda dobrze. Tak, to jest taka pozycja, że prawdopodobnie są tutaj jakieś konkrety, ale nawet jeśli tych konkretów nie ma i uznajmy, że ten pionek nie wisi i tam, nie wiem, czarne, białe sobie zagrają H4 i nie możemy tego bić, to nawet tego typu pozycja, no to już jest strategicznie wygrana praktycznie, bo ten goniec zaraz wejdzie po białych polach, ten król jest osłabiony, zaraz jakieś C5, no... Naprawdę nie wiem, jaki ruch tutaj wykonać ma. Na koniec G1 może, można w ten sposób. Tak, właśnie też o tym myślałem. I coś jedyna, tu...
przydatna funkcja tego gońca może, bo widać, że strategia H3, żeby przestawić gońca na H2 średnio w tej partii udana. No zgadza się. No nie wiem, no wydaje mi się, że nadal skoczek E4 i C5 jest groźbą, więc no chyba no, jedyny ruch dla białego to jest bicie, no ale to jest, mówię, no to jest to, o czym mówimy cały czas, że to jest pozycja z tym gońcem taka, że tu prawdopodobnie Mateusz mógłby ze dwa fikołki jeszcze zrobić, a i tak nic z tego by mu się nie stało. Dobra, więc białe grają G5. Latrzy, żeby je w ten sposób grać. Tak dobrze ta pozycja wygląda. Tak. Aha, G5 zostało zagrane, no tak. No ale to za dużo chyba nie zmienia, po hetman E7. No 7, skurczek C6. Rozumiem Gukiesza, że chce tego hetmana z długiej diagonali wyrzucić, żeby na B2 tam nie podwisał ten motyw mata. Może hetman F8 można zagrać, żeby ten pion na E3 wisiał z strony wieży. Tak, żeby z wieżą stępem można było. Żeby, no bo też myślałam, hetman E7, może skoczek C6 stępem jakoś. Może mieć jakieś znaczenie, prawda? Ale... Że tu, no to właśnie ten skoczek może gdzieś wejść. Trochę ryzykowne, bo już trzeba liczyć konkretne takie bardzo mocne warianty, ale tak zastanawiam się, czy jest jakiś problem z ruchem hetman D6. Może F5. Oddać na E3, ale wymienić hetmany i jakoś próbować. No wygląda to bardzo dobrze dla czarnego, prawda? Ale to jest kwestia forsownych tak. Wygranych już liczyli. Tak. Zobaczę na kamerkę, jak wygląda Mateusz. Czy jest zadowolony? No wygląda pewnie. Wygląda pewniej niż wyglądał w partii z Abdusatorowem, a to jest na pewno plus. Ale w sumie no właśnie... Może by nie był zadowolony w tej pozycji z tego, co się dzieje na szachownicy. Tak. Aczkolwiek ten G5, taki ruszek faktycznie sprawiający problemy. No problemy jak problemy, biorąc pod uwagę, że chyba po wszystkich odejściach sensownych hetmanem i tak mamy dużą przewagę, prawda? Tylko, no. Problemy bardziej tego typu, że Mateusz widzi, że po każdym odejściu jest dobrze i... No i to jest problem taki, że trzeba się zdecydować, którą dobrą pozycję chce wygrać. No, aby jak najwięcej takich problemów miał Mateusz w tym turnieju. No i to, że ma pół godziny lepszy czas, też zawsze jest pozytywny. Tak, te 40... Właśnie w tym momencie, moim zdaniem, powinien faktycznie wziąć i dużo rzeczy policzyć, żeby potem już móc grać trochę szybciej, nie? Ale wiadomo, to zawsze jest to pewien taki psychologiczny problem, jak się ma przewagę czasową, że z jednej strony chcesz policzyć, bo masz więcej czasu, a z drugiej strony masz też świadomość, że twój przeciwnik może liczyć, więc chce się grać troszkę szybciej, żeby nie dawać mu tego argumentu. No i to tak też trzeba wypośrodkować, ale... No tutaj ma o czym myśleć, w tym sensie, że na przykład hetman F8 to jest na taką grę bardziej, że szukamy, jak tu wygrać konkretnie, a po hetman D6 po F5 na przykład, czy tak wymienimy hetmana, ale zdobędziemy pionka, czy ta pozycja nie jest też, powiedzmy, technicznie wygrana, tak? I żeby ocenić, gdzie tu jest większa przewaga. Okej, hetman D6. Porę hetman D6. Może logiczne, no też... Nie wiem, na ile jest powiedziane, że po F5 musimy wymieniać hetmana, ale chyba musimy, bo... Znaczy, no, może nie musimy, ale wygląda to sensownie. Jeszcze tak próbowałem doliczyć, tak na szybko, czy po tym ruchu, jak oponent nam zbije, to czy nie mamy jakiegoś hetman C7 i wiesz, atakujemy gdzieś tu. Może wtedy skoczek E5 oddać tego pionowa. Tak, i tu właśnie tak policzyłem, że po tym może jakieś B3 mamy fajne. Chyba nawet działa. Po pobiciu jest oczywiście bicie tutaj. Chociaż nie, no dobra, bo tutaj jeszcze bijemy, więc może to była jakaś tam droga, ale okej, no hetman D6 cieszy zawsze ruch taki, który powiedzmy my nie byliśmy przekonani, ale komputer mówi, że jest spoko. Aż zobaczę sobie, czy była jakaś różnica, czy coś innego można było zagrać. Okej, no twoja propozycja i hetman E7 też troszkę lepsze, ale raczej...
jak patrzę na ocenę silnika, raczej to wiele nie zmienia. Więc teraz faktycznie, no spodziewamy się ruchu F5, ale to jest też o ty... Więc albo inaczej, no pomyślmy, no bicie wygląda spoko. Kurczę, no teraz... się narzuca, bo wstępem, tak? Tak, tylko tu jeszcze trochę się obawiam, że po wieża ARN będzie takie związanko. Goniec D7, powiedzmy, bronimy wieży, bronimy pionka C6. Mhm. Ten pionek może gdzieś tam polecieć w trakcie rozgrywania, a też nawet chyba nawet nie musimy się jakoś bardzo mocno z jakimiś wymianami spieszyć. Po prostu możemy grać te pozycje i nadal przeciwnik ma te same problemy, które miał. No jedyny plus dla przeciwnika jest taki, że jeżeli hetmany się wymienią, no to nie dostanie mata jakoś bardzo szybko. No tak. Prawdopodobnie. Wiesz, tak, słabym królem to nawet bez hetmanów może czasami. Tak. A tak być skuteczny. No ale też taka smutna decyzja dla Gukesza, bo no, grając F5 to już godzisz się na to, że przez kolejne X ruchów będziesz próbował tę pozycję utrzymać. No ale z drugiej strony no to moim zdaniem to dość słaba partia ze strony Gukesza. W sensie nie... No wygląda bardzo nieprzekonująco dzisiaj. Tak. O, goniec G1. To chyba lepiej dla nas, w sensie no... Zostaniemy z hetmanem, zostanie pozycja z hetmanami, jest szansa znowu jakieś maty dać może, a ten goniec na G1 wygląda tragicznie. Tak, i jeszcze białe teraz już nawet F5 nie mogą zaproponować nigdy. No nie wiem. Koniec 4 się narzuca, tak? Bardzo mocno się narzuca. I dalsze i jakieś C5. Albo C5, albo hetman C5 z tej strony związanie. Wow. No C5 goniec F5 wygląda dość naturalnie i skutecznie. No i w sumie to, że zostaną hetmany, no przy tym, że Gukesz jeszcze ma mniej czasu, no to chyba jeszcze kolejny dla nas plus. Mhm. Bardzo, no mówię, te decyzje Gukesza są takie, nie odejmując nic Mateuszowi, no bo wiadomo, jak się gra dobre ruchy, no to łatwiej, żeby przeciwnik się pomylił, ale to nie jest taki Gukesz, którego jakby, no, który gra bezbłędne partie i ogrywa, nie wiem, Carlsena albo coś w tym stylu. Więc bardzo fajno. Skoczek E4, no to jest taka pozycja, że jakby Mateuszowi ktoś powiedział, że po 25 ruchach z zawodnikiem 2740 będzie miał taką pozycję czarnymi, to by chyba nie uwierzył. A tu się dzieje. No ten skoczek jest fajny. Ten skoczek wywiera presję. Jeżeli jeszcze, bo to co chciałem zauważyć, to, że może białe chciałyby zachować hetmana po to, że czasami no jakiś atak rozkręcą, nie wiem, poświęcą nawet gońca, bo ten hetman gdzieś tutaj wejdzie czy coś. Więc skoczek E4 jeszcze zamyka twarz przeciwnikowi bardzo mocno, bo ten goniec teraz jest nieaktywny, ten goniec jest nieaktywny. Hetman G2. Taki obrazek, taką pozycję można dawać jako przykład słabości, wykorzystania słabości pól białych w tym momencie. No te skoczki lepiej by nie mogły stać. Ciężko sobie w ogóle lepsze skoczki wyobrazić. No i... Okej, okay. Hetman C5 jest ciekawe na pewno. Ja bym się bardziej skłaniał, szczerze mówiąc, do zagrania C5. C5. I jak skoczek gdzieś odejdzie, to myślałem o ruchu goniec F5, żeby tak wszystkie figury weszły do gry. Aczkolwiek no tutaj trzeba brać pod uwagę, że ten skoczek może odejść w drugą stronę. Ale skoczek B5 to hetman znowu C6 z tempem odejdziemy. A, racja. I to w ogóle ten skoczek zgubiony. A4 grać, czy nie wiem. No ale ruchy takie jak A4? Goniec no A4. A, goniec A4. No ale i to wygląda słabo. Tak, to... To już to nawet... A jakieś tam warianty bezsensowne liczę, więc... Ale nie, no to prawda, no ruch taki jak goniec A4 to pokazuje... No, skoczek wyżej prawdopodobnie... A nie, skoczek wyżej, może jakiś skoczek A7 na jakieś pułapki jeszcze mój. No ale to wszystko wygląda jakby takie... A, racja. Nie, no hetman A4 mogę zagrać, nie, to wszystko się rozpada. Skoczek B6. Tu jest jeszcze skoczek C3. Nie, B6. B6, no B6. Żeby zaatakować gońca skoczkiem, tak? Mhm. I teraz nie ma jak. A, nie ma takiego, bo... Hetmany można zbić tego gońca. Tak, i tu nie wisi. Okej, no Mateusz... A5. No A5 jest ruchem, którego... Też dobrze wygląda. No w sumie racja.
Co ma tutaj biały grać w ogóle? Biały nie ma ruchów, tak? Wydaje mi się, że Mateusz stwierdził, ja nie wiem, co bym zagrał białymi, no to zagram A5, nie? A4, A3 można grać, A4, B3 może można grać. No biały po prostu do... Jest to ruch 26. W ogóle witamy, bo widzę, że na Twitchu pojawił się arcymistrz Kacper Piorun, także cześć Kacprze. Cześć, widzisz? Jola jest, to Mateusz wygrywa. Przy Kacprze tylko remis był. Do roboty mnie zagoni do komentowania. Tak, no, teraz jak Mateusz będzie grał gdzieś jakieś partie, to niestety, ale full time robotę będziesz miała komentowania. Możemy jakoś się dogadać, jak to kto będzie szło. Myślę, że nie ma problemu. Ale to jest fatalne. To naprawdę troszeczkę to wygląda tak, jakby Mateusz grał z... No, nie wiem, ile Gukasz ma, te 19 lat, ale z jakimś juniorem, nie? Znaczy takim średnio obiecującym juniorem. W sensie zrobił wszystko to, co chciał w tej partii. Na dobrą sprawę. Zgadzam się, może czasami zdarzyć partia, że po prostu wszystko jest nie tak. Nie, można... nie, no to prawda. Są ludzie, prawda? Ta, czasami no. Nie wydaje się, że grają jak komputery, ale to jednak mimo wszystko są ludzie, każdy może mieć gorszy dzień. Mhm. Więc nie można też tak oceniać, no szczególnie, że to jest młody zawodnik, który już tyle osiągnął, że można być pod wrażeniem, ale no to jest nie. Pozycja w cyklu tych, że taki na przykład Swidler mógłby się tu już poddać, bo byłby tak zdegustowany tym, co się dzieje, że miałby już dojść. Tak. No to jest realnie pozycja, w której możesz się poddać. Aż chętnie zobaczę, jaki jest najlepszy ruch komputera. Okej, okay, no komputer pokazuje taką linię, żeby zagrać B3, skoczek gdzieś tutaj w ogóle wchodzi i atakuje i żeby próbować grać coś takiego, ale tu w zasadzie no, nie ma ruchów. Tu zagramy C5, wrócimy się skoczkiem, wejdziemy tutaj, no totalna tragedia. Tam jakaś taktyka w tym wariancie typu, że skoczek B5 i hetman E4, ale skoczek B5, hetman jest broniony. A, to wiem, o czym mówisz. Skoczek C5 broni wieży, więc nawet jakiejś takiej taktyki tutaj nie ma, tak? Mm-hmm. Tak, zauważcie, że można by było myśleć o tego typu ruchach, bo jak zbijamy, no to nagle... Nawet tutaj wygrywamy, bo jest mat chyba jakiś. Tak, więc tutaj żadne taktyki nie działają. No w złej pozycji ciężko, żeby cokolwiek działało. Tak, w złej pozycji. Tak. Problem jest właśnie też taki, że to nawet nie jest taka pozycja, w której białe by mogły jakieś realne problemy stwarzać, mam wrażenie. Oczywiście, no to... Ja tak myślę, ale ci zawodnicy już wielokrotnie pokazywali, że nawet w takich pozycjach znajdą, ale no to, moim zdaniem to nie jest pozycja, którą Gukasz jest w stanie obronić w 6 minut na 14 kolejnych posunięć. Ja się zastanawiam, jakby miałem dać na przykład 3 ruchy z rzędu, żeby miały to, co one są w stanie zrobić. Tak, no oczywiście, jeśli zakładamy, że nie podstawią jakoś tak, nie? Ale... Tak, ale jakieś takie bardziej sensowne... No zagrałem, tak. Tak szczerze, jedyna rzecz, tak jak mówiłaś o tych trzech ruchach, takie jedyne, co próbowałbym zagrać, to jest tutaj król C2 i wieża C1. I może aż przestawię z ciekawości, czy jak dostaną białe trzy ruchy, tu i tu, no to... No, dalej lepiej stoję, nadal, ale nadal czarne tutaj mają... przewagę. Okej, okay, B3, więc tu skoczek A3 to jest taki ruch, który, no okej, okay, pewnie Mateusz jeszcze z takiej kurtuazji sprawdzi, czy nie działa jakiś tam kombos, ale to nie ma prawa działać. Chociaż nie, no raczej bez sensu. Nie ma po co, tak jak mówisz. Mhm. Więc tu, no i następny ruch to właśnie C5, skoczek tu, drugi skoczek wejdzie, no jeżeli uda się Mateuszowi ustawić taką pozycję, że pionek będzie stał na C5 i skoczek na C3, no to jest tragedia. Dla przeciwnika. Pojawiło się pytanie, czy forma Gukesza, znaczy gorsza forma Gukesza, może mieć związek z tym, że nie gra przygotowania przed turniejem kandydatów? Nie, myślę, że nie. No myślę, że to jakby ludzie często zapominają o tym, że to są też ludzie. Nie wiem, no mi się zdarzają oczywiście dużo częściej niż Impact, takie partie, że no grasz sobie ruchy
i nagle przeoczyłeś jedną rzecz, przeoczyłeś drugą, przecież to źle oceniłeś i wyglądasz tak, jakbyś nie umiał w ogóle grać w szachy, no bo tak się czasami zdarza, nie? Tak, no to też jest, granie na takim poziomie jest bardzo wymagające i ciężko jest być w tej najlepszej formie cały czas, a przeciwnicy są cały czas wymagający i silni i no ciężko jest to utrzymać, żeby no, móc cały czas grać na tym poziomie. Szczególnie jeśli to jest jeśli turniej jest elementem przygotowania do innego ważniejszego turnieju, to nie można oczekiwać, że on będzie teraz celował, że tak powiem, z tą formą, tak? Mm-hmm. To jest taki etap przygotowawczy, no i też wszystko to, czego się uczymy, no człowiek potrzebuje jakiś tam czas, żeby to przetworzyć. I żeby tak. Jakoś móc wykorzystać w praktyce. No. Ja słyszałam taką teorię, nie wiem na ile to jest sprawdzone, ale że mniej więcej pod to, co robimy teraz, to tak jakieś 3 miesiące. A też właśnie słyszałem o 3 miesiącach. Mhm. Więc no to jest... To nie jest wszystko takie prostolinijne, więc... Tak, a to akurat tu się muszę zgodzić, że nie wiem na ile ty w swojej karierze tak miałaś. Ja miałem jeden taki moment, gdzie zaprogresowałem. W sensie akurat tam skończyłem pierwszy etap studiów, miałem trochę przerwy i tak stwierdziłem, kurczę, no gram w te szachy całe życie, cały czas na tym rankingu 2000, to może się czegoś nauczę. I faktycznie tak regularnie w miarę trenowałem. Nie było to takie trenowanie, że tak powiem, od linijki, że wiesz, tutaj godzinkę muszę to, godzinkę to i to, ale tak faktycznie codziennie spędzałem czas nad szachami, czy to się nauczyłem debiutów, czy nauczyłem się trochę bardziej takiej gry środkowej i końcówek. I pamiętam, że właśnie przyszedł taki moment, że nastąpiła weryfikacja i pojechałem na pierwszy turniej po takim w trakcie tego trenowania i kurczę, chyba mi ranking troszkę spadł tam z 20 oczek. No i trochę mi było przykro, ale miałem to szczęście, że zaraz się pojawił drugi turniej i potem trzeci turniej i na tych kolejnych turniejach już zaczęło to działać, no i wbiłem to 2200 dość szybko, nie? Więc faktycznie to ludzie, mam wrażenie, że często się demotywują niestety, że wiesz, trenujesz i szczególnie pamiętam, jak właśnie udzielałem tych zajęć takich przez internet trochę częściej, to często ludzie chcieli mieć efekty od razu praktycznie, nie? Że no ja jestem CM, no to takiego zawodnika 1000 na czeskomie, to po jednej lekcji wbije 1500, nie? No, no tak to niestety nie działa, więc... Nie. Więc... Zrobiłam dużą pracę przygotowując się do jakichś mistrzostw. Mistrzostwa na bardzo średnio zagrałam, po czym po pół roku nagle zaczęłam mieć dużo lepsze wyniki, bo no to ta praca kiedy nie wyjdzie, tak? Mhm. Tak, no niemożliwym jest, nie? Nie pogodzić. Tak, no niemożliwym jest, że poświęcacie x godzin i nagle z tego nic nie ma. No zawsze coś w tej głowie zostaje. Ja pamiętam, to jest taki jakby przebłysk z młodości, że wiadomo, no, uczyłem się dopiero grać w szachy. Tam grałem w te szachy parę miesięcy, bo popatrzyłem, jak tam mój tata ze starszym bratem grają. I jedyne, co umiałem, to przestawiać figury. Tam dosłownie, jak pierwszy raz do klubu szachowego poszedłem, to najpierw dostałem szewczyka, potem dostałem takiego szewczyka, że przeciwnik wyszedł H4, wieża H3, wieża F3, gońca wyprowadził i dał mi mata. Po prostu nic nie umiałem z tych szachów. Ale gdzieś tam na jakieś właśnie taktyki sobie patrzyłem i tak jakby z dnia na dzień po prostu wstałem i gdzieś tam za moich czasów, to jeszcze była strona kurnik.pl, ona oczywiście dalej jest, ale tam się grało w szachy, a nie na czeskomie i tam jakoś nagle zacząłem grać trochę lepiej i to tak jest, nie? Że wiadomo, na niższym poziomie to bardziej ten progres pewnie czuć niż na takim poziomie 2000 plus już, bo trudniej jest to zweryfikować tak bezpośrednio, ale to prawda, że ten czas poświęcony na naukę zawsze jakoś tam oddaje. Natomiast to, co mnie troszeczkę dziwi, to dlaczego Mateusz myśli? To znaczy, to jest taki ruch, który robicie od razu. Domyślam się, że Mateusz chce jeszcze wziąć pod uwagę, czy jakieś Hetman C5 może gdzieś zadziała. Nie, Hetman C5 tego nie, C2 można się cofnąć. No, ale wtedy jest Hetman C3. Tylko, że no kwestia tego... Też zaczęłam zastanawiać, dlaczego się zastanawia. Ale potem stwierdziłam, że bicie piątym też nie wygląda źle. Bo C5, C4 wygląda groźnie. Gońca można na A6, na D3 postawić, to... No też wygląda kompletnie tak, to jest... A nie ma gdzie odejść, prawda? Bo zawsze będzie Hetman C5 z matem. Mhm.
Tak, to jest ten niuans, którego ja nie dostrzegam, bo oczywiście widziałem, że można zbić. Pewnie jest okej, okay, nie? No to faktycznie, ale nie do końca rozumiem, po co mam ten pionek, ale to, co tu mi rozjaśniłaś, że faktycznie jak goniec wejdzie na D3, to jest jak wcześniej rozmawialiśmy o tym, że powiedzmy ta pozycja to jest taki ideał dla skoczków, jak skoczki potrafią kontrolować ważne pola, tak nazwijmy to pyk, 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 pyk. To jeżeli wyobrazicie sobie taką pozycję, to jest idealna pozycja, która obrazuje, czemu w różnobarwnych gońcach chcecie atakować przeciwnego króla. Bo ten goniec tutaj odcina wszystkie ważne pola, a ten goniec tutaj no, nie jest najlepszym gońcem, jakiego zobaczycie w swojej podczas oglądania szachów kiedykolwiek. Więc okej, okay, no więc jednak jest to uprawnione, żeby tutaj się zastanowić. Ale chyba zbył już, wiem, z tego co widzę. A faktycznie, tak. I nastąpiło król B2 szybko. No Gukesz teraz ewidentnie przyspiesza. No już nie ma czasu, żeby tak. Nie przyspieszać. Tak. Co, A4, tak, otworzymy jeszcze drugą wieżę. A4 fajne. Czy C5? Za duży wybór. Mhm. Po C5 jeszcze... C5 bym się tak minimalnie obawiał, chociaż może nie. Minimalnie bym się obawiał ruchu skoczek C2. No trzeba uważać, żeby wieżę nie podstawić. Tak, bo jak zbijemy tutaj, to nagle hetman E4 i ta pozycja już wygrana nie musi być, a nawet pewnie nie jest. Więc może faktycznie A4? I co? No teraz na skoczek C2... Może można skoczek B5 zagrać. Bronimy hetmana. O. Jak postawimy pionkę na A3 przy wieży na A1, to ta wieża tam nie ruszy się już nigdy. A, tylko no, bronimy hetmana. Bronimy hetmana, tak. Tylko, że problem jest taki, że i tak ci może zbić. Czemu mi może zbić? No bo bije ci wieżę i ty mu też bijesz wieżę. Też takie miałem, co jest, ale no, faktycznie. Tak, czasami się widy zdarzają. Tak. No właśnie, czy żeby tutaj Mateusz jeszcze zagrał ten 1, 2, 3 dokładne ruchy i nie będzie co zbierać po przeciwniku. No to w jakim skoczek, czekaj, 4 skoczek C2, jak zagramy hetman C5, to też tak może dobrze wygląda. A, że tutaj faktycznie i tutaj to w ogóle hetman C5 może kończyć partię. Po pobiciu... Okej, okay, to pewnie nawet coś takiego prostego. Goniec F5 powinno wygrywać. No, bicie na A3 też powinno wygrywać, tak na oko. Ale może jeszcze hetman C2 jeszcze coś tam się będzie bronić dłużej, tak? Tak, ale to nawet to wygląda jak totalnie wygrana. Więc tutaj właśnie, żeby zobaczyć, że... że po skoczek C2 od razu mamy odpowiedź hetman C5. A tak się zastanawiam, czy jeżeli A4, jak przeciwnik zagra wieża C1, to fajnie by było też tutaj mieć jakąś mądrą odpowiedź. Tak na pierwszy rzut oka bicie tutaj jest spoko, ale... albo C5. C5, czy goniec. Tu jeszcze ten pionek wisi jakoś tak. No dobra, poszło A4, więc możliwe, że zaraz się dowiemy. Bo tu wieża C1 wydaje... Jeżeli zobaczymy, że po skoczek C2 hetman C5 to jest papa, to wieża C1... No, ale wieża C1, C5 się też wygląda. No w sumie ta... Chociaż znowu, są rzeczy, na które trzeba uważać tutaj, nie? Wieża C1, tu skoczek C2. Wygląda jakby był zaraz mat. Ale ja nie widzę. Może można... czekaj, skoczek C2. To hetman E4 znowu, tak? Mm-hmm. Ale może nawet taki ruch jest okej. Okay. Na przykład. Bo wydaje mi się, że po takim biciu... No nie, to na pewno się... Tu jest... A, może jakieś tu bicie w ogóle. Ten skoczek nie ma bardzo ma gdzie odejść. Ja gramy praktycznie z figurą więcej. Tak, no dokładnie. To jest pozycja, w której białe mają figurę mniej. Co, i Mateusz znowu wstał z szachownicy. Ależ on presję nakłada. Poszedł sobie.
No co ma siedzieć? On już wszystko no, ma. on już wie, nie? Chociaż dobra, no nie ma co. Ja już, biorąc pod uwagę, jak parę razy zdarzyło mi się nie wygrać wygranej pozycji, to ja wiesz, póki nie zdobędę takiej przewagi typu wieża albo figura chociaż, to już nie zakładam jeszcze, nie doliczam Oj, sobie tak. dodatkowego punktu. Ja nie zakładam, że ja wygram, ale że Mateusz wygra, to tak. A, no to prawda. Dlatego on tam gra, a my tutaj komentujemy, nie? Dokładnie. Pojawiło się też pytanie wcześniej, już nie pamiętam, czy na Twitchu, czy na YouTubie, także przepraszam, czemu Mateusz w ogóle gra w tym turnieju? On awansował, bo ten turniej w Czechach ma taką fajną rzecz, taki fajny system kwalifikacji, że część osób gra sobie, ponieważ jest zaproszona prawdopodobnie, i to są te koksy typu Gukesh, Abdu Satorov, ale ten turniej składa się, znaczy jakby cały festiwal, czy cały cykl turniejów składa się z kilku turniejów tam i jak widzicie w tle, chociaż akurat podczas tej partii za wiele nie widać, ale w tle grają też młodsi zawodnicy. Tam ogólnie są chyba cztery grupy. Jest Masters, czyli najlepsi, Challengers, czyli tacy, co chcą być najlepsi za jakiś czas, Futures, czyli najmłodsi, no i Open, gdzie mogą grać wszyscy. Tam właśnie gra m.in. Pan Szachuś, którego możecie z YouTube'a kojarzyć, czy inni Polacy. Idzie wieża C1, no i teraz... No C5 prawdopodobnie nastąpi. No i Mateusz rok temu zagrał świetny turniej w Pradze. Tam nie pamiętam niestety ile punktów zrobił, ale wygrał grupę Challengers. A to oznacza, że dostał kwalifikację na ten turniej, który jest chyba najsilniej obsadzonym turniejem w Pradze, odkąd ten festiwal ma miejsce. Bo średni ranking tego turnieju to jest chyba 2720. To wiecie, to jest top, no, top topów. Tak, zdecydowanie za silny ten turniej. No ja bym się czuł nieswojo, gdybym w nim grał, no ale raczej mi nie grozi w najbliższym czasie. Na pewno robi różnicę to, że ci inni zawodnicy już mają doświadczenie w takich turniejach, a Mateusz w nich... No zagrał w Londynie też bardzo silny turniej, prawda, ale nie jest to dla niego, że tak powiem, chleb powszedni i zupełnie... No i pewnie inne nastawienie jest jego, a tych zawodników, no, którzy w takich turniejach tylko i wyłącznie grają. To na pewno. Właśnie... Poszło także. Tak, poszło. Poszło to, co liczyliśmy. Także jesteśmy zadowoleni, bo w każdym z tych ruchów, pomimo tego, że no, nie spoglądaliśmy na linię silnika, ale widzimy ocenę, cały czas była ogromna przewaga koloru czarnego. Natomiast właśnie ciekawi mnie też tak personalnie ze strony Mateusza, na ile to jest... No bo ja na przykład jak ja z jakimś cudem bym zagrał w takim turnieju, to bym wiedział, że wiesz... No, zagram taki turniej i prawdopodobnie to będzie mój ostatni turniej na takim jedyny turniej w życiu, jaki zagram na takim poziomie. Natomiast dla takiego Gukesha, no tu mu nie wyjdzie, to za miesiąc zagra w innym turnieju z Carlsenem i luz. I ciekawi mnie, czy jest jakaś taka, wiesz, dodatkowa presja na Mateuszu, czy nie. On zawsze powtarza, że on już jest za stary, żeby presję sobie nakładać. No, i się... Mi się wydaje, że zawsze miał dobre podejście do tego, że się nie przejmował tam... Że co, że z klasie dęczy w jakimś tam gra. No dobra. Z kim mu każą, to z tym będzie grał, tak? No ale wiadomo, gdzieś w podświadomości to pewnie coś tam siedzi. Ale to zazdroszczę takiego podejścia. Nigdy takiego nie miałem. Ale to właśnie tak często się zastanawiam, bo pewnie nie wiesz, ale ja pochodzę z Podkarpacia, mieszkam na Podkarpaciu. Ciekawe jest to, że my nie mamy żadnego arcymistrza. Nikt nigdy, kto urodził się na Podkarpaciu czy wychował na Podkarpaciu, nie był arcymistrzem. I teraz jak ja gdzieś gram z arcymistrzem, to kurczę, no czuję się jakiś taki respekt, a na dobrą sprawę wiem, że to źle zabrzmi w stosunku do Mateusza, ale myślę, że zrozumiecie, o co chodzi, że jak oglądam te właśnie analizy bez silnika, jak na przykład Mateusz, no top 3 w Polsce nagrywa i widzę wśród ilu rzeczy on ma wątpliwości, no to jednak już trochę bardziej rozumiem, że to nie są robokopy, które liczą i widzą wszystko, tylko też zdarza się czegoś nie doliczyć, tego, że no wiadomo, ja jeszcze... Tak, tak, że widzą 10 razy więcej niż przeciętny zawodnik. To statystycznie gdzieś w partiach zawsze wyjdzie, dlatego oni mają taki ranking, jaki mają. Tak, zgadza się. W jednej partii można nawet przeliczyć takiego zawodnika albo coś zagrać lepiej i wygrać, ale jak już by się grało 10 partii, no to będzie coraz ciężej. Czym więcej partii, tym ciężej.
Tak, no pojedyncza partia, no po prostu, no widzicie tutaj, no zobaczcie, pokażę wam cztery ruchy z rzędu. Pytajnik, 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 pytajnik. No, na szczęście słabsze trzy ruchy. Było białego. Proszę? Trzy znaki zapytania tak, białego. Tylko tak, jeden czarny. Trzy znaki zapytania Gukesza, więc no, coś tam źle ocenił, coś tam źle popatrzył, no bywa. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego. No, już została mu tylko minuta, więc teraz już nie ma za bardzo. Zostało mu tylko wybranie, w jaki sposób. W jaki sposób przegra. Przegrać, tak. Miejmy nadzieję, że tak się właśnie skończy. No tak, to teraz, biorąc pod uwagę, że tak powiem, siłę gry Mateusza, to wcale się nie zdziwię, jeżeli on tutaj weźmie i policzy już partię do końca. Może tak być, że on mówię, tutaj. Wygrał ręki go nie C5, żeby wszystko się broniło i. Mhm. No, wygląda dobrze, gra był ten. Niech on czeka z minutą na zegarze, jak tu próbować się bronić. Mhm. Tak, bo gonię CF5, potem już w ogóle nawet można myśleć o jakichś biciach i tak po chamsku wejść hetmanem na A6 i wtedy to już grozi dosłownie wszystko, drodzy widzowie. Zagramy tu. No, chciałbym wam pokazać jakieś sensowne ruchy od strony białego, ale trudno jest mi nawet posunąć. No dobra, tu jest oddawacz posunięć, więc zróbmy tak. No to w takiej pozycji to już nawet można myśleć o tym, żeby zagrać tutaj i grozi dosłownie skoczek C4 z matem. I to nie grozi. Znowu. Wszystko grozi. Tak, to, no, no właśnie. Skoczek C2, skoczek B5, co tam nie chcemy. Okej, tu pewnie jeszcze takie ruchy typu wieża A1 by broniły, nie? No więc tak, przynajmniej ja nie widzę. Ale tu nawet jakieś wszystko, tutaj dosłownie wszystko grozi. Nawet nie śmiem, że tak powiem, przewidzieć, co on zagra tutaj Mateusz, bo jeżeli tylko widzi, że tu jest problem, to... Ale się zastanawiałam nawet w stylu Mateusza, czy nie można zagrać AB i po hetmanie 4 BC, żeby oddać jakoś. No w sumie pyk, pyk i pyk. No tu jest, gdyby nie to, może, że to ostatni wchodzi pyk, z szachem. Komputer, może nie, bo hetman D5 szach, ale AB było okej, okay, więc coś tu jeszcze można wymyśleć. Taktycznego. Skoczek, nie, skoczek C4. A, może po prostu tu? I po biciu nie bijemy, tylko gramy tak. A, no tak. To... No inna nie sprawa, na ile... jakości on dać, no. Na ile chcemy iść na taką pozycję. W sensie to jest jednak mimo wszystko równowaga. Chociaż zabawne jest to, że po ruchu takim jak, nie wiem, nawet goniec F5, to ten goniec tu nic nie zrobi. Dalej gramy z figurą więcej. Tak, tak. Równowaga ma... że A2 jeszcze tam... Tak, wiesz, że tam A2 jeszcze na końcu było. No to dlatego jest mnóstwo możliwości. To jest tak, że można zagrać wszystko, byle tylko nie podstawić tego motywu. Byle tylko nie przedobrzyć, ale kurczę, no nie sądzę. Mateusz jest ze zbyt wielu pieców jadł chleb szachowo, żeby tutaj przedobrzyć, takie mam wrażenie. Tak jest. Myślę, że to wymarzona pozycja. Sama przyjemność takie grać. Tak, szczególnie, że no kto jak kto, ale Mateusz to jak on weźmie i przyatakuje, to trzeba się bać. Więc to akurat liczenie wariantów u niego mam wrażenie, że nigdy nie było problemem. Jest to ruch 31, więc, ale będę zdziwiony, jeżeli tutaj dotrwamy do kontroli czasu. Jeżeli ta partia trwa jeszcze 9 ruchów, to naprawdę będę zdziwiony. Wydaje mi się, że to może być 2-3 ruchy i koniec, jeżeli oczywiście Mateusz tutaj doliczy. Silnik mówi, że jest minus 6,80. Aż zrobię to, czego raczej nie robimy, ale chcę po prostu zobaczyć, co tu było, co tu jest najlepszym ruchem według silniczka. Już wybrał już, więc... Okej, okay, no komputer mówił, żeby zagrać tak, ale to jest tak nieludzki ruch, że nie dziwię się, że to nie nastąpiło. Oddajemy tego pionka, żeby po prostu zbić. Nie boimy się, że po czymś takim nasz król idzie w 7. To w taki sposób się nie gra, nie? Tak, nie jest problem. Jak tam już mat stoi praktycznie, także. Mhm. Ale go nie C5 jest ruchem, bo pokazującym klasę. Nie dość, że wyprowadzamy figurę, to jeszcze... Wszystko pod kontrolą, żadnej taktyki nie dopuszczamy. Mhm. I teraz ważne.
Teraz ważne, z tego co patrzyliśmy, żeby nie odbić chyba od razu. Gdzieś ten król jest w stanie się schować. No też na pewno mamy dużą przewagę, ale aby chyba tam było już tak, kończące. Bo ten skoczek, no... Nie można nie modlić, bo wieża A2 i hetman spada na G2, więc... No chyba, że jeszcze tutaj, nie? Taki niuansik. No to wieża A2, hetman, to za dużo nie pomaga, bo... A nie, hetman, a... Właśnie tego chyba nie mamy, bo nam skuje. Ja myślałem, że C4 odciągnięcie. A C4 to hetman na D6 stał, to bronił. Tylko król. Tak, tak. Znaczy no tu, no chyba to są, nawet jeżeli tutaj byśmy gdzieś zdobyli hetmana, to to są takie za duże komplikacje, szczególnie, że tu liczymy jeszcze król B2. Ale to nie jest trudny ruch. W sensie jakby jeżeli... Ale po koń B5, aha. Może chyba od razu hetmana A6. Chyba tak będzie szybciej. Tu, no i grozi mat w jednym ruchu. Jak przeciwnik to obroni. Pewnie możemy nawet to zbić, jeżeli nie znajdziemy niczego lepszego. Hetman A3, tamten goniec na F5 teraz. Nie, czekaj. Ja znowu ślepa jestem. Znaczy nie, myślałem, że jakieś poświęcenie. Nawet działa. Wygrana, tak? No właśnie, nawet to aż taka była pozycja. Tu? Wieża B4, król C3. Ja bym tą wieżą chyba. Bo po tym król C3... Tak, jeszcze raz chciałam i myślałam, że król B3. Jeszcze nam na D2... A nie, co nie, ja nie, mówię? Nie, wieża, teraz wieża B8, wieża C3 i goniec D7 i mat. O, taki mat jakby nastąpił, to było pięknie. Dobra, nastąpiło bicie. Co teraz? No chyba wieżą to. Chyba można zmienić i hetman A6 w następnym. No racja, hetman A6 jeszcze lepsze. A hetman A6 od razu można, tak. Bo tu... I wieża A1. Wieża... Nie wiem. Ja no tu... Wszystko wygrywa. Zobaczcie, nawet tego typu hetman A6, jak przeciwnik zdecyduje się zbić, bijemy, no i ten goniec tutaj będzie prawdopodobnie matował za kilka posunięć. Po czymś takim, no to musi być jakiś mat za chwilę. Więc tu... Wieża A1. Jeszcze się broni Gukesz. No, BA, król A2, C4. Tak. Myślę, że C4 tu i może być do poddania. Mateusz niby nie ma figury więcej, a ma figurę więcej. Popatrzcie, jakie te szachy bywają dziwne. Jakby to najszybciej wygrać teraz. No chyba to twoje C4 to jest... Jeszcze może B4 tam jakoś zagrać, próbować coś blokować. A, blokować. Hetman A4 wtedy może. Jakieś wieża B1, no niby to się trzyma. Ale być może ale nawet na spokojnie jakieś wieża B8, zbić tego pionka. Może jakieś C3 w ogóle, żeby ta wieża weszła do gry. Może odejście wieży. No. Może D4 można zagrać i pobić wieża E8, coś w tym stylu. Mm-hmm. Ta druga wieża. A, to druga, bo ja się skusiłem się na to, ale faktycznie, żeby tego pionka nie stracić. No dobra, C4. Czy Gukasz tu się... Nie, myślę, że jeszcze troszkę spróbuję grać. No z rozpędu nawet, może jeszcze parę ruchów zagrać, ale mm-hmm. Oceny do pozycji to nie zmieni. A. C4, nie wiem, jak nie B4, to co? Hetman C2. No jeszcze jakieś, może wieża B1? Ale... D4 znowu wtedy. To jest całą pozycję, żeby... O, no tak. To nawet pewnie tu po biciu wieża wchodzi. CB i hetman z A6 też, ale tam E2 broni. CB i wieża E2 później. Tutaj. Tu? Wieża E2 od razu nawet. Tak, bo ten hetman... No ale to powiem wam, że to taka... Fajnie, że Mateuszowi się trafiła taka partia, gdzie... No zniszczył, w sensie, że poszedł i tak bez kompleksów, pyk, jak jakiś bokser. Na podbudowanie morale, dobra. Tak, no.
No zobaczymy, może to będzie, wiecie, ten turniej taki, że początek nie wychodzi, a potem robisz 5 z 5. No tylko Czy 4 4? partie zostało. Ach, dadzą mu dodatkowego punkta jeszcze na koniec za streaka. Ale na widzicie, pewno widzą. Się przyjemnie dzisiaj oglądało niż te poprzednie partie. Tak, tak, właśnie. Wieża na B1. Właśnie o tym, czy ja to z Marcinem komentowałem, czy z Kacprem. Nie pamiętam niestety, ale mieliśmy takie spostrzeżenie, że w tych partiach poprzednich troszeczkę Mateusz mało agresywnie grał. Że tak wybierał takie warianty, gdzie powiedzmy oponent nie miał jakichś dużych problemów, żeby pozycyjnie go wziąć i ograć. A tutaj tylko dostał możliwość i faktycznie poleciał. Teraz tylko dobić. Teraz tylko dobić, no właśnie. No to AD4 też dobre, no? Tak. No, D4. Bo wieżą bicie nic nie zmienia, bo tam wieża na B1 znowu wisi po biciu. A racja, faktycznie, bo ja myślałem, że tu bicie. Ale wtedy bicie i na końcu tu jeszcze jak te dwa... Ho. No jakby to tak wyglądała dobra. Końcowa pozycja, to naprawdę. Czy Matibar wie, że on tu wygrywa? Powiem wam tak, jeżeli Mateusz w tej pozycji siedziałby tam i twierdził, że no tu może prześmiech się wybroni, to myślę, że powinien myśleć o tym, żeby... Znaczy na pewno nie byłby w najwyższej formie. Bo to jest taka pozycja, gdzie po prostu czujesz, że wygrywasz. I czujesz to nawet... Od wielu ruchów wie, że tak. Jego pozycja jest bardzo dobra, a potem wygrana. Tak. No i D4. Pięknie. Otworzenie pozycji. Tak, to jest taka sytuacja, że Mateusz nie tylko wie, że on wygrywa, ale prawdopodobnie wie, że cokolwiek nie zagra, to wygra. Ja przynajmniej często robię sobie takie założenie. Okej, okay, tu prawdopodobnie wygrywasz sobie, tylko niczego nie podstaw, bo zdarzało się niestety podstawiać i teraz zawsze sprawdzam, czy... Ale też tutaj jakby nie wygrywa tego powoli, tylko agresywnie i konkretnie, także... Mm-hmm. Tak, tak, to też jest inny. W imponującym stylu. Mhm. Okej, okay, B4, no. No teraz... Tu nawet nie będę ukrywać, że C3 mi się bardzo podoba. Można zbić na E3 piona i pewnie i E2 grozi. To inna sprawa. No tu po C3 jeszcze jakieś takie ruchy, gdzieś tam się przeciwnik... No to też hetman C4 można zagrać. Mhm. No tak, no to jest... To są, paradoksalnie to są o tyle ciężkie pozycje, że do komentowania dla nas, że wszystko wygrywa, no i przewiść tutaj. No i ciężko cokolwiek proponować białemu, bo mm-hmm. to wygląda beznadziejnie. Tak. A potem jest, że komentatorzy słabi, bo nie przewidują ruchów. No nie przewidzimy tutaj, bo no biały tutaj desperacko się broni, a Mateusz sprawdzę, strzelam, że wszystko... No, okay. Wszystkie ruchy C3, bicie, pewnie D3, wszystko po prostu tutaj wygrywa. Według Czeskomu Mateusz dokładność 92,5%, natomiast Gukesz 84%. Więc no taka, no ze strony Mateusza świetna partia. I to, że jakieś tam błędy były, no to były. To też pokazuje, że w takich agresywnych pozycjach ludzie popełniają błędy, ale wielkość szachisty się poznaje po tym, że popełni ich co najmniej o jeden błąd mniej niż oponent. Wtedy już jest okej. Okay. Widać, że Gukesz popełnił tych błędów zdecydowanie więcej. Mm-hmm. I widzicie, ta partia moim zdaniem oczywiście jeszcze nie ma co mówić, że Mateusz wygrał, bo wygra jak się przeciwnik podda albo jak zamatuje, ale jeżeli wygra, a na to jest szansa bliska 100% moim zdaniem, no to ta partia pokazuje, że w takich pozycjach, gdzie to już nie jest teoria, król gdzieś losowo poszedł, Gukesz miał jakieś tam plany, ale Mateusz też je fajnie neutralizował, no to w takich pozycjach Mateusz po prostu może rywalizować z tymi jednymi z najlepszych zawodników na świecie. Także, okej, okay, C3, B5. Jak rozmawiałem z... Okej, okay, hetman A4, fajny ruch. Teraz ta wieża za bardzo się nie ma, gdzie nie może... O, przytwierdzamy ją, grozimy C2. Okej. Też można było, ja wszystko też można było znowu. Moim zdaniem w tym momencie Gukesz się podda. Bo no nie widzę ruchu. No. Tu nawet problem jest taki, że po ruchu wieża B3, że niby się bronimy, no to chyba goniec E6 teraz działa. Bo nie można zbić, bo jest mat w dwa ruchy. Więc
Nie widzę posunięcia. Oj tak, wygląda na pozycję do poddania. No jedyne co, że może zagrać jeszcze te dwa ruchy do 40, ale to nawet nie wiadomo, jakie te ruchy robić. No właśnie. Wszystko wygląda jak mat w dwa, albo tracimy całą wieżę, albo no Mateusz nawet zdążył znowu wstać. Tak, na luzie. Oj. Jakby nie wstał, to może by się przeciwnik poddał, a tak mu wymusił, że zrobił ruch. A to ja akurat właśnie, jak już mam wygraną, to staram się nie wstawać, bo... Takie oczekiwanie na poddanie się. Tak, no. Właśnie, żeby nie było przeciwnikowi niekomfortowo, że tak chciałby się poddać, a mnie nie ma. Okej, no wieża C1, no jeszcze się broni, ale tu... Goniec E6, czy hetman C4, czy C2 nie trzeba. Hetman C4 mi się podoba. Taki szach, który nic nie psuje. A w ogóle... Hetman C4 i D3, żeby pokazać beznadzieję tego gońca na G1. Tak, żeby było przykro jeszcze bardziej przeciwnikowi. A ja tutaj właśnie hetman C4 i po król A1 w ogóle A2 i wieża jest złapana. A jeszcze no, złapana w ogóle, tak. Tak. Nie ma się gdzie ruszyć. Więc tu musi wieża B3, no i wtedy goniec tu i chyba koniec. Tak się zastanawiam, czy jakieś poświęcenie tu nie działa. Strzelam, drodzy widzowie, że to jest taka dobra pozycja, że po tym biciu komputer i tak powie, że to jest lepsza czarnego. Nie. Aj, kurczę. Czyli wiemy o tej pozycji, że nie można poświęcić hetmana, no to okej. Okay. Ale można zabrać materiał do darmo. Oj, Gukesz. Miejmy nadzieję, że plan Gukesza nie jest taki, że teraz 30 minut się zastanowi, żeby się poddać, bo to by było przykre z perspektywy komentatora, ale... Ale z drugiej strony, wygrana to wygrana, także będzie fajnie. No bo tu chyba nie ma co zrobić. No jeszcze można spróbować zagrać wieża B1. No to chyba możemy C2 zagrać. A, poddał się. Tak? Poddał się. Tak jest. Tak jest. No to kurczę, no. Łukasz pokonany. Zawodnik, który przed tą rundą, bo nie wiem, czy jeszcze nam to, jeszcze się to nie zaktualizuje, ale top 16 na świecie. Został ograny kolorem czarnym przez Mateusza Wartla. Także naprawdę wielkie gratulacje. No i dla wszystkich z was mam dobre wieści, ponieważ Mateusz wygrał, ale mam złą wieść dla Joli, bo teraz zostanie zaprzągnięta prawdopodobnie przez Mateusza do komentowania każdej jego partii, także załatwiliśmy, Mateusz załatwił ci robotę do końca życia. Zobaczymy. Zobaczymy no najpierw w środę, jak pójdzie, bo to znowu będzie białymi, to nie ma tak łatwo, czarne. A, kurczę, no. Biały mi też to tak działa, zobaczymy. No, no na pewno Mateusz zagrał dzisiaj dużo lepiej niż w poprzednich partiach. No na pewno Gukesz zagrał też bardzo słabą partię jak na swoje możliwości, ale no, na pewno nie umniejsza to tego, że ogranie go jest dużym osiągnięciem, więc czarnymi w takim stylu było na pewno sporą przyjemnością to oglądać i komentować dzisiaj. Tak, bardzo fajnie. To możemy tak szybko jeszcze przelecieć, bo jeśli chodzi o debiut, nie mieliśmy jakichś wielkich oczekiwań. I pierwsza taka ważna decyzja ze strony Mateusza miała miejsce moim zdaniem w tym momencie, bo zdecydował się oddać swojego gońca i przeciwnik odbił pionkiem, ale już teraz okazuje się, że ten goniec będzie tutaj słaby. I po ruchu skoczek D7, F4 nastąpił szach. No i tutaj aż ciekawe, co komputer powie. Komputer mówi, żeby grać G3 i w ogóle iść w tę pozycję, którą mniej lub bardziej patrzyliśmy, że po prostu te pionki niedługo prawdopodobnie się gdzieś ruszą. Natomiast tylko, że poświęcenie pionka w zamian za aktywność, no to zawsze jest pewien ból, więc białe stwierdziły, że odejdą królem, no i tu w zasadzie przez kilka ruchów Mateusz grał ok. Być może to wieża D8, coś tam nie było najlepsze, ale teraz wpadł na bardzo fajną ideę. Moim zdaniem ten ruch F5 wręcz wygrał Mateuszowi partię, bo oczywiście wiemy, że to dalej jest jakaś tam minimalna przewaga koloru białego, przynajmniej na takim niskiej głębokości, no ale tego typu pozycje, no to są pozycje, które trudno, żeby biały grał na wygraną, moim zdaniem. W sensie tak niby można pchać te pionki, ale jest dość mocno poblokowane, dlatego oponent zdecydował się zbić na F6, no i tutaj przeżywaliśmy chwilę grozy, czy nastąpi to skoczek E5, nie nastąpiło.
No i jedyna szansa białego to faktycznie było z F5 i po biciu przejście do takiej pozycji, ale znowu, Mateusz moim zdaniem w tej partii bardzo fajnie wykorzystał fakt, że jest niżej notowany i przeciwnik będzie próbował przeginać, nie? No bo wydaje mi się, że na przykład z Carlsenem, jakby Gukesz grał, no to prędzej poszedłby na taką pozycję i próbował to utrzymać białymi, bo poszło coś nie tak, niż jak grał z Mateuszem Bartlem, gdzie liczył na jakieś niedokładne ruchy. No a te niedokładne ruchy nie chciały nadejść ze strony Mateusza. Od tego momentu Mateusz gra praktycznie pierwszą linią silnika, także no w zasadzie nie było co zbierać tutaj. Naprawdę, piękna partia. Pamiętam, że po F5 po F mówiłam, że czarne będą miały dużo łatwiejsze ruchy i w sumie tak wyszło, że Mateusz grał same naturalne, aktywne ruchy i pozycja białych się po prostu posypała, tak? Mhm. Tak, no tak było. No i tu reszta, no to jest wszystko to, co dzieje się na tym skrzydle. Także pyk, 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 pyk i w zasadzie aż trudno jest... Nie było konieczności jakiegoś głębokiego tutaj liczenia wariantów. No wiadomo, że jakieś tam motywy taktyczne były i trzeba było uważać mimo wszystko. Ale to nie jest tak, że trzeba liczyć bardzo głęboko, tylko no, naturalne ruchy były najlepsze i skuteczne. Zgadzam się. I tu no aż trudno jest sobie wyobrazić taką bardziej... elegancką partię. No po prostu wziął i go zniszczył. No i na końcu oczywiście po tego typu ruchach prawdopodobnie jakieś C2, T3, no tu wszystko wygrywa. Natomiast jeszcze ostatnia rzecz, którą wam chcę pokazać, że po odejściu królem najprostszym sposobem jest zagranie A2. No i jeżeli pionek blokuje twoją wieżę, że ty się nią nie możesz ruszyć, no to to wiele mówi o twojej pozycji. Także no Gukesz w zasadzie nie miał co tutaj zrobić. Także gratulacje dla Mateusza i możemy być dumni, że w końcu pierwsze zwycięstwo, bo tak rozmawialiśmy z Jolą przed wejściem, że mamy nadzieję, że faktycznie jakąś partię tutaj Mateusz wygra, no i wziął i wygrał bardzo szybko. Więc jeśli chodzi jeszcze o inne wyniki, to tutaj nie będziemy wchodzić w te partie jakoś bardzo szczegółowo, natomiast na ten moment wygląda na to, że Vincent Kaimer wygra, pomimo tego, że ma pozycję bez hetmana, bo grozi wieża H1 i nie ma obrony. Hetmana już odbijał. O, co tu się działo? Podstawki znowu. O kurczę, gościu miał hetmana więcej i zagrał taki ruch i nie zauważył, że w jednym ruchu Vidit z pozycji plus 5 zrobił pozycję minus 6. I to jeszcze mając czas. Bo grozi wieża H1 i nie masz gdzie odejść tym hetmanem z tej pierwszej linii i zostajesz bez figury. No taka podstawka... Na tym poziomie ja nie wiem, aż... Może myślał, że król F2 może zagrać, ale to i tak wieża H1 nie ma gdzie odejść. O jajku, jaka smutna pozycja, hetman jest zablokowany. O kurcze. O jejku, no szachy. Naprawdę dziwne podstawki się zdarzają, więc jest co oglądać. Tak, jeśli chodzi o młodego... Młody Czech, tutaj widzieliśmy którą pozycję? Tę pozycję. Czek D4. Wieża C5 widzieliśmy, tak? Zastanawialiśmy, co grozi. Okay. A, czyli groziło po prostu odejście skoczkiem i zagranie F3, przed którym chyba widocznie nie ma obrony. I tak też nastąpiło. Tu. No i trochę dziwne, że nie nastąpiło król F2, bo to wygląda tam taki ruch, który jest bardzo sensowny. Chociaż skoczek H5 jeszcze trzeba liczyć i jakieś dziwne rzeczy. Natomiast okej. Tutaj jakiś błąd, król sobie odszedł, skoczek F5, F4, skoczek D6 i w pozycji, która znowu jest wygrana z jakiegoś powodu po ruchu wieża. Bo widełki grożą, tak. A można było tak bardziej naturalnie wyglądało mi właśnie odejście tym królem, tak jak on zagrał, bo wieża E3 nie wygląda naturalnie. Ale... Tak, wieża E3 wygląda absurdalnie wręcz trochę. Ale pewnie... nie ma ruchu. Tak, komputer pewnie gdzieś tam widzi, że może potencjalnie po odejściu jakieś święcenia czy coś. Natomiast okej, król G1 i tak jest duża przewaga. Skoczek E4, hetman E7, hetman C8. No i tu jest plus 3, pomimo tego, że bardzo dziwnie ta pozycja wygląda. Tak, wiecie, widzieliście kiedyś króla na G1 przy gońcu na F1 i tych pionkach? Bo to jest śmiesznie wygląda, ale no, ale ten król jest dużo bardziej osłabiony. I ostatnia partia, na którą sobie popatrzymy, bo tutaj widzimy, że jest remisowo. Dawid Nawara zremisuje z Rysiem. I tutaj coś ciekawego się dzieje, chociaż Dirbek jakieś kłopoty mi, tu w ogóle jakieś błędy duże. Goniec, to nie jest jakiś duży błąd.
Okej, okay, hetman d3. No i ostatni ruch był jakimś błędem, ponieważ czarne mogą zdobyć tego pionka. No i jak rozumiem, po prostu zdobywają pionka i mają silnego pionka na b. W zamian za to... Aha! A nie. No nie, nie wiem. Skomplikowana pozycja, ale wariant, który komputer pokazuje, to jest coś takiego. Domyślam się, że f5. No tutaj jeszcze zawodnicy będą prawdopodobnie grać dość długo, no, także... Krótki czas, to się może jeszcze wydarzyć. Tak. Tak jest, także dobrze, to my się z wami będziemy powolutku żegnać w takim razie. Mamy pierwsze zwycięstwo Mateusza, co nas oczywiście bardzo cieszy, także fajnie, że byliście, drodzy widzowie, no i też dziękujemy współkomentatorce Joli, która będzie się z wami widziała już za dwa dni. Jutro będą dwa kacpry komentować, czy dwaj kacprowie, tak chyba powinienem powiedzieć po polsku. Także żegnamy się z wami, ja się żegnam z wami, może nie permanentnie, ale permanentnie przynajmniej na razie z transmisji Mateusza, ponieważ zostaje zmieniony, natomiast z Jolą będziecie się widzieć już pojutrze. Także trzymajcie się i pa pa!